Salvatore Garofalo Cedr Libanu, święty Szarbel Maklów, Mnich i Pustelnik. List jego eminencji, wielce błogosławionego kardynała Pola Piera Meuchi, patriarchy Antiochi i całego wschodu, do Monsignore Salvatore Garofalo rektora papieskiego uniwersytetu urbaniana propaganda fide drogi monsignore bóg wybrał właśnie to co głupie w oczach świata aby zawstydzić mędrców w dramacie z którym świat zmaga się przez wieki święci przechowują odblask tego kto nazwał się światłością świata, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku, gdy powiew racjonalizmu dotarł też do Libanu, pewien czujny mnich, Szarbel Makluf, stał na straży świętej góry, aby udowodnić prostotą wiary i trwaniem zakochanej duszy. Przed obliczem Boga, że dramat, który wstrząsa ludzkością w jej ziemskiej wędrówce, znajduje rozwiązanie tylko poprzez powrót do głębin duszy, gdzie zamieszkuje Trójca Święta. W historii wschodniej duchowości spierały się zawsze gnoza uczonych i wiara ludzi prostych. Gnostycy, którzy starali się ująć Boga w ramach rozsądku. Stawali wobec dusz, które preferowały spotkanie ze Stwórcą na drodze serca i doświadczenia życiowego, nie wykluczając uczonej niewiedzy, która czerpała z wielkich źródeł pisma świętego, ojców pustyni i teologii moralnej. Tak uczynił Szarbel Maklów. Poprzez całkowite wyrzeczenie się siebie samego i świata, Wraz z jego złudzeniem bogactw, ten prosty i wielkoduszny mnich wybrał pełnię, którą dać może tylko Bóg. Pojął on w sensie praktycznym, że posiadanie jest niczym, bycie zaś jest wszystkim. Bóg, sama prostota, nie posiada niczego, choć jest bytem absolutnym. I tak poprzez ucieczkę od świata, będącą cechą charakterystyczną wschodniej duchowości, Szarbel pragnął nawiązania dialogu z Bogiem w zaufaniu, trwaniu i miłości. Czuł się nieustannie nawoływany przez Chrystusa Zbawiciela do powrotu do głębi, a jego oczy, zamykając się na świat, otwierały się na bezcenne boskie bogactwa których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Czy winniśmy uważać, że mnich nasz przeżywał swą ukrzyżowaną chwałę duszy, nieustannie powracającą do pokuty, aby zjednoczyć się ze zwycięskim krzyżem w poczuciu egoizmu tych, którzy skupiając się na absolucie nie dbają już o biednych nieszczęśników podlegających na Ziemi dziwnym ludzkim przypadłościom? Oczywiście, że nie. Szarbel odnalazł Kościół w swojej duchowej pielgrzymce. Jakie znaczenie miałaby dla niego świętość, która nie była eklezjalna, jeśli nie służyłaby odkupieniu przez Chrystusa jak największej liczby ludzi, zbawionych przez Bożą krew? Na cóż, heroiczne umartwienia, czasem wręcz niepojęte, niemal przesadne, jeśli nie po to, by odpokutować za grzechy, nawet jeśli nie za własne, jak mówili ojcowie Kościoła, to przynajmniej za grzechy innych, aby jednoczyć się we wspólnej budowie mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Szarbel podążał tymi ścieżkami, wiodąc życie ignorowane przez świat, które Bóg miał obdarzyć chwałą poprzez niezliczone, niebywałe cuda, tak iż zasłony tego świata rozdarły się, a wiara ustąpiła miejsca objawieniu. Drogi Monsignore, książka ta napisana z sercem odnajduje w prostocie swojego stylu i w głębokości ujęcia duszę Eremity Szarbela. Żywię nadzieję, że ci, którzy będą jej słuchać zakonnicy księża i świeccy zaczerpną z niej pragnienie życia pogłębionego oświeconego wiarą i opartego na prostocie ewangelii wyłącznie za taką cenę świat nasz będzie mógł odnaleźć pokój a dramatyczne wydarzenia które dziś przeżywa jedynie uwalniające rozwiązanie Ludzkie wartości faktycznie zyskują znaczenie wówczas, gdy nabierają pełni i doskonałości w Chrystusie. Zechciej przyjąć, drogi Monsignore, wraz z moim apostolskim błogosławieństwem wyrazy najgłębszych uczuć w naszym Panu. Rzym, święto Chrystusa Króla 31 października 1965 roku. Paul Pierre, kardynał Mełchi, patriarcha Antiochi i całego Wschodu, Rozdział pierwszy dla Libanu, opiewanego w Biblii Ziemi Świętych. Słowo wstępne: Przybliżenie postaci libańskiego ermity Szarbela nie jest zadaniem łatwym. Żył w XIX wieku na Bliskim Wschodzie, w miejscach i czasach odległych, które nie pozostawiły szczególnego śladu w historii. Dane chronologiczne są wyjątkowo ubogie. Życie wewnętrzne Harbela było głęboko zakorzenione w starożytnej tradycji duchowej, którą niełatwo zrozumieć ludziom zachodu. Naszym głównym celem jest przedstawienie postaci świętego w jego specyficznym świecie wewnętrznym i zewnętrznym, tak aby dać czytelnikowi wyobrażenie o jego świadectwie świętości, którą Kościół uznał uroczyście wobec ludu Bożego. Szarbel nie uczynił nic szczególnego, co mogłoby rozbudzić fantazję i ułatwić zadanie biografa. Jego życie toczyło się pozornie poza ludzką rzeczywistością, i dostarcza bardzo skromny materiał pisarzowi, który pragnąłby zaspokoić pobożną ciekawość czytelnika. Historia ta łatwiej dałaby się ująć w formie starożytnych żywotów, z wyborem luźno ze sobą powiązanych anegdot. Mimo to było to życie bogate, doświadczenie ludzkie i nadprzyrodzone, spełnione i doskonałe, godne refleksji i naśladowania. Jednym z najważniejszych powodów kultu i zainteresowania postacią Szarbela jest fakt, że był on pierwszym wschodnim wyznawcą, niemęczennikiem, którego świętość została oficjalnie uznana na podstawie procesu kanonizacyjnego przeprowadzonego przez Rzymską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Starożytna i zawsze żywa tradycja świętości chrześcijańskiego wschodu której typowym wyrazem jest monastycyzm, odnawia się w obliczu katolickiego świata. Podczas gdy Sobór Watykański II uznaje doniosłe zasługi Kościołów Wschodnich w historii, tradycjach i rozlicznych instytucjach kościelnych i nie tylko otacza należnym szacunkiem i zasłużonym uznaniem, ale także zawsze traktuje je jako dziedzictwo całego Kościoła Chrystusowego. Kanonizacja ojca Szarbela jest przypieczętowaniem żywotności duchowej, której godna podziwu siła nigdy nie wygasła. Wszystko to stanowi powód wielkiej i świętej radości, pogodnego zachwytu i głębokiej wdzięczności Panu za nieprzemijalność i niezmienność Kościoła, która stale ujawnia się i ujawniać się powinna. W świecie w najróżniejszych formach powsze czasy, aby dać znakomite świadectwo i wspaniały przykład. Oryginalny tytuł biografii Woń Libanu zaczerpnięto z Pisma Świętego, pieśń nad pieśniami, rozdział czwarty, wers jedenasty. Księga Ozeasza, rozdział czternasty, wers siódmy gdzie oznacza ostry i rześki oddech wspaniałych lasów ojczyzny Szarbela. Świeży powiew, który przynosi dziś całemu światu woń, esencję cnót najwyższych i rzadkich, jako zaproszenie, by wznieść się ku sferze czystości dotleniającej duszę. Na koniec czujemy się w obowiązku złożyć podziękowania, Najczcigodniejszemu Monsignore Amatowi Pietrowi Frutas, podsekretarzowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, za cenną i uprzejmą pomoc przy korekcie książki. Salvatore Garofalo. Rozdział pierwszy Biała Góra. Każdy święty jest darem Boga dla świata i jednocześnie ofiarą którą świat składa Bogu. Ludzka przygoda na ziemi podobnie jak i przygoda Bożej łaski w sercu ludzkim ma określone miejsce w czasie i przestrzeni. Dlatego też, aby pojąć cudowną drogę łaski w życiu każdego świętego, konieczne jest zrozumienie kontekstu społeczno-historycznego, w którym przyszło mu spędzić życie. Syn Boży, stając się człowiekiem, wybrał sobie rodzinę, ojczyznę i określony czas, w którym przyszedł na świat. Wśród współczesnych znany był jako Jezus, syn Maryi z Nazaretu, Nazareńczyk, a jego ludzkie doświadczenia z lat dziecięcych i młodzieńczych, zdobyte w Galilei, zainspirowały przypowieści. Dzięki nim jego słowa życia wiecznego Nabrały wyrazu, żywotności i bezpośredności. Podczas rozmowy z Samarytanką, Jezus nie wahał się utożsamić z jej rodakami: Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Tak więc, podobnie jak Jezus, święty nie może być ze świata. Jest on, tak jak nauczyciel, w świecie. Dla swoich uczniów, Chrystus nie prosi Ojca, aby ich zabrał ze świata, ale by ich ustrzegł od złego, który nad światem panuje. Święty podczas wyznaczonej mu ziemskiej drogi przechodzi próbę, a rzeczywistość jego czasów odbija się na nim w sposób wymowny i bolesny, nawet gdy jak szarbel, wydaje się żyć w całkowitym Odłączeniu od świata. Uniwersalna dziś chwała szarbela Macloufa przypomina chrześcijańskiemu światu kraj, o którym historia nigdy nie zapomniała i który szczególnie bliski jest sercu kościoła. Ojczyzną Szarbela był Liban, Biała Góra. Grecki termin Libanos, dzięki któremu słowo przeszło do nowożytnych języków. Wywodzi się od starożytnej nazwy semickiej Lebanon, która z kolei pochodzi od rdzenia słownego być białym jak mleko. W języku arabskim, który jest oficjalnym językiem Libanu, Leban znaczy mleko. Biała góra bowiem szczyty masywu górskiego, tworzące kręgosłup kraju sięgającego 3083 metrów. W kurnat al-Sauda zimą przykryte są śniegiem, utrzymującym się w najgłębszych szczelinach przez większą część roku. Z białej góry, podniosłej, masywnej i niedostępnej, wznosi się dziś do nieba, jak ze zwiewnej kadzielnicy woń surowych cnót świętego eremity w naszym cuchnącym świecie, w którym niezbędna jest pamięć o czystym gadzidle Z wielu powodów Liban różni się od innych krajów bliskiego Wschodu W tej obszernej strefie geograficznej jest jednym z najmniejszych krajów pod względem powierzchni 10 170km 2 a jednocześnie ma największą gęstość zaludnienia 147 mieszkańców na kilometr kwadratowy Ziemia ta, znajdująca się na skrzyżowaniu dróg łączących trzy kontynenty Europę, Azję i Afrykę, jest idealnym miejscem spotkań ludności z różnych stron świata. Odległe korzenie semickie wraz z nieprzeniknioną mieszanką ras sprawiają, że Libańczycy są wyjątkowi w swoim rodzaju. Charakteryzują ich rysy szlachetne żywa inteligencja, obrotność i wytrwałość odziedziczona od fenicjan, fascynujących przodków, założycieli pierwszej na świecie Tally Sokracji i twórców alfabetu. Nieustanna fala emigracji poniosła libańczyków we wszystkie strony świata, także ich liczebność za granicą równa jest tej w ojczyźnie. Gdziekolwiek dotarli, wzbogacili się i potrafili wzbudzić szacunek, niosąc w swoich sercach tęsknotę za Białą Górą. Liban, bez wątpienia najnowocześniejszy i najbardziej postępowy kraj wschodu, jest szeroko otwartą na zachód bramą Orientu. Jego wybrzeża, oblane błękitną wodą wschodniego Morza Śródziemnego, Znajdują się w centrum szerokiej zatoki, która rozciąga się od przylądka tureckiego aż po Egipt. Od strony lądu Liban graniczy od północy i wschodu z Syrią, a od południa z Palestyną. Tworzy prostokątny pas ziemi o długości 200 km i szerokości od 30 do 50 km. Położenie to, które miało znaczący wpływ na tysiącletnią historię. Dzieli wyraźnie kraj na trzy strefy: Pas Wybrzeża, zamknięty łańcuchem góry Liban, rozległą i żyzną dolinę Beka, w starożytności zwaną Celesyrią oraz pasmo górskie Antyliban, którego najwyższym szczytem jest Hermon, 2670 m nad poziomem morza. Państwo libańskie. Powstało 1 września 1920 roku, gdy po zakończeniu dominacji otomańskiej ogłoszono powstanie Wielkiego Libanu, który w 1926 roku został republiką pod mandatem francuskim, a pełną niepodległość osiągnął 22 listopada 1943 roku. Obecnie podróż po Libanie. Nie jest już pionierskim przedsięwzięciem, jakim mogła być w czasach Szerbela. Współczesny podróżnik ma do dyspozycji wszelkie wygody, aby móc podziwiać piękną i dynamiczną stolicę Bejrut, majestatycznie położoną nad Zatoką Morską, gdzie według tradycji święty Jerzy pokonał smoka. Bejrut zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście modnych miast światowych rozrywek. To prawdziwa Szwajcaria Wschodu. Liban jest także ulubioną przystanią bogatych szejków, przybywających z Egiptu, Jordanii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Zabytki archeologiczne począwszy od Byblos obecnie Dżubel, najstarsze miasto Syrii, dobrze prosperujące już w czwartym tysiącleciu przed naszą erą i przez Egipcjan zwane Miastem Bogów aż po Balbek, gdzie triumf słynnej monumentalnej architektury Rzymu przypomina czasy wyjątkowego splendoru. W III wieku naszej ery Bejrut, rzymskie Berytus, rywalizował z Atenami i Aleksandrią swoją słynną szkołą prawa. Na skalnych poboczach wąwozu, około 15 km od Bejrutu, gdzie przepływa psia rzeka Nachr, al kalb znajdują się stelle i inskrypcje w językach egipskim, asyryjskim, babilońskim, francuskim i arabskim. Odzwierciedlają one w pełni historię tego małego, wielkiego kraju, mozaiki cywilizacji i ludów, gdzie od czwartego tysiąclecia przed naszą erą spotykali się i walczyli ze sobą Kananejczycy, Fenicjanie, Aramejczycy, Egipcjanie, Persowie, Grecy, Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Krzyżowcy, Otomanowie i Europejczycy. Liban jest przede wszystkim krajem Fenicjan, nieustraszonych żeglarzy, którzy przekroczyli słupy Herkulesa i dotarli do Brytanii. Kres ich dominacji położyły podboje Aleksandra Wielkiego w 333 roku przed naszą erą a w 64. roku naszej ery Rzymianin Pompejusz zawładnął Syrią, której częścią był Liban. Antiochia Syryjska w pierwszych latach chrześcijaństwa była żywym ośrodkiem chrześcijańskiego apostolstwa wśród pogan. Zanim religia pokojowo głosząca zbawienie podbiła kraj, znacząco wzbogaciła martyrologium. Pod panowaniem Imperium Bizantyjskiego Syria przez ponad 100 lat była świadkiem gigantycznego i bezlitosnego pojedynku pomiędzy cesarzami greckimi i królami sasanickimi. Pojedynek ten przygotował wejście i triumf islamu w 636 roku. Wiek XII był czasem krzyżowców, którzy pokonani przez Mameluków w 1000 w 291 roku opuścili Liban. Mamelucy pozostali tam do 1516 roku, gdy Turcy wraz z Selimem I groźnym na ponad 3,5 wieku opanowali Białą Górę. Liban od wieków był idealnym miejscem ucieczki i schronienia dla prześladowanych, a dziś jest Mikrokosmosem wierzącego wschodu. Żyją tu w pokoju i we wzajemnym szacunku nie tylko dziesiątki wspólnot chrześcijańskich: Maronici, greccy katolicy Melchici, Grecy wyznania prawosławnego, Ormianie katolicy i ortodoksi, katolicy obrządku syryjskiego, Nestorianie i Jakobici, Haldejczycy. Katolicy Obrządku Łacińskiego, a także muzułmanie, sunnici i szyici oraz członkowie tajemniczych sekt, jak druzowie. Najwspanialszą pochwałę Libanu znajdujemy w Piśmie Świętym Mojżesz pragnął ujrzeć białą górę, północną granicę ziemi, obiecanej przez Boga Abrahamowi i jego potomkom. Jezus, który nie chciał przekroczyć granic Palestyny, by dać Izraelowi dowód wierności obietnicom Boga powierzonym jego ojcom, zrobił wyjątek dla ziemi fenickiej. W Biblii Liban wymieniony jest ponad sześćdziesiąt razy, zawsze z entuzjazmem i zachwytem, jako synonim bujności i bezpieczeństwa. Wielokrotnie wychwalane są jego gęste i rozległe lasy iglaste, lodowate i czyste wody oraz dzikie zwierzęta znajdujące schronienie wśród gęstej roślinności. Pieśń nad pieśniami wybiera Liban, aby śmiałymi i pełnymi ekspresji obrazami opiewać piękno oblubieńca i oblubienicy. Zwłaszcza cedry, patriarchowie świata roślin, są chwałą Libanu i reprezentują dla pisarzy, poetów i proroków biblijnych wszystko to, co na świecie utożsamiane jest z dumną siłą i niezachwianym poczuciem bezpieczeństwa. Tylko głos Boga, rozbrzmiewający wśród szumu huraganu, grzmot pioruna, może wstrząsnąć górą i obalić cedry. Tylko straszliwy gniew Pana może zniszczyć. Kwiat Libanu, cedr drzewo Boga, zasadzone przez Pana. Budzi zazdrość wśród wszystkich roślin Edenu, ogrodu Boga Najwyższego, za swą dumną wysokość, wierzchołki sięgające chmur, za olbrzymie, rozłożyste konary, które, jak zielony dach, dają schronienie wszystkim ptakom latającym pod niebem. Niedościgniony olbrzym, który czerpie limfę z wód tajemniczej i głębokiej odchłani. Pachnące drzewo cedrowe, uważane za niezniszczalne, szczególnie cenione przez faraonów starożytnego Egiptu i wschodnich władców, poszukiwane do konstrukcji budowli reprezentacyjnych, zostało użyte do budowy świątyni Boga Prawdziwego w Jerozolimie oraz siedzibę i pałaców Dawida i Salomona. W Słowie Bożym Liban i jego cedry nabierają tajemniczych znaczeń symbolicznych, aby wyrazić łaski zbawienia i radości. Biała Góra staje się wyobrażeniem świętego miasta Jerozolimy i świętego wzgórza Syjon, gdzie wznosiła się świątynia. Chwała Libanu jest udziałem wybranych. Kiedy Bóg wypełni do końca swoje obietnice i objawi cuda swego miłosierdzia, będzie ona służyć nowej świątyni i nowemu miastu Boga. Mesjasz zbawiciel będzie jak delikatna gałązka ułamana z najwyższych szczytów cedrów, by on sam stał się jak cedr wspaniały i potężny. Sprawiedliwy rozrośnie się jak cedr w Libanie, a woń ukochanych przez Boga jest jak intensywny zapach cedrów z białej góry. Z wiekowych lasów cedrowych dziś pozostała niewielka garstka, zwłaszcza tam gdzie żył Szarbel, w wiosce w okolicach Beszari której zachowały się najsłynniejsze egzemplarze, zazdrośnie chronione i otoczone niemalże kultem. Niektóre z nich osiągają 25 metrów, a szerokość pniału podstaw dochodzi do 12 metrów. Są to święte cedry powierzone opiece patriarchy maronickiemu, wokół których w dniu Przemienienia Pańskiego, w kaplicy wybudowanej w 1834 roku, Cały Liban świętuje wielką uroczystość. Cedr jest symbolem kraju i spotkać go można wszędzie, stąd też Liban i jego mieszkańcy w przenośni i dosłownie znajdują się zawsze w cieniu cedrów Boga. Liban graniczący z Palestyną, ziemią świętą, w całym tego słowa znaczeniu jest także na swój sposób świętą ziemią. Krajobraz libański pełen jest sanktuariów, kościołów, kaplic, klasztorów, które gnieżdżą się w surowych wąwozach i na szczytach wyznaczają miasta i zagubione wśród gór wioski. Na każdym kroku znajdują się dzwonnice, miejsca kultu i znaki wiary. Starożytne bóstwa, bal a stare Afrodyta i Adonis zostały całkowicie wyparte przez chrześcijańskich świętych, którzy często mają sanktuaria w miejscach dawnych kultów pogańskich. Prawdziwą Saidę, czyli Panią Libanu, jest Matka Boża, gorąco kochana i wzywana z głęboką wiarą. Na całym świecie liturgia Kościoła odwołuje się do Libanu, by głosić chwałę błogosławionej. Libańczycy są szczególnie dumni z faktu, że ich ziemia jest jedynym krajem na świecie, który godny był porównań z najpiękniejszą córką człowieka. Chwałą Libanu ją obdarzono. Z Libanu przyjdź oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się. Wyrosłam jak Cedr na Libanie. A zapach twoich szat, jak woń Libanu. Marmurowa statua Matki Bożej, królowej Libanu w miejscowości Harissa w chrześcijańskim rejonie Truan, wybudowana została w 50. rocznicę uchwalenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Statua wznosi się na wprost wybrzeże na wysokości 600 metrów. I otoczona jest letnimi rezydencjami dostojników wspólnot katolickich w Libanie. Z rodzinnej miejscowości Nazaret Maryja mogła spoglądać na ostatnie wzgórza Libanu, a z Kafarnaum widoczny był szczyt góry Hermon. W okresie działalności w Galilei, która swą bujną roślinność zawdzięcza naturalnej bliskości Libanu, Jezus, z powodu swoich wrogów i nieopanowanego entuzjazmu tłumów, pewnego dnia przekroczył granicę fenickiego terytorium Tyru i Sydonu, aby móc wraz z uczniami spędzić spokojnie kilka dni na odpoczynku. Bez wątpienia był to najsłynniejszy uciekinier kiedykolwiek przyjęty przez Liban. Choć Jezus zrobił wszystko, by miejsce jego pobytu pozostało tajemnicą, dotarła do niego nieszczęsna miejscowa kobieta, która błagała go, by uwolnił jej córkę od ducha nieczystego. Ewangelia odnotowuje, że wśród tłumu, podążającego za Jezusem, byli też mieszkańcy Tyru i Sydonu, utrzymujący stosunki handlowe z Palestyną. Udręczona poganka zmuszona była nalegać, gdyż Chrystus uprzedził, że Jego misja dotyczy zaginionych owiec z domu Izraela. Pomimo to wiara jej, pochwalona przez Pana, spowodowała, że Jezus zrobił dla niej wyjątek. Libańczycy dumni są z obecności na ich ziemi Syna Bożego, który stał się człowiekiem, obecności potwierdzonej w Ewangeliach. Tymczasem według miejscowej tradycji także Maryja, podążając za swoim synem, była w Libanie. W okolicach Tyru Maryja ugasiła pragnienie w miejscu nazwanym później Birket as Przed wschodnią bramą miasta znajdował się niegdyś kamień, na którym Jezus przysiadł i przemawiał do zebranych. Tu miał usłyszeć mowę pochwalną nieznanej kobiety, która była również. Pochwałą Maryi, błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. W czasach wypraw krzyżowych, fragment tego kamienia przewieziony został do bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Słynne sanktuarium Maryjne Saidet al-Mantara wiąże się z legendą, według której Maryja. Zatrzymała się tu w oczekiwaniu na przebywającego w Sydonie syna. Germanos Farhat, wielki poeta i mnich, żyjący w latach 1670-1732, współzałożyciel zakonu, do którego należał szarbel, pisał. O Libanie ukochany, wystarczy jeden ranek, spędzony na twych wzgórzach, by wołać do Boga. O Panie, zachowaj Twoje przymierze z Libanem, o góro Boga, zbudź się, wezwij na pomoc potężną królową, bądź pozdrowiona o Maryjo, niech pozdrowienie moje wzleci jak blask gromu, który nocą przeszywa chmury. Dniem i nocą, o każdej porze roku, słowami Biblii lub Wielkich Świętych i Poetów Wschodu, w liturgii i w modlitwie prywatnej Liban jest jednym wielkim chórem wznoszącym prośby i głoszącym chwałę Maryi. Arabski tekst Litanii loretańskiej upiększony jest szczególnym tytułem maryjnym, który pojawia się zaraz po Duchowna Ja Arzat Lubnan o cedrze Libanu. Cedry z Beszari stały się metą maryjnych pielgrzymek, a na każdym kroku w Libanie setki sanktuariów, kościołów, kapliczek, często niezwykle skromnych, lecz zawsze drogich sercu ludności, poświęconych jest Najświętszej Maryi Pannie. Wzywana jest ona przeróżnymi pełnymi poezji słowami, aby każdy najmniejszy skrawek ziemi poświęcić Matce Chrystusa. Matka Boża darów, światła, wzgórz, lasów, jaskiń, strumieni, wież, mostów, pól i zasiewów. Istnieje około sześćdziesięciu sanktuariów maryjnych, które przyciągają pielgrzymki i wokół których gromadzą się nie tylko chrześcijanie katolicy i prawosławni, ale również muzułmanie. Malownicze i nieco hałaśliwe uroczystości religijne mają prawdziwie południowy charakter. Z okazji Roku Maryjnego 1954, gdy Liban i cały Wschód ogarnięty był entuzjazmem z powodu cudów, które mnożyły się u grobu Szarbela, w miesiącach od czerwca do września odbyła się regrinatio Mariae, mająca 155 triumfalnych przystanków w całym kraju. Od 21 do 24 października trwał w Libanie kongres maryjny, w którym brał udział legat papieski kardynał Angelo Giuseppe Roncalli, przyszły papież Jan XXIII. On to wśród aklamacji tłumu złożonego z 200 tysięcy osób dokonał koronacji królowej Libanu Złotą koroną otrzymaną z rąk prezydenta Republiki. Kult maryjny przez wieki kształtował chrześcijańską duszę mieszkańców Białej Góry. Charakterystycznym rytuałem religijnym w Libanie jest błogosławieństwo Matki Bożej. Obraz przedstawiający Madonnę zostaje umieszczony na ołtarzu wśród świec i kwiatów. Podczas gdy lud intonuje litanię. Kapłan odziany w komrze i stółę okadza obraz. Następnie podchodzi do ołtarza i zwracając się do ludu, demonstruje wizerunek Maryi. Lud śpiewa rytmiczny hymn. O panno najświętsza, o matko nasza, choć daleko od nas jesteście, chroni nas wasza modlitwa. Jesteście matką naszą i nadzieją naszą. Naszym sercem i schronieniem naszym. Wstawcie się za nami, u waszego Syna, aby miłosierdzie Jego obmyło nasze grzechy. O Maryjo, nieskończenie dobra, nie opuszczaj nas, ochroń wasze sługi, abyśmy mogli składać wam dziękczynienie na wieki wieków. Kapłan kończy wzruszającą ceremonię podnosząc święty obraz. I wyznaczając Nim znak krzyża nad zebranymi, błogosławi wiernych słowami. Poprzez wstawiennictwo Matki Bożej, Najświętszej Maryi Panny, niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pewien pisarz libański, którego poproszono o skomponowanie hymnu dla niepodległej Ojczyzny, Oburzony odparł, że Hymn istnieje i jest nim błogosławieństwo Matki Bożej. Z tego powodu, jak i z tysiąca innych przyczyn, Liban zasłużył sobie na chwałę szarbela. Rozdział drugi. Duchowe korzenie. Święty Szarbel jest libańskim maronitą należy do jedynej wschodniej wspólnoty katolickiej, która zawsze pozostawała w jedności z katolickim i apostolskim kościołem rzymskim. Jest to najliczniejsza grupa chrześcijan w Libanie, której kraj zawdzięcza swoje oblicze i duszę. Nazwa zakonu libańskich maronitów, jak również jego historyczno-duchowe korzenie, Wiąże się z postacią świętego Marona z Syrii, mnicha i pustelnika. Słuchacz, zapoznając się głębiej z szarbelem, zda sobie sprawę, że zarówno jego duchowość, jak i pojęcie świętości łączą się z najstarszą tradycją ascezy wschodniej, w szczególności z przykładem świętego Marona. Konieczne jest zatem sięgnięcie do źródła aby móc zrozumieć i ocenić jego świętość. O świętym Maronie dotarło do naszych czasów niewiele informacji historycznie potwierdzonych. Niemniej jednak wiadomości, którymi dysponujemy, pochodzą z wyjątkowo wiarygodnych źródeł. Są to teksty pisarzy, którzy znali go osobiście lub otrzymali informacje od bezpośrednich świadków. Święty Jan Chryzostom, urodzony w Antiochii Syryjskiej w 354 roku, był uczniem mnichów i przyjął święcenia kapłańskie w 386 roku, a w 397 roku został patriarchą Konstantynopola. W latach 404-407, pod koniec swego udręczonego i heroicznego życia. Z powodu intryg heretyków popieranych przez cesarzową, został zesłany na banicję. Zmuszony do pobytu w Kapadocji, napisał krótki list do Marona, mnicha i kapłana. Oświadcza w nim, że święty przyjaciel jest zawsze obecny w jego sercu i pragnie pisać do niego często. Martwią go o trudności podróży z miejsca jego wygnania do siedziby Marona. A także problemy ze znalezieniem doręczyciela listów. Wielki biskup spragniony jest wiadomości od Mnicha, gdyż czerpie z nich pocieszenie. Tymczasem musi zadowolić się wspominaniem czcigodnego przyjaciela i ufać, że będzie pamiętał o nim w modlitwie. Niewiele to, choć z listu wynika, że głęboka przyjaźń łączyła owe szlachetne i święte dusze które najlepiej porozumiewały się w samotności dialogów wewnętrznych Teodoret mnich syryjski z Apamei od 423 roku biskup Cyru w 444 roku napisał historię mnichów syryjskich w której zebrał świadectwa o bujnie rozwijającym się monastycyzmie w północnej Syrii z pierwszej połowy V wieku w trzydziestu rozdziałach przedstawił około siedemdziesięciu pięciu postaci, mężczyzn i kobiet, reprezentujących różne formy ascezy. Pozorna ich ekscentryczność zanika, gdy weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny i duchowy. Byli to ludzie prości, niewykształceni, ogarnięci płomienną miłością do Boga. Pragnęli życia w doskonałości i z determinacją podejmowali skrajne decyzje, będące odpowiedzią na trudne powołania. Opowieść Teodoreta opiera się przede wszystkim na własnym doświadczeniu. Tematem dzieła jest niezwykłe i niemalże nieprawdopodobne życie wielu mnichów, z którymi Teodoret nawiązał bezpośredni kontakt. Rozdział 16. Historii mnichów syryjskich, poświęcono wielkiemu, najwyższemu, boskiemu Maronowi, który odsunął się od świata. Wybrał życie pod gołym niebem i zamieszkał na szczycie góry, która dawniej otaczana była czcią przez pogan. Od deszczu i śniegu chronił go jedynie namiot z koziej skóry, z którego rzadko korzystał, zadowalając się tuniką wykonaną z tego samego, co namiot materiału. Maronowi nie wystarczały i tak trudne do naśladowania umartwienia swoich przodków i współczesnych. Jak wspomina Teodoret, wymyślił jeszcze inne, aby pomnożyć bogactwo filozofii. W starożytnej literaturze chrześcijańskiej mnisi byli prawdziwymi filozofami, bowiem przepełnieni Bożą mądrością. Uświęcali się pomimo braku wykształcenia, podczas gdy uczeni nie byli w stanie osiągnąć szczytów wyższej inteligencji i mądrości. Chrystus agonoteta, kontynuuje Teodoret, odmierzał mu łaskę stosownie do jego trudów. Z taką bowiem hojnością, wielkoduszny dawca obdarował Marona łaską uzdrawiania, że sława jego rozeszła się wszędzie. I zewsząd ściągała ludzi, którzy naocznie mogli się przekonać, że jest ona uzasadniona. Można było zobaczyć, jak rosa jego błogosławieństwa gasi ogień gorączki, jak ustają dreszcze, jak uciekają demony i jak liczne i różnorodne choroby leczy jedno jedyne lekarstwo. Lekarze bowiem przy każdej chorobie stosują odpowiednie dla niej lekarstwo, natomiast modlitwa świętych jest jedynym lekarstwem na wszystkie choroby. Uzdrawiał nie tylko chore ciała, lecz również wobec dusz stosował odpowiednie leczenie i jednego człowieka uzdrawiał z chciwości, drugiego z gniewu, jednemu udzielał nauk o czystości, drugiemu przekazywał zasady sprawiedliwości. U tego powściągał rozwiązłość, tamtego zaś budził z lenistwa. Tak uprawiając rolę filozofii sprawił, że wyrosło wiele roślin i on to zasadził Bogu ogród, który teraz kwitnie w okolicy Cyru. W tym ogrodzie wyrósł wielki jakub, do którego słusznie można by zastosować słowa proroka. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma rozrośnie się jak cedr na Libanie, a także wszyscy inni, o których z pomocą Bożą wspomnę osobno. Tak zatroskana uprawem Bożą, lecząc jednocześnie i duszę i ciała, zapadł sam na krótką chorobę, abyśmy poznali słabość jego natury i siłę jego woli i zakończył to życie. O jego ciało wywiązała się wśród sąsiadów gwałtowna walka. Mieszkańcy sąsiedniej, bardzo ludnej wsi przybyli wszyscy, rozpędzili innych, porwali ów wielce pożądany skarb i złożyli w wybudowanym dla niego dużym grobowcu. Od owego czasu aż do dzisiaj doznają od Marona dobrodziejstw i czczą tego zwycięzcę, świętem publicznym. I my, mimo oddalenia, korzystamy z Jego błogosławieństwa, a zamiast Jego grobu wystarczy nam pamięć o nim. W dawnych czasach życie duchowe było długą nauką lekcji przekazanych przez świętych. Jezus jako pierwszy powiedział: Uczcie się ode mnie, a Paweł w liście do Koryntian: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jak mówi starodawne przysłowie, narzucanie reguł jest mniej skuteczne niż dobry przykład. Przekonamy się wkrótce, że dla Szarbela była to złota zasada osiągnięcia świętości i polegała na podążaniu drogą wyznaczoną przez świętych. Dla świętego Marona ojcem, nauczycielem i wzorem do naśladowania był eremita Zebinas. Wszystkich, którzy przychodzili do niego, odsyłał do swojego mistrza. Zebinas pierwszy zasnął w pokoju i gdyby nie to, że ciało Marona zostało zagarnięte przez zazdrosnych wiernych, pragnąłby on być pochowany u boku swego nauczyciela. Teodoret podaje, że Zebinas przewyższał wszystkich ascetów gorliwością w modlitwie spędzał na niej dzień i noc, przerywając tylko by udzielić błogosławieństwa i pocieszenia pielgrzymom, którzy niemalże musieli odrywać go od intymnego kontaktu z Bogiem. Ponieważ był już w bardzo podeszłym wieku i nie mógł stać o własnych siłach, podpierał się laską. Była to klasyczna laska mnichów w formie litery T z którą Zachód zapoznał się dzięki popularnej ikonografii Świętego Antoniego Wielkiego. Najwyższa cnota Zebinasa odbiła się jak w zwierciadle w życiu jego uczniów i naśladowców. Spośród nich Teodoret poznał Polichroniusza, którego wychwalał za niezwykłe umartwienia skrzętnie ukrywane przed odwiedzającymi. Nocami modlił się, trzymając w ramionach pień dębowy, który Teodoret ledwo mógł udźwignąć z największym wysiłkiem. Polichroniusz nie chciał pod żadnym pozorem dotykać pieniędzy i prosił wiernych, by osobiście rozdawali ubogim ofiary. Uczniowie Eremity, pisze Teodoret, byli jak strumienie czerpiące ze źródła ich mistrza. Biskup Cyru osobiście poznał dwóch spadkobierców świętości Marona. Byli to Jakub i Limnajusz, którzy wówczas już od trzydziestu ośmiu lat żyli w samotności. Jakub był uczniem Marona i wybrańcem mistrza, który twierdził, że ten przerasta go w surowości umartwień. Jakub również żył pod gołym niebem, lecz bez żadnej osłony, wystawiony na letnie upały i zimowe mrozy. Raz jeden o mało co nie został zasypany śniegiem, który przez trzy dni padał nieustannie. Żyjąc jak więzień, wyćwiczył się w walce pokonywania duchem słabości ciała, a z czasem udał się w góry, by w całkowitej samotności podążać za ideałem. Pewnego razu, gdy Teodoret pragnął ulżyć mu w gwałtownym ataku kolki i gorączki. Spostrzegł, że Ermita nosi na sobie ciężkie, żelazne łańcuchy, które biegnąc od szyi krzyżują się na piersiach i grzbiecie. Gdy Jakub ponownie ciężko zachorował, a wiadomość rozeszła się po mieście cyr, liczni żołnierze i cywile musieli walczyć z mieszkańcami gór, którzy gotowi byli przywłaszczyć sobie ciało świętego eremity, uznany za zmarłego został przeniesiony do miasta. Gdy Teodoret zorientował się, że Jakub nadal oddycha, pomógł mu powrócić w góry i starał się przekonać wyczerpanego człowieka Bożego, by nieco zadbał o siebie. Teodoret rzekł: Miej wzgląd, Ojcze, na nas wszystkich. Jesteś nie tylko pożytecznym dla nas wzorem, lecz także przez swoje modlitwy pomagasz nam i zdobywasz dla nas Bożą życzliwość. Wszyscy znali, Wyjątkową skuteczność błogosławieństwa Eremity ucznia Marona. Teodoret spotkał się z rodzicami pewnego dziecka, które Jakub wskrzesił dzięki modlitwie. Biskup Cyru używał jako poduszki starego okrycia Eremity i twierdził, że dzięki temu oraz dzięki modlitwie odniósł zwycięstwo nad heretykami. Zdarzało się, że Jakub zmuszony był gniewnie odprawiać pielgrzymów, którzy wyjątkowo mu się naprzykrzali. Teodoret delikatnie zwrócił mu na to uwagę, na co Eremita odparł, że wybrał samotność, aby uleczyć rany własnych grzechów i modlić się do Boga, by go uzdrowił. Przypuśćmy, że jestem sługą pana, który jest takim samym, jak ja człowiekiem, gdybym w czasie kiedy powinienem mu usługiwać, nie przyniósł mu jedzenia lub napoju, lecz rozmawiałbym z jednym ze współsług, czyż nie zasłużyłbym na te cięgi, które bym otrzymał? Albo jeśli stanowszy przed sędzią, aby opowiedzieć o krzywdzie, jaką doznałem od kogoś, przerwałbym w środku opowiadanie i wszcząłbym rozmowy z innymi obecnymi tam ludźmi. Czy nie uważasz, że sędzia by się rozgniewał? I nie tylko odmówił mi pomocy, ale też kazałby mnie wysmagać i wypędzić z sądu. Teodoret poznał też innego ucznia, świętego Marona, limnajusza. Pragnął on naśladować znakomitego nauczyciela, żyjąc wewnątrz, nieosłoniętego dachem, murowanego ogrodzenia, które znajdowało się na szczycie góry. Drzwi zalepione były gliną. Limna już porozumiewał się z odwiedzającymi poprzez małe okienko. Jego błogosławieństwo czyniło cuda, a znakiem krzyża i modlitwą na cześć Pana łagodziło okrutne bóle, na które często cierpiał. Uzdrawiał też innych, nawet po ukąszeniu jadowitej żmii. Nieprzystępny samotnik nie był wrogiem ludzi. Jak pisze Teodoret, Zebrał on wielu, którzy stracili wzrok i zmuszeni byli żebrać, i zbudował dla nich mieszkania po obu stronach swojej siedziby na wschód i na zachód. Zachęcił ich, aby tam żyli i chwalili Boga, a swoich gości zobowiązał, by im dostarczali koniecznych do życia środków. Sam żyjąc w ogrodzeniu, które znajduje się pośrodku ich mieszkań, zachęca jednych i drugich. Do śpiewania psalmów i można słyszeć, jak nieustannie chwalą Pana. Była to samotność pełna świadectw o czynach miłosierdzia, doskonała synteza wyrzeczeń i chrześcijańskich uczynków. Głód Bożej miłości i pragnienie pokuty ogarniały także kobiety. Teodoryt wspomina uczennice świętego Marona. Jedne z nich obrały życie pustelnicze, inne natomiast pokochały życie wspólne. Te ostatnie w grupach po dwieście pięćdziesiąt niekiedy więcej, niekiedy mniej żyją w ten sam sposób, przyjmują to samo pożywienie, śpią jedynie na matach z sitowia, ręce zatrudniają przędzeniem wełny, a języki poświęcają na śpiewanie hymnów. Jedną z nich była święta i godna podziwu Domina, która postanowiła naśladować skrupulatnie życie świętego Marona. Nosiła suknie z koziego włosia, a w ogrodzie matczynego domu wybudowała małą chatę z łodyg prosa i mieszkała tam, zalewając się łzami we dnie i w nocy. O świcie i zmierzchu udawała się do pobliskiego kościoła, by modlić się wspólnie z wiernymi. Zajmowała się świątynią i jej zasobami, łożąc z rodzinnego majątku, dbała również o ermitów i pielgrzymów. Żywiła się wyłącznie rozmiękczoną w wodzie soczewicą, a umortwienia tak wyniszczyły jej ciało, że tylko cienka jak błonka skóra okrywała kości. Była zawsze, dokładnie zakryta welonem, Mówiła słabym głosem i niewyraźnie. Spalała się miłością do Bożego oblubieńca i pragnieniem uwolnienia się od ciężaru ciała, tak by szybciej wzbić się ku niebu. Tacy byli pierwsi maronici, święci, czciciele świętych i ich odważni naśladowcy mężczyźni i kobiety jak podaje Teodoret. Zranieni, rozpaleni. I upojeni pragnieniem Bożego Piękna, atleci Boga, bohaterowie modlitwy i pokuty, których oczy, przywykłe do łaski i cnoty, spoglądały na cuda wiary. My, ludzie małej wiary i słabych cnót, dziwimy się nieludzką surowością, życiem w odsunięciu od świata, w całości spalonym w modlitwie i w pokucie. Z pozoru życie to mogłoby wydawać się bezużyteczne. Tym większe będzie nasze zdziwienie, gdy przekonamy się, że ten rodzaj ludzi nie wyginął, lecz po upływie piętnastu stuleci powraca w postaci libańskiego ermity Szarbela. Podobnie jak cedry Libanu, które od tysiącleci zielenieją na Białej Górze. Rozdział trzeci w cieniu cedrów. Przysłowie libańskie głosi: Szczęśliwy kto w górach Libanu posiada choćby kozią grotę, ponieważ to małe schronienie gwarantuje pomyślność i bezpieczeństwo. Codziennym wysiłkiem i wytrwałą pracą grotę można przekształcić w ogród. Święty Maron Żył w rejonie Syrii zwanym za jego czasów Drugą Syrią. Jej stolicą była Apamea, obecnie Kalat al-Madik. Zmarł prawdopodobnie w 410 roku. Siedziba marona, oddalona o dwa dni drogi od miasta, a około 100 kilometrów od Cyru, znajdowała się w pobliżu źródeł Nachr al Asi, rzeki Orontes. Kilka lat po śmierci świętego Marona, wokół jego sanktuarium, powstał klasztor, który wkrótce stał się najsłynniejszy w całej Syrii. Budynek, powiększony przez cesarza Marcjana w 452 roku, uległ zniszczeniu w początkach VI wieku prawdopodobnie podczas trzęsienia ziemi a następnie został odbudowany przez cesarza Justyniana Wielkiego. Żyjącego w latach 527-565. W 628 roku odwiedził go i bogato obdarował cesarz Herakliusz, zwycięzca nad Persami. Wiek VIII i pierwsza połowa IX były okresem świetności klasztoru. Mnisi z klasztoru świętego Marona wyróżniali się wytrwałym oporem wobec. Monofizyckich heretyków, świadcząc własną krwią wierność doktrynie katolickiej. Kościół Maronicki obchodzi 31 lipca święto 350 mnichów, uczniów świętego Marona, którzy w roku 517 oddali życie za wiarę. Przywiązanie do wiary rzymskokatolickiej nawet za cenę cierpień i prześladowań. Jest cechą charakterystyczną Maronitów, którzy z zapałem bronią prawowierności Wspólnoty i ścisłej łączności ze stolicą apostolską w Rzymie. Choćby cień herezji czy możliwość krótkotrwałego rozłamu, drobnej tylko Szczeliny w ich zwartej i entuzjastycznej wierności katedrze św. Piotra budzi lęk, który nie wynika tylko z Narodowej Dumy. Uczniowie świętego Marona, obrońcy katolickiej prawowierności, szanowani za zacnoty i mądrość, byli pierwszym zaczątkiem kościoła i ludu maronickiego. Wierni schodzili się ze wszystkich stron, by znaleźć się pod ich opieką i dzielić honorowy tytuł Maronitów. Początki patriarchatu maronickiego sięgają końca. VII wieku, kiedy to na skutek inwazji Syrii przez Arabów patriarcha Antiochi przeniósł się do Konstantynopola i od 702 roku do 742 roku pozostawił sedę wakantę. Był to okres anarchii. Mnisi świętego Marona oraz niektórzy biskupi z okolic wielkiego klasztoru samowolnie nominowali się patriarchami. Przez około dziesięć wieków kościół maronicki z eklazjastycznego punktu widzenia był jak jedna diecezja zarządzana przez patriarchę. Hierarchia istniejąca od początku, którą tworzyli metropolici i biskupi asystujący patriarchę, ustabilizowała się w XIV wieku. A uporządkowana została w 1763 roku podczas słynnego Synodu libańskiego. Figura patriarchy dominuje nie tylko w historii religii maronitów. Od zawsze był on duchowym przywódcą, obrońcą sprawiedliwości i wolności swego ludu. Na przestrzeni wieków życie religijne maronitu złączone było ściśle z życiem społecznym. Także każde wydarzenie historyczne, radosne czy smutne, wiązało się z postacią patriarchy. Arabowie, krzyżowcy, Mamelucy i Otomanowie uznali prawa tej społeczności. A wierność patriarsza jest i była konkretnym wyrazem religijnej wiary i uczuć patriotycznych. Maronici rozprzestrzenili się w Syrii w dolinie rzeki Orontes. W okresie okupacji arabskiej prześladowani przez okupantów i miejscowych heretyków, zmuszeni byli opuścić żyzną dolinę syryjską w latach 636-750. Znaleźli oni schronienie w górach Libanu, niedostępnych i niezaludnionych, bowiem ludność skupiała się raczej na wybrzeżach. Emigracja przebrała większe rozmiary po zniszczeniu przez Arabów w pierwszej połowie X wieku syryjskiego klasztoru świętego Marona. W otoczeniu tej wspaniałej budowli znajdowało się 300 cel zakonników. Patriarcha obrał za nową siedzibę położony w górach Libanu klasztor w Kanubin, uczepiony jak orle gniazdo na cedrowym zboczu. Dolina, która przecina górę jak wąska, głęboka rana, zaludniła się mnichami. Eremici znaleźli schronienie w licznych grotach na poboczach doliny, która nazwana została Świętą, wadi Kadisza. Miejsce to jest dla maronitów kolebką narodowości. Dolina wydłuża się, przechodzi w głęboki, wąski wąwóz, mający ujście ku niebu skąd prześwieca słaby blask słońca. Rzeka Nach Kadisza latem płynie spokojnie, a jej wody są przeźroczyste. Zimą, wiejący tu wiatr od morza, przedłuża, jak fuga, na wielkich organach katedry tęsknotę za nieskończonością. Powyżej rozciąga się niebo, olbrzymia powierzchnia, której krańce spoczywają na barkach dumnych gór. Epopeja mnichów dała początek epopei narodu maronitów. Krok po kroku ujarzmiali górę, budując na niej tarasy. Wkrótce obok iglastych lasów zazieleniły się winnice i sady, pola pszeniczne i morwowe krzewy. W ten sposób, drobnymi krokami, Libańczycy wybudowali własną ojczyznę, przekształcając przysłowiową kozią grotę w bujny ogród. Przez trzy stulecia Liban wraz z Syrią, której był częścią, dręczony był krwawymi walkami. Aby zachować niezależność, maronici wzmocnili organizację wojskową. Wielcy właściciele ziemscy przekształcili się w waleczną arystokrację szejków i emirów. Podczas gdy lud hartował się, demonstrując rycerską godność i wartości, które są jego najwspanialszą cechą. wyprawy krzyżowe wyznaczyły nową epokę. W 1098 roku krzyżowcy zajęli Antiochię syryjską. Maronici przyjęli ich z entuzjazmem, jak współbraci w wierze, oferując doświadczonych przewodników i walecznych żołnierzy. Kontakty z krzyżowcami dały okazję zamanifestowania więzi maronitów z kościołem łacińskim, z którego przejęli pewne obyczaje, na przykład, podobnie jak biskupi łacińscy, w odróżnieniu od prałatów orientalnych, biskupi maronicy noszą pierścień, mitrę i pastorał. W owych czasach otworzyła się przed Libanem upragniona droga do Rzymu. Uprzednio, gdy Wschód pozostawał w izolacji, patriarcha nie mógł nawiązywać stosunków z Zachodem. W 1203 roku papież Innocenty III wysłał do Libanu swego legata kardynała Pietro di Amalfi, który umocnił latynizację dyscypliny maronickiej. Czasy pokoju dobiegły końca w latach między upadkiem Jerozolimy w 1244 a kapitulacją ostatniego wschodniego zamku łacińskiego w Akce w 1291 roku. Liban i Syria były pod władzą Mameluków od 1291 do 1516 roku, a następnie przeszły pod panowanie Ottomanów. Zerwany został wszelki kontakt z Zachodem. Maronici pod władzą Damin, przywódców ich religijnej wspólnoty, zdołali jednak zachować umiarkowany dobrobyt i pokój, chroniąc się w górach przed przemocą władz saraceńskich. W XV wieku stolica apostolska zorganizowała religijny podbój wschodu. Misję tę powierzono franciszkanom, którzy szczególnym szacunkiem darzyli maronitów. W XVI wieku zostały wysłane do Libanu dwie kolejne delegacje papieskie. Tym razem byli to jezuici, którzy zdobyli tu wielkie zasługi i prestiż, zwłaszcza w dziedzinie kultury. W 1584 roku. Ufundowano w Rzymie Kolegium Maronickie, dzięki któremu młodzi i zdolni duchowni mogli kontynuować naukę w centrum świata katolickiego. W 1634 roku po raz pierwszy były uczeń Kolegium został wybrany patriarchą. Był nim Giorgio Amira, który założył w Rawennie drugie kolegium dla swoich rodaków. Pod koniec XVII wieku. Jak zobaczymy później, powstał zakon, do którego należał szarbel. W 1670 roku patriarchą został Stefan Doichy, jedna z najważniejszych postaci w dziejach maronickich. Przeprowadził on reformę liturgii, a w 1700 roku zreorganizował reguły życia monastycznego w kraju według wzorów zakonów zachodnich. W 1736 za czasów patriarchy Józefa el-Kazen odbył się synod. Uczestniczył w nim wysłannik papieski słynny maronita Giuseppe Simone Assemani, który unormował życie religijne maronitów do końca XIX wieku, to jest do czasów Szarbela. Assemani był najsłynniejszym i najbardziej podziwianym wśród uczonych maronickich, którzy w XVIII wieku Odsłonili przed zachodem skarby kultury i duchowej tradycji wschodu. Tradycji, o której Europa zapomniała wraz z końcem wypraw krzyżowych, był to rodzaj rewanżu za wszystko, co Zachód uczynił dla Wspólnoty Maronickiej. W czasach Szarbela Liban znajdował się pod panowaniem Otomanów. Okupacja rozpoczęła się w 1516 roku. Gdy sultan Selim I groźny podbił Syrię, Liban i Egipt i trwała do I wojny światowej, kraj opierał się na reżimie feudalnym, a system polityczno-społeczny zdominowany był przez religię. Liban poddano podejrzliwej kontroli i chaotycznej administracji, na czele której stał Pasza Trypolisu i Sydonu. Istniały też częściowo niezależne emiraty lokalne złożone z różnych grup etnicznych, bowiem okupanci zadowalali się posiadaniem wasali, od których mogli ściągać podatki. Maronici skupieni w Libanie Północnym podlegali władzy politycznej paszy z Trypolisu, jednak nadal mieli własnych przywódców, Mukadamin. Niektóre wielkie rodziny rywalizowały o prawo pobierania podatków. W ten sposób powstały muzułmańskie dynastie emirów. Za czasów Szarbela emir Bashir II, przedstawiciel dynastii Shihabów, która częściowo przyjęła chrzest i dołączyła do Maronitów, był pierwszym władcą, który publicznie ogłosił swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej. Pokój w Libanie panował zwłaszcza tam, gdzie w górach można było schronić się od wpływów paszy i od kłótni frakcji rywalizujących o lokalną przewagę. Bashir III, ostatni z dynastii Shihabów, został odsunięty od władzy przez Turków, którzy byli zaniepokojeni autonomią ludzi gór. Na jego miejsce powołano austro-węgierskiego zdrajcę, Omera Pasza, który wkrótce został odwołany z powodu szczególnej brutalności i braku kompetencji. Turcy umiejętnie zasiali niezgodę pomiędzy druzami i maronitami, którzy od dwóch stuleci żyli w pokoju. Po pierwszym starciu między dwoma grupami w latach 1845-1846 w 1860 roku ponownie druzowie zaatakowali maronitów, dokonując niechlubnie słynnej masakry. W przeciągu dwóch miesięcy wymordowali dwadzieścia dwa tysiące osób, zniszczyli trzysta sześćdziesiąt wiosek, pięćset sześćdziesiąt kościołów, dwadzieścia osiem szkół i czterdzieści dwa klasztory. Pozostawili siedemdziesiąt pięć tysięcy uchodźców, dziesięć tysięcy sierot, sześć tysięcy wdów. Trzy tysiące kobiet i młodych dziewcząt zostało sprzedanych do wschodnich haremów. Europa nie pozostała obojętna. Pius 9, 29 lipca 1860 roku, pełnym troski listem wzywał o pomoc dla patriarchy i biskupów maronickich. Paryż zdecydował się na interwencję, a europejskie mocarstwa Francja, Anglia, Prusy i Rosja zorganizowały wyprawę wojskową, dzięki której ludzie gór otrzymali nowy statut. W roku 1861. Liban miał być zarządzany przez gubernatora chrześcijańskiego, nominowanego przez Turków za uprzednią zgodą mocarstw europejskich. Pierwszym gubernatorem został Daut Pasha chrześcijanin tylko na piśmie ambitny i bez skrupułów. Po nim wybrano Franka Pasha, a następnie Włocha z pochodzenia. Rustuma Pasza, księcia Mariani, osmańskiego ambasadora w Petersburgu. Kolejni w następnych latach byli Albańczyk Vassa Pasza i Naum Pasza. Podczas życia świętego Szerbela, maronicki tron patriarchalny zajmowali prałaci o bezdyskusyjnym prestiżu. Od 1823 do 1845. Patriarchą był Yusuf Chobayish, energiczny i niezwykle pobożny, który poświęcił się wprowadzeniu w życie postanowień synodu z 1736 roku. dbało o wykształcenie kleru i edukację religijną narodów w czasach, gdy w Libanie pojawiały się pierwsze wpływy protestanckie. Po nim nastąpił Yusuf el-Kazen. 1845-54. Kolejnym patriarchą był Boulus Masad, który w czasach wyjątkowo gorzkich i bolesnych potrafił umiejętnie i wytrwale dążyć do zachowania sprawiedliwości i pokoju. Zmarł w 1890 roku w wieku 85 lat i wpisał się do historii również dzięki wszechstronnemu wykształceniu. W 1860 roku został triumfalnie wybrany Hanna el Hadż, człowiek niezwykle szlachetny, który nadał godności patriarchalnej nowego splendoru. Zobowiązał się wprowadzić postęp we wszystkich dziedzinach życia maronitów, dając żywy impuls szkołom i edukacji kleru. W 1891 roku przywrócił w Rzymie kolegium maronickie, które zostało zamknięte. Papież Leon XIII pogratulował mu przy okazji pamiętnej encykliki Orientalium Dignitas 30 listopada 1894 roku, w której stwierdzał konieczność zachowania i ochrony starożytnych obrządków wschodnich. Pisał, że nie istnieją kościoły greckie, łacińskie, ormiańskie czy maronickie, lecz wyłącznie chrześcijanie wyznający jedną wiarę. I jednomyślnie podporządkowani jednemu wikariuszowi Chrystusa na ziemi. Wyraził też głęboki szacunek dla misjonarzy łacińskich w Libanie. Patriarcha Hadż zmarł tego samego dnia co Szarbel, 24 grudnia 1898 roku. Rozdział 4. Yousef z Beka Kafra Szarbel od pierwszych chwil swego życia pogrążony był w samotności. Urodził się w wiosce Beka Kafra, która w owych czasach wydawała się być twierdzą zbudowaną z przylegających jeden do drugiego kamiennych domków. Beka Kafra znajduje się na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej położoną wioską w Libanie. Miejscowość oddalona jest o godzinę drogi od lasów cedrowych z rejonu Beshari. Wyżej znajdują się tylko nieliczne domostwa, które zimą są całkowicie opustoszałe. Podczas surowej pory roku ziemia pokryta jest grubą warstwą śniegu, a zdumiewająca cisza spowija wszystko wokół Ojciec Szarbela miał na imię Antuon z Zarur i należał do rodziny maklufów Zbekka Kafra Jego żona Brygida córka Eliasa Jakuba Ascidak pochodziła z wioski Beszara Beszara jak pisze włoski podróżnik z XVIII wieku jest wioską gęsto zaludnioną maliczne kościoły i dużo przedstawicieli kleru ludność jest bardzo religijna i pobożna w kościele zawsze można znaleźć modlących się ludzi co wyjątkowe świątynie pozostają otwarte nawet nocą pozwala to wiernym zaspokoić potrzebę modlitwy gdyż w ciągu dnia z powodu pracy w polu nie mają czasu antoine był prawdziwym człowiekiem gór Libańczykiem z krwi i kości, śniady, dumny, dobrze zbudowany, silny, jeden z tych, którzy wytrwale walczyli z górą o każdy skrawek ziemi. Wspomniany wyżej autor tak opisuje społeczność libańską za czasów Szarbela. To, co nam, Europejczykom, rzuca się w oczy, to, że Maronici doskonale zachowali charakter naszego średniowiecza. U nas rycerze, szlachta, panowie feudalni i wasalowie są raczej wspomnieniem odległych czasów. Społeczeństwo nasze zmieniło się bardzo od czasów średniowiecza. Znamy tę epokę z powieści i ze sztuk teatralnych. Tymczasem w górach libańskich średniowiecze jest nadal żywe. Tutejsza szlachta jest rzeczywistością. Wioską zarządza arystokrata, który zamieszkuje zamek i posiada określoną liczbę służby. Ponadto otoczony jest grupą zwolenników, którzy gotowi są ruszyć do walki pod jego przewodnictwem. On zaś ma obowiązek ugościć każdego i zawsze wydawać wystawne uczty choćby tylko z potrzeby zamanifestowania własnej wielkości. Warto zaobserwować, jaki ton przybierają owi szejkowie wobec innych. Ubrani są zawsze z przepychem. Dosiadają dumnych koni, nigdy nie pojawiają się bez służby i wasali. Wielu z nich nosi zawsze szpadę lub miecz ze srebrną osłoną rękojeści i kosztowny pistolet. Służący mają strzelby, a czasem też kije drewniane, zakończone metalowymi szpicami. Charakterystyczne stroje zdobione są motywami ornamentalnymi, wyszywane złotem i jedwabiem. Konie szlachty, Wyposażone są ze szczególnym przepychem, ozdabiane srebrem i okryte czaprakami z kosztownych, pięknych materiałów. Są doskonałymi jeźdźcami. Gdy przemierzają góry na koniach, wydają się być latającymi w powietrzu ptakami. Później przyjrzymy się turniejom i wyścigom końskim, które są tu nadal praktykowane, jak w dawnych czasach. Wieśniacy libańscy poświęcali całe życie uprawie pól i tarasów na zboczach górskich wymagających stałej i cierpliwej opieki. Choć szlachta żyła jak w czasach średniowiecza w Europie, wieśniacy nie byli chłopami pańszczyźnianymi. Zwykle niewielkie tereny były ich własnością, podobnie jak w przypadku wieśniaków, o których wspomina Ewangelia. Maronici, którzy zrodzili się z monastycyzmu, przez wieki kształceni byli przez mnichów, i tak jak oni żyli pracą i modlitwą. Matka Szerbela, Brygida, była typową maronitką modliła się z rękami uniesionymi ku niebu, tak jak kapłan podczas mszy świętej. Zwykła była mówić rodzinie, że podczas modlitwy chce pozostawać w odosobnieniu. Pościła niemal całe życie. Jadała tylko jeden posiłek około południa. Z własnej woli przyrzekła nie jeść nigdy mięsa, ale spowiednik Karmelita z Beszari zwolnił ją z tego zobowiązania nazbyt ciężkiego dla matki rodziny i zastąpił je codziennym odmawianiem różańca. Bóg pobłogosławił małżeństwo Antuona i Brygidy licznym potomstwem. Kobiety wschodu obawiają się bezpłodności, jak największego nieszczęścia. Modlą się gorąco do Matki Bożej o łaskę płodności i aby dzieci ich rosły w zdrowiu i sile. W Libanie rozpowszechniony jest kult Matki Bożej, mlecznej i karmiącej, której wizerunek obecny jest w Beszara. Szarbel miał dwóch starszych braci: Hanę i Beszara oraz dwie siostry: Kaun. I Wardę. Cnoty matczyne odbiły się przede wszystkim w Wardę, która modliła się nieustannie i zawsze trzymała w dłoni różaniec. Gdy zaręczyła się z niejakim Tannusem Hanną al hassi mieszkańcy wioski żartowali życzliwie. Nosisz przy sobie długi różaniec jak mniszka, a jesteś zaręczona. Gdy zostaniesz żoną, teściowa nie da ci czasu na odmawianie różańca. Warde, uśmiechając się w zamyśleniu, odpowiadała: Być może umrę zanim wyjdę za mąż, a modląc się prosiła: Mój Boże, jeśli moje małżeństwo nie jest zgodne z Twoją wolą, lepiej by mu umarła niż wyszła za mąż. Tak też się stało. Warde zmarła przed ślubem. A jej imię odziedziczyła córka jej brata Hanny. Gdy narzeczony odwiedzał ją w domu, Wardę często klęczała na modlitwie i prosiła bratanka, by zasłonił ją, dopóki nie skończy się modlić. Jej pobożny kuzyn Antoine Zarur, który nosił włosienicę i bez skutku starał się zostać mnichem, opowiadał, że w dniu jej śmierci widział białą gołębicę wyfruwającą z ich domu. Brat Szarbela, Hana, był zarządcą Wachk, czyli dóbr majątku parafii w Beka Kafra. Zajmował się też rekonstrukcją kościoła świętego Saby. Cała rodzina szarbela, znana była z głębokiej i szczerej pobożności. Wuj ze strony ojca, Tanios, został diakonem, a z głębokiej pokory odmówił był przyjęcia kapłaństwa. Dwaj bracia matki Szarbela, Józef i Antoni, byli mnichami i wiedli żywot pustelniczy w Eremie świętego Antoniego w Kuzachaja, pięć kilometrów od Beka Karfa. Pierwszy wstąpił do klasztoru Antoni i przyjął imię Daniel. Józef zaś zmuszony był zostać w domu, aby zaopiekować się samotnym ojcem. Jednak po jego śmierci Poszedł śladami brata i przyjął imię zakonne Augustyn. Dom rodzinny szarbela, zachowany jest do dziś, i znajduje się w pobliżu parafii. Podobnie jak domy palestyńskie z czasów Chrystusa, składał się z jednego pomieszczenia, obszernego i ciemnego, o ścianach poczerniałych od dymu lampy oliwnej. Wyposażenie. Ograniczało się do niezbędnych przedmiotów oraz narzędzi służących do pracy w polu. Mimo to dom przysparzał matce pracy, a poza nim musiała dbać o męża i dzieci, pomagać w polu i prząść wełnę. Oprócz domu Antłon posiadał kawałek ziemi i małą hodowlę zwierząt domowych. Prawdziwie ewangeliczny kwiat charakteryzował dzieciństwo szarbela który całe życie spędził w niezwykłej i dumnej prostocie Ewangelii. Datę urodzenia świętego ustalił w przybliżeniu ojciec Szebli. Ludzie wschodu, zwłaszcza w poprzednim stuleciu, nie przywiązywali wagi do rejestracji narodzin. Często też zdarzało się, że chrzczono dzieci poza parafią w wybranym sanktuarium lub klasztorze. Wiadomo z pewnością, że Szarbel urodził się około roku 1828. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Wydawało się, że w przyjściu na świat ostatniego syna towarzyszyć będzie skromne, lecz trwałe poczucie szczęścia. Tymczasem wkrótce rodzinę dotknęła żałoba. Z powodu zajść politycznych w kraju zmarł ojciec. W owym czasie Muhammad Ali Pasha, wicekról Egiptu, w ramach ambitnych planów zabiegał o kontrolę nad Syrią i Libanem i w 1831 zajął Liban Południowy. Dzięki poparciu libańskiego emira Beshira Wielkiego wojsko ruszyło w kierunku Akki, która w listopadzie została oblężona. Maronici, którzy bardzo cierpieli pod rządami osmańskimi, z zadowoleniem przyjęli sprzymierzonych z Francją Egipcjan. Patriarcha Maronicki wezwał wszystkich zdolnych do posługiwania się bronią mężczyzn, aby wzmocnić oddziały wyzwoleńcze. Po zajęciu miast na wybrzeżu oddziały atakujące przeniosły się na północ, aby stawić czoła Turkom. Zamieszkujący góry chrześcijanie zostali zmuszeni do budowy fortyfikacji. Także ojciec Józefa. Antoine, objuczywszy osła, opuścił wioskę i zszedł z gór. Ludzie przyzwyczajeni do delikatnego i czystego powietrza łatwo zapadają na zdrowie w innym klimacie. Antoine zachorował na malarię i zmarł w wiosce Gefri w pobliżu miasta Jubail. Gdy tragiczna wiadomość dotarła do Beka Kafra, liczna rodzina Antuona znalazła się nad przepaścią. Biblijna postać wdowy i sieroty, powtarzające się nakazy Boga, by zapewnić im opiekę, dają wyobrażenie o sytuacji, w jakiej znajdowała się kobieta Wschodu, pozostawiona sama sobie, bez zatrudnienia i ochrony, obciążona dziećmi pozbawionymi ojca. Cnotliwa matka Józefa zdawała sobie doskonale sprawę ze swojej sytuacji. Dwa lata po śmierci Antuana wyszła ponownie za mąż za Lachuda Ibrahima, człowieka cieszącego się dużym szacunkiem, który z czasem przyjął święcenia kapłańskie i imię Abd el Ahad Dominik. Wśród maronitów, podobnie jak i w innych kościołach wschodnich, dozwolone jest przyjęcie kapłaństwa przez mężczyzn żonatych, zwłaszcza po to, aby mogli pełnić funkcje w małych wioskach. Nie jest natomiast możliwe, aby duchowny zawarł związek małżeński. Wybierano mężczyzn o nieskazitelnej opinii, pobożnych i mających wystarczające wykształcenie, by móc pełnić funkcje liturgiczne, udzielać sakramentów, uczyć katechizmu i zasad moralności. Byli to niezwykle pobożni ludzie, doskonale spełniający powierzoną im rolę, a ich rodziny były przykładem cnót. Pewien podróżnik z owych czasów tak opisuje kapłanów. Są pracowici, nie spoufalają się z ludem, doskonale wypełniają swoje obowiązki i nie słychać o nich jednego złego słowa. Z drugiego małżeństwa Brigidy urodziło się dwóch synów, Tanus i Noe. Jeden z nich został później proboszczem w beka kafra. Dzieci z pierwszego małżeństwa Brygidy, wśród nich Józef, zostały powierzeni opiece wuja Taniosa. Nie ma jednak pewności, że opuściły dom rodzinny. Matka musiała się przenieść do domu nowego męża, a poprzedni, jak również zwierzęta i pole, pozostały własnością synów Antuona. Najprawdopodobniej pięcioro braci Maklufów pozostało w domu ojca pod opieką wójca Taniosa. W tych warunkach Józef szybko nauczył się samodzielności i podążania własnymi drogami. Dzieciństwo Szarbela okryte jest trudną do zgłębienia tajemnicą. Wiadomo, że gdy dorósł do odpowiedniego wieku, zaczął uczęszczać do szkoły w wiosce. Starzy libańczycy nazywali ją szkołą pod dębem. Chłodny cień drzewa na placu przed kościołem Zastępował szkolną klasę. Nauczycielem był proboszcz, który kijem przywoływał uczniów do porządku. Program nauczania nie wykraczał poza podstawy pisania i czytania w języku arabskim. Podobnie jak w średniowiecznej i renesansowej Europie, podręcznikiem był Psałterz, zwany Tuba według zwyczaju semickiego od pierwszego słowa psalmu błogosławiony. Psał też napisany był w języku syryjskim, będącym językiem liturgii maronickiej spokrewnionym z aramejskim, językiem Chrystusa. Celem nauczania było przygotowanie chłopców, którzy ukończyli 10 lat, do pełnienia funkcji liturgicznych. Każdego dnia, pisał o Vanutelli. we wszystkich, nawet najmniejszych, kościołach odprawiana jest msza. I recytowana Liturgia Godzin. Ksiądz znajduje zawsze wiernych chętnych uczestniczyć w Liturgii Godzin, zwłaszcza w nieszporach. W Kościele Łacińskim miejsca siedzące w chórze ustawiane są przy ścianie, za ołtarzem lub w prezbiterium. U Maronitów ustawiony jest pulpit lub nawet dwa, na którym leży otwarta księga. Wszyscy stoją wokół i recytują psalmy, lub raczej śpiewają z monotonią, jednolitą, melancholijną intonacją głosów. Maronicka liturgia godzin jest modlitwą hieratycznej wspólnoty, w rozumieniu, że bierze w niej udział wspólnota wiernych pod przewodnictwem swoich kapłanów. Mały Józef rywalizował z rówieśnikami nie tylko o przywilej stania przy pulpicie, ale również o uderzanie w dzwony, co było ulubionym zajęciem nie tylko libańskich chłopców. Znajomość liturgii już we wczesnych latach życia dała podstawy pobożności Szarbela, który przez całe życie zgłębiał tajemnice każdego słowa w tekstach psałterza, bogatego w pisma starożytnych autorów wschodnich. W domu Józef odmawiał wspólnie z rodziną różne modlitwy, a przede wszystkim różaniec. Modlitwy prowadził wuj i starszy brat. Szarbel często proszony był o czytanie fragmentu Ewangelii przeznaczonego na dany dzień. Starsi ludzie, dzięki codziennemu uczestnictwu w liturgii, znali na pamięć znaczną część listów i Ewangelii. Kierowali oni uwagę młodych na święte rytuały, będące podstawowym źródłem ich edukacji religijnej. Józef wkrótce przejął obowiązek pilnowania zwierząt na postwisku. Długie godziny spędzone w otoczeniu natury mogły być okazją do marzeń, rozmyślań i fantazji. Starsi mieszkańcy Beka Kafra Wspominali jednak, że preferował lekturę modlitewnika. Były narzeczony Wardę, siostry Józefa, dał następującą ocenę lat młodości Szarbela. Był ostrożny i inteligentny, często dowcipny. Mimo to nie lubił przebywać z grupą rówieśników. Od dziecka był skłonny do kontemplacji i modlitwy, spontanicznie wybierał samotność. W kościele klęczał. Nie rozglądając się dookoła. Z powodu jego pobożności, zamiłowania do modlitwy, uczestnictwa we mszy świętej, liturgii godzin i innych ceremoniach liturgicznych, a także pragnienia samotności oraz opinii nieskazitelnego zachowania rówieśnicy nazywali go świętym. Mieszkańcy wioski. Opowiadali, że zwykł paść krowę w miejscu odległym o pół godziny od Beka Kafra. Teren ten był własnością rodziny i zwany był Al-Bahis. Znajdowała się tam grota, w której pasterz mógł schronić się przed upałem. Gdy krowa się nasyciła, Józef szeptał jej do ucha. – Odpocznij tutaj, teraz kolej na mnie. Będę odmawiał modlitwy. Z czasem miejsce to zmieniło nazwę na Al-Kadys, co znaczy święty. Jak widać, życie pustelnicze, zapoczątkowane w młodym wieku, stało się drugą naturą Józefa. Dzięki kontaktom z wujami Eremitami, których odwiedzał w pobliskiej kuzaja w Świętej Dolinie, szybko pojął religijny wymiar samotności. Ojcowie Augustyn i Daniel opowiadali mu o budujących przykładach ojców pustyni, o religijnych tradycjach maronitów, o wytrwałej wierze, której wzorem był papież w Rzymie, a gwarantem jego świątobliwość patriarcha. Być może wujowie mieli nadzieję, że ich ukochany siostrzeniec pewnego dnia pójdzie w ich ślady. Klasztor w Kuzaja był jak gdyby zawieszony w powietrzu ponad Doliną, która łagodnie opadała w formie tarasów, uprawy pszenicy, winnice i topole czerpały wodę z Nach Kadisza, był to główny klasztor spośród około osiemdziesięciu należących do mnichów świętego Antoniego w Libanie. Przebywało w nim około sześćdziesięciu zakonników i była to najliczniejsza wspólnota. Sanktuarium darzone było szczególną czcią. Wykuty w skalę klasztor, otoczony był urwiskami, a na wprost niego widniała wysoka skała. Rozpościerający się z klasztoru widok nieba, nocą świst wiatru i ujadanie szakali, a o północy modlitewne śpiewy zakapturzonych mnichów tworzyły scenariusz pełen biblijnej doniosłości. U wejścia do klasztoru znajduje się głęboka jaskinia, w której przebywał... Święty Antoni Wielki, ojciec monastycyzmu. Według tradycji przybył on z Egiptu. Do groty przyprowadzano chorych psychicznie i opętanych, niektórych przykuwano do skały łańcuchami. Wielu pielgrzymów spędzało noc w jaskini, dobrowolnie zakuwając się w łańcuchy. W odległości kilku minut od klasztoru znajdowała się grota pokutników. Chronili się w niej mnisi, pragnący większych umartwień i bardziej surowego życia, w odosobnieniu i włączności z Bogiem. Na wzgórzu, naprzeciw klasztoru, znajdowały się pustelnie. W szałasach przyczepionych do skały, które oznaczone były znakiem krzyża, przebywali eremici żyjący wyłącznie ziołami i modlitwą. Jedyne co posiadali to siennik, deskę służącą im za łóżko, Jedno okrycie, kilka książek, krucyfiks oraz narzędzia do pracy w winnicach, z których owoców nigdy nie jadali. Byli to ludzie prości i szczęśliwi, wiedli życie ograniczone do elementarnych potrzeb, pełne głębi i doskonałości. Przyzwyczajenie do dobra i prostoty, nieustanne przebywanie w ciszy, czyniło z tych mężczyzn wieczne dzieci. Nawet gdy ich posiwiałe brody bieliły się jak śnieg pokrywający wysokie szczyty górskie, z życzliwością przyjmowali licznych pielgrzymów, częstowali owocami z terenów uprawianych przez pustelników i krystalicznie czystą wodą z pobliskiego źródła. Jak mawiał Germanos Farhat, Kazaja jest jak księżyc, który wznosi się nad horyzontem Libanu i którego promienie prowadzą za rękę pokutnika. Jej mnisi są światłem ziemi. Oddziały aniołów jej strzegą, a przestrzeń jest zbyt mała, by móc ich ogarnąć. Młody Józef zachwycał się surowym pięknem kuzaja i wsłuchiwał się w opowieści wujów o historii i legendach związanych z klasztorem. W 1542 roku zmarł Yunan el matiri mnich doskonały i o czystym sercu, który przez pół wieku żył w samotności, oddając się pokucie. Przez ostatnie cztery lata odżywiał się raz na dwa dni, a w czasie wielkiego postu jadał wyłącznie w soboty i niedzielę. Stosował ostry post od zesłania ducha świętego do Bożego Narodzenia. I od objawienia pańskiego do Wielkanocy. Płyny przyjmował tylko w soboty i modlił się całymi dniami i nocami. Podczas Wielkiego Tygodnia odmawiał nie mniej niż 24 tysiące modlitw, a prześcignął go uczeń Hanna, który dodawał kolejne dwa tysiące. Przypisywano mu wiele cudów. Pewnego dnia, gdy wyczerpał się skromny zapas oliwy, Eremita skupił się na modlitwie i spalił garstkę kadzidła. Tymczasem amfora wypełniła się wyśmienitą oliwą. Hanna zdumiony i przejęty rzekł Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. On to uczynił cud poprzez ostatniego ze swoich sług. I zabronił mówić o tym komukolwiek, zanim nie opuści on tego świata uczniowie El Matriego nie byli w stanie dorównać w cnotach swojemu nauczycielowi jeden z uczniów który spisał jego żywot mawiał o ja nieszczęsny jakaż jest moja śmiałość pióro odrzuca moją grzeszną rękę bowiem czytelnik powie jak to tak owocne drzewo wydało twarde i gorzkie owoce oto służy nam biograf niegodny Pewien stary wieśniak z Beka Kafra zapewniał, że dowiedział się od swojego ojca, narzeczonego siostry Józefa Warde, że święty za młodu dał próbę swojej inteligencji w poezji. Pewnego razu w okolicach Beszari miała miejsce niesłychanie gwałtowna burza. Starzec pamiętał część długiego wiersza, w którym Józef opisał ulewę, która dotknęła wiele miejscowości, począwszy od lasów cedrowych, po wybrzeża Trypolisu oraz reakcje mieszkańców zniszczonych wi wiosek. Styl przywołuje na myśl poetów biblijnych. Beduini obozujący na Dach el Kadib mawiali: Bóg chce dać nam dobrobyt. To radość dla wilka, który porwie owcę i jej jagniątko. Ludzie z Beszari od dawna mawiali: Szukajmy schronienia to przelotna chmura. Ludzie z Bekerke, ci jelenie, ukryli się w slajman. Ludzie z Beka Kafra bledną. Nie wiemy nic o burzach i wewnętrznych kryzysach w młodości Józefa. Jego życie było jak długa i wąska ścieżka wśród skał pokuty i zapachu górskich cedrów. Drogą tą Podążał samotnie i śmiało, w nieustannym dialogu z Bogiem, opartym na słowach przeżywanych i powtarzanych codziennie w liturgii, wśród ciszy otaczającej go natury. O dialogu tym wiemy niewiele, bowiem lepiej rozmawia się z Bogiem, gdy cichną słowa, a dochodzi do głosu wymowa czynów. Część czwarta. Rozdział 5 SZARBEL Nieznana jest nam data bierzmowania ani pierwszej komunii Józefa, choć łatwo sobie wyobrazić jego duchowe przeżycia, zwłaszcza gdy po raz pierwszy przyjął ciało Chrystusa. Chłopiec był niewątpliwie bardzo dobrze przygotowany. I nawet jeśli nie zgotowano mu uroczystości w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, z pewnością było to dla niego. Wielkie duchowe święto. Oprócz daty urodzin, wiemy, że w wieku 23 lat Józef wstąpił do klasztoru. Wiek to dojrzały dla kogoś, kto spędził życie na pracy w polu, pozwalając sobie na odpoczynek tylko podczas świąt liturgicznych i wyjątkowych okazji, jak żniwa czy winobranie, w których uczestniczyła cała wioska. W BK Kafra wszyscy dobrze się znali, i choć Józef od wczesnych lat życia preferował samotność, nie mógł nie brać w nich udziału. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej za czasów Chrystusa, w uroczystościach ślubnych partycypowali wszyscy mieszkańcy BK Kafra. Nie wiemy, o czym myślał Józef przy takich okazjach, czy układał plany na przyszłość, jak większość jego rówieśników. Nie dowiemy się nigdy, czy musiał walczyć sam z sobą i z otoczeniem, aby nie poddać się myśli o małżeństwie. Faktem jest, że pewnego pięknego dnia 1851 roku Józef na zawsze opuścił dom rodzinny i wioskę. Prawdopodobnie stało się to o świcie, gdy wraz z budzącą się do życia naturą, dusza ludzka wydaje się lżejsza. Przemknął przez wioskę, nie żegnając się z nikim, sam jeden wyłącznie z własnymi myślami, podążał ku przygodzie drogą bez odwrotu. W sercu niósł słowa. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Mogłoby się wydawać, że Józef niewiele miał do stracenia. Pewne jest jednak to, co pozostawił było dla niego wszystkim. Jego wielki, maleńki świat, krąg uczuć i najdroższych wspomnień. I raz jeszcze przychodzi na myśl Ewangelia. Jezus siedział wraz z uczniami na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie. Bogacze zbliżali się do skarbony i wrzucali monety. Dobrane skrzętnie, by było ich dużo i aby wywołały odpowiedni hałas. Przyszła też uboga wdowa i nieśmiało wrzuciła dwa pieniążki. Być może uczniowie z uśmiechem spojrzeli po sobie, a Jezus przywołał ich mówiąc Zaprawdę powiadam wam. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś, ze swego niedostatku, wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Józef wędrował przez cały dzień, pozostawiając za sobą przeszłość. Przemierzał dolinę i link wśród zieleni topól, Drzew orzechowych i wierzb, których korony pochylały się nad spienioną rzeką. Szedł wśród gór, na tle morza w oddali, aż w końcu pojawił się przed nim wielki klasztor MajFok. Historia klasztoru Mayfok sięga czasów wypraw krzyżowych w XII wieku. Od tamtych czasów przez dwa stulecia był on siedzibą patriarchów maronickich. W odległości piętnastu minut drogi od klasztoru znajdowało się sanktuarium maryjne, do którego napływali pielgrzymi, by wypraszać łaski, chrzcić dzieci, składać śluby i przysięgi sądowe. Majofok było siedzibą Maryi, źródłem, z którego obficie płynęły błogosławieństwa dla kraju. Józef zapukał w ciężkie, klasztorne drzwi i onieśmielony czekał. W obliczu Superiora otworzył swoje serce, prosząc, by przyjęto go do Majfok jako nowicjusza zakonu libańskiego świętego Antoniego Wielkiego. Jak podczas egzaminu wstępnego, Superior zadawał mu szczegółowe pytania o rodzinę, pochodzenie społeczne i motywy które skłoniły go do podjęcia tak poważnej decyzji. Uprzedził go o wszelkich trudnościach związanych z życiem zakonnym, ale też poinformował płynących z niego korzyściach duchowych. Dwaj wujowie, eremici z Kuza, -Haja, z pewnością byli doskonałą rekomendacją. Gdy drzwi klasztoru zamknęły się za Josefem, przedstawiono go wspólnocie, która miała z czasem zdecydować o jego przyjęciu. Przez osiem dni Józef zachował swoje świeckie ubranie i żył w odosobnieniu. Rozważał reguły, statuty i obyczaje zakonne, z którymi miał się zmierzyć. Generalna spowiedź obnażyła duszę postulanta, który w końcu pewnego wieczora, tuż po komplecie, w obecności wspólnoty otrzymał strój nowicjusza czarną sutannę z ciężkiej i szorstkiej tkaniny przepasaną sznurem z koziego włosia. Wraz ze strojem przyjął też nowe imię – Szarbel, po męczenniku z Odessy w II wieku, którego święto Kościół Maronicki obchodzi 5 września. Podczas wzruszającej ceremonii Superior modlił się za nowicjusza Szarbela. O Chryste – Boże nasz, któryś wstąpił z nieba i przyjął ciało z Marii Dziewicy, stał się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, który powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, a także nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyjmij o Panie swego sługę. Wprowadź go do owczarni pokuty, gdyż wyrzekł się on świata, pragnie podążać za Tobą i błaga o Twoją łaskę i miłosierdzie. Racz przyjąć o Panie jego śluby zakonne i udziel mu łaski, by w pobożności, wstrzemięźliwości i posłuszeństwie postępował godnie wobec złożonych ślubów, a Ciebie, Twego Ojca i Ducha Świętego zawsze i nieustannie wysławiał na wieki wieków. Następnie odśpiewano psalm piętnasty, który wymienia wartości moralne człowieka, będącego gościem w domu Boga. Kolejne czytania pochodziły z Ewangelii św. Mateusza, a w nich Piotr zwracał się do Chrystusa z pytaniem co otrzymają ci, którzy pozostawiając wszystko, pójdą za nim. Jezus odpowiedział Zaprawdę powiadam wam przy odrodzeniu gdy syn człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały wy którzy poszliście za mną zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń izraela i każdy kto dla mego imienia opuści dom braci lub siostry ojca lub matkę dzieci lub pole. Stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Zanim nastąpiło przekazanie znaku pokoju, Superior, zwrócony na wschód, modlił się słowami O Boże, rozporządzaj Twoim sługą, sięgnij po broń Twą i stań w jego obronie. Rozprosz przed nim duchy nieczyste i odpędź od niego wszystkie złe myśli. Lęk, lenistwo i opieszałość. Oświeć, O Panie, duszę Jego światłem, Twojej świętej mądrości i pozwól Mu służyć Ci z oddaniem. Pozwól, by stał się błogosławioną latoroślą, która, jak wspaniałe drzewo oliwne, rośnie w domu Bożym. Pozwól, by przestrzegał Twoich przykazań, a Jego imię wpisane zostało w Księdze życia w Królestwie Bożym. Wraz z Ojcami, którzy przywdziali święty strój Zakonny. Wraz ze świętym Antonim, świętym Makariuszem, świętym Pachomiuszem i wszystkimi innymi świętymi przez ich święte wstawiennictwo i modlitwę Maryi, Matki Bożej, wszystkich wybranych i tych, którzy spełniają wolę Twoją, abyśmy wszyscy zasłużyli na dobrą śmierć. I by los nasz stał się losem świętych, byśmy wielbili Cię i składali dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po raz pierwszy wskazany został Szarbelowi przykład starożytnych ojców pustyni: Antoniego, Makariusza i Pachomiusza, między którymi otrzyma on pewnego dnia zasłużone miejsce. Pierwszy rok dla nowicjusza zakonu świętego Antoniego był okresem próby. Żył w odosobnieniu w klasztorze, aby duszę i ciało, myśli i słowa i gesty przyzwyczaić do dyscypliny. Życie toczyło się zgodnie z ustalonym rytmem. Nowy świat początkowo mógł wydawać się chłodny i napawać lękiem, ale z czasem pozwalał rozkoszować się boskością Boga i otwierał nowe horyzonty kontemplacji i radości. Szkolenie Bożej Milicji jest surowe, jak regulamin wojskowy, lecz w istocie swej, przesycone jest duchowością, która wszystko przedkłada na miłość. Nowicjusz miał zakaz mówienia, aby ćwiczyć cierpliwość, musiał milczeć przed zwierzchnikami i odpowiadać tylko gdy był pytany. W jadalni miał odizolowane miejsce. A gdy mijał go superior, musiał wstać, pokłonić się i nie podnosząc wzroku, trzymając ręce skrzyżowane na piersiach. Gdy zasłużył na upomnienie, Musiał natychmiast rzucić się na kolana i słuchać w milczeniu. Zauważymy z czasem, że Szarbel pozostał wiecznym nowicjuszem. Przez całe życie powtarzał owe gesty i zachowania, które nigdy nie były mechaniczne ani zwyczajowe. Każdego dnia nauczyciel nowicjuszy wtajemniczał ich w sekrety modlitwy mentalnej i słownej. Wykładał doktrynę chrześcijańską i wyjaśniał regułę i statuty zakonne. Uczył owocnej spowiedzi i przyjmowania komunii, odpowiedniej recytacji liturgii godzin i pobożnego uczestnictwa w liturgii, która miała być opus magnum przyszłego zakonnika. Oprócz praktyki miłosierdzia i dyscypliny, nowicjusze wraz z wieśniakami z terenów klasztornych pracowali w polu. Podczas pracy mieli być jak cienie drzew, bez światła i głosu, cisi i z opuszczonym wzrokiem. Klasztor w Majfik położony był w środku wioski, otoczony domostwami, wśród upraw morwowych krzewów i hodowli jedwabników, które od niedawna stały się podstawowym zajęciem libańskich wieśniaków. I stanowiły główny dochód kraju. Nowicjusze mieli za zadanie oddzielać liście morwy, podczas gdy w innym miejscu kobiety i dzieci z wioski zajmowały się jedwabnikami. Pewnego razu młoda dziewczyna, zaintrygowana powagą i skromnością nowicjusza z beka kafra, postanowiła wystawić go na próbę dwukrotnie rzuciła w niego jedwabnikiem, aby zmusić go do reakcji i zakłócić jego niezachwiany spokój. Nowicjusz, wstrząśnięty tym pozornie niewinnym gestem tej samej nocy, nic nikomu nie mówiąc, wymknął się ukradkiem z klasztoru. Po czterech godzinach drogi na południowy zachód dotarł o świcie do klasztoru Świętego Marona w Annaya. W księgach klasztornych w Majfik Odnotowano. Józef z B.K. Kafra rozpoczął nowicjat. W sierpniu 1851 przyjął imię Szarbel. Dobrowolnie opuścił klasztor. Wnuczka Hanny, brata Szarbela, opowiadała, że gdy dziadek dowiedział się o pogłoskach z B.K. Kafra o ucieczce Szarbela, bardzo mu współczuł. Z czasem zrozumiał, że brat uciekł z Majfik, gdyż pragnął jeszcze bardziej odsunąć się od świata. Majfok nie dawał mu wystarczającej gwarancji, tymczasem klasztor Wannaya był odizolowany i położony z dala od domów mieszkalnych. Bez wątpienia decyzja została podjęta na gorąco, pod wpływem impulsu, co świadczy o wyjątkowej wrażliwości Szarbela. Reakcja wywołana była emocjami, do których nikt nie posiada klucza i które należy oceniać w świetle nieprzewidywalnej i nieprzeniknionej łaski. Zawadjacki gest dziewczyny mógł być odczytany przez Szarbela w przeróżny sposób gest, wobec którego ktokolwiek inny prawdopodobnie pozostałby obojętny. Szarbel mógł sądzić, że budowana przez niego cegiełka po cegiełce konstrukcja cnót mogła nagle się rozpaść i doprowadzić go do upadku. Z drugiej strony w Ewangelii znajdujemy słowa, które łatwiej przychodzi zrozumieć ludziom wschodu niż nam. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłupie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Tylko święci potrafią zrozumieć subtelność władczych nakazów Słowa Bożego. My, zwykli śmiertelnicy, nie dostrzegamy oślepiającego blasku niektórych fragmentów Ewangelii i staramy się złagodzić pewne reguły Chrystusa. Przeciętność redukuje wszystko do swego niskiego poziomu. Cnota mierzy się na zawrotnych wysokościach łaski, oddaje się bez zahamowań porywom duszy, nieodparcie popychanej miłością Boga. Superiozan Naja mógł początkowo mieć wątpliwości co do uciekiniera. Tym niemniej, po wysłuchaniu go, uznał jego rację. Doświadczony znawca dusz ludzkich zdał sobie sprawę, że nie było to młodzieńcze uniesienie się gniewem, lecz gest, zasługujący na uwagę i wsparcie. Potrzebne było jednak pozwolenie przełożonego generalnego, aby zostać przyjętym do klasztoru świętego Marona. Księgi klasztorne odnotowują, że Szarbel musiał odbywać regulaminowe dwa lata nowicjatu, zanim otrzymał od ojca Antonio el Bahani habit zakonny. 1 października 1853 roku razem z bratem Józefem Abdeli złożył śluby zakonne. Przyjrzyjmy się drodze Szarbela do Majfok, do Annaya, nie bacząc chwilowo na to, co działo się wokół niego. Faktycznie, wydarzenia tak w Beka Kafra, jak i w jego rodzinie zupełnie go nie dotyczyły. Ucieczka z wioski szybko została zauważona, co wywołało niepokój matki, braci i opiekującego się nimi wuja. Niektórzy prawdopodobnie przeczuwali zamiary Józefa, tym niemniej jego nocna ucieczka zirytowała rodzinę. Wnuk Hanny, brata świętego, opowiada, że pewnego razu odwiedził rodzinę w Beka Kafra, ojciec Daniel z klasztorów Kuzachia, Eremita i wuj. Józefa. Przy pożegnaniu poprosiłby Józef, odprowadził go do klasztoru. Brat świętego, Hanna, odparł. Wuju, obawiam się, że jeśli Józef pójdzie z wami, zostanie tam na zawsze. Nietrudno było to przypuszczać, znając charakter Józefa, jego umiłowanie samotności i głęboką pobożność. Mimo to rodzinie niełatwo przyszło pogodzenie się z tym faktem. Jeden z krewnych świętego twierdzi, że aż dwanaście razy próbowano sprowadzić Józefa z powrotem do Beka Kafra, zawsze z niepowodzeniem. Starali się o to matka Brygida, wuj Tanios, który go wychował, bracia Hanna i Behara, nikomu się nie powiodło. Pewnego razu Szerbel wraz z innymi nowicjuszami wychodził z klasztoru świętego Marona, by udać się do pracy w polu. Matka wyszła mu naprzeciw, chwyciła za habit i nalegała, by wrócił do domu, przekonana, że życie zakonne nie było jego powołaniem. Wobec determinacji syna rzekła: Jeśli wybrały życie zakonne, masz być dobrym mnichem, jeśli nie. Natychmiast wracaj ze mną do domu. Początkowo ucieczka Józefa postrzegana była jako utrata dwóch silnych rąk do pracy w polu. W przypadku rodziny Szarbela, gdzie bracia i siostry wspomagali się wzajemnie, brak jednego członka rodziny mógł zdestabilizować sytuację. Można przypuszczać, że wszyscy byli z nim silnie związani uczuciowo, bowiem jako dziecko został sierotą, a matka Przeniosła się do domu nowego męża. Mąż Brygidy, kapłan, nie mógł sprzeciwić się powołaniu pasierba. Wchodziły tu w grę różne przeciwstawne uczucia, jednak troska matki o autentyczność jego powołania świadczy o tym, że członkowie rodziny, chrześcijanie głębokiej wiary, przede wszystkim niepokoili się o powodzenie jego decyzji. Przy innej okazji Brygida, szczególnie związana z Józefem, udała się do Annaya. Należnym jej prawem matki nalegała, by spotkać się z synem. Brat Szarbel zgodził się wymienić z nią kilka słów, lecz pozostał ukryty w cieniu klasztornego korytarza. Matka zaś stała za bramą. Nie mogła nawet zobaczyć syna, płacząc błagała. Synu... Odbierasz mi prawo, by na Ciebie spojrzeć? Jeśli Bóg zechce, zobaczymy się w niebie. Padła odpowiedź za drzwi. Pewnego razu Jezus zwrócił się do spotkanego człowieka, aby poszedł za Nim. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca, rzekł ten, na co Jezus odparł. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Inny zaś dobrowolnie chciał iść za nauczycielem. Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus rzekł, Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jedynie święci przyjmują dosłownie słowa Ewangelii. A fakty potwierdzają, że racja jest po ich stronie. 1 października 1853 roku brat Szarbel otrzymał habit zakonny i złożył śluby wieczyste. Tym samym jego decyzja całkowitego ofiarowania się Bogu i doskonalenia się w cnotach stała się nieodwołalna. Podczas mszy świętej Tuż po antyfonie na wejście szarbel przedstawił się z odsłoniętą głową, bosymi stopami bez pasa. Z twarzą zwróconą ku wschodowi, stał na wprost superiora w otoczeniu wspólnoty, podczas gdy mnisi trzymali w dłoniach zapalone świece. Następnie szarbel skierował się ku zachodowi i klęknął. Superior dał mu pierwsze błogosławieństwo Boga który znajduje odpoczynek w swoich świętych, i zwrócił się do kandydata, który wyraził dobrowolną decyzję ofiarowania się Bogu na zawsze. Celebrant uprzedził, że trudne życie klasztorne wymaga odwagi i ostrożności, i bynajmniej nie zapewnia automatycznie bezpieczeństwa. Przeciwnie, czają się w nim szczególne pokusy, jak głód, pragnienie, zimno, upał. Zniewagi, obelgi, a nawet wrogość i oszczerstwa współbraci. Szarbel musiał być gotowy na śmierć w posłuszeństwie. Śmierć bez widocznych pocieszeń. Wśród chóru rozległ się zdecydowany głos nowego mnicha. Tak, ojcze mój, z pomocą Bożą i Twojej modlitwy. Wiedz mój synu, że aniołowie niewidocznie obecni słuchają wszystkich Twych słów i odnotowują śluby, które złożysz. Bądź uważny, mój drogi, ponieważ rozważ, czy czynisz to spontanicznie, dobrowolnie, całym sercem swoim i w pełni woli. Szarbel powtórzył poprzednią odpowiedź i poproszono go o wypowiedzenie formuły ślubów posłuszeństwa, czystości i ubóstwa zgodnie z regułą zakonu. Musiał też wyrzec się dążenia do godności i wywyższania się, tak w zakonie, jak i poza nim. Po ślubach wieczystych, chór zaintonował Ojcze, Ojcze Prawdy, który przyjąłeś syna marnotrawnego, gdy żyjąc rozrzutnie, roztrwonił majątek, rzuciłeś mu się na szyję. Objąłeś go i kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Przyjmij sługi Twoje, które wracają do Twojej owczarni i pozwól radować się aniołom stróżom z nadziei dla żałujących za grzechy. Następnie celebrant położył dłoń na głowie szarbela, aby powierzyć Bogu Pakt, który nowy mnich zawarł ze swoim Bogiem. Donośnym głosem superior wezwał Chrystusa, który żądał od ludzi radykalnych powołań, odbierających im prawo do uczuć, aby związał szarbela więzią miłości swojej i trzymał go zawsze blisko siebie, tak aby mógł on odziedziczyć obietnice dane tym, którzy odpowiadają na apel boski i poddają się jarzmu łaski, które miłość czyni lekkim. Wzruszająca ceremonia, pełna była śpiewów i czytań. Między innymi odśpiewano fragment listu świętego Pawła do Efezjan, w którym apostoł wzywa do nałożenia zbroi Bożej, aby być niewzruszonym wobec ataków szatana. Następnie była Ewangelia Mateusza, zawierająca obietnicę Chrystusa daną Piotrowi i tym, którzy zostawią wszystko, by podążać za Jezusem. I otrzymają w zamian nieocenione bogactwa duszy. Modlitwy wspólnoty otaczały Szarbela w czułym pośpiechu, by ujrzeć nowego członka godnego wyboru Boga i ojców, którzy go poprzedzali Antoniego Wielkiego, Makariusza, Pachomiusza, Hilariona, Bazylego, Efrema i innych przykładnych Anachoretów. Ceremonia zakończona została błogosławieństwem udzielonym całej wspólnocie. Był to pierwszy i ostatni moment, w którym Szarbel znalazł się w centrum uwagi życia klasztornego. Rozdział szósty Szkoła Świętych. Superior Zannaia, konsultując się ze wspólnotą, zdecydował, że brat Szarbel po złożeniu ślubów zakonnych podejmie naukę w celu przygotowania się do święceń kapłańskich. Zanim zapadła ostateczna decyzja co do jego przyszłej kariery, Szarbela powierzono opiece ojca wikariusza. W owym czasie nie miał prawa do kontaktów z nowicjuszami. Ani innymi mnichami. Scholastykat zakonu św. Antoniego znajdował się przy klasztorze świętego Cypriana, w pobliżu wioski Kififan. Jego celem było kształcenie mnichów pragnących przyjąć sakrament kapłaństwa. Szarbel wyruszył na północ, a w drodze towarzyszył mu jeden ze współbraci. Po trzech godzinach marszu wśród urwisk i górskich ścieżek minął Maifuk, aż w końcu dotarł do nowej siedziby. Zgodnie z regułą zakonu, nauka mnichów odbyła się pod kierunkiem nauczycieli gramatyki i filozofii, a oddzielnie prowadzony był kurs teologii. Niekiedy jeden i ten sam profesor prowadził cały kurs. Każdego miesiąca uczniowie musieli zdawać sprawdzian w formie dysputy filozoficznej, a dwa razy do roku odbywały się sesje egzaminacyjne. W niedzielę studenci brali udział w konferencjach poświęconych pismu świętemu i rozwiązywaniu trudnych problemów sumienia, a także w lekcjach teologii szczególnej przeciwko schizmie, herezji i niewiernym. Uczniowie musieli opanować Perfekcyjnie arabski, język oficjalny kraju oraz syryjski, będący językiem liturgii. W rzeczywistości studia te, pod względem programu i poruszonej tematyki, nie miały ambicji naukowych. Celem ich było podstawowe przygotowanie kapłanów do pełnienia funkcji liturgicznych, spowiedzi i opieki nad prostym i pełnym dobroci ludem. Historia nawet najsłynniejszych wschodnich ascetów świadczy, że było zupełnie wystarczające wykształcenie na poziomie katechezy parafialnej, poszerzone dzięki liturgii dogłębną znajomością Biblii. Mnich winien był wyrzec się nauk teoretycznych, by zdobyć prawdziwą wiedzę duchową, w świetle Ducha Świętego, dostępną dla ludzi o czystych sercach. Orientalne teksty liturgiczne czerpią obficie ze starożytnej literatury chrześcijańskiej, a liturgia maronicka korzysta ze wspaniałych pieśni najwybitniejszych poetów syryjskich, jak święty Efrem, zwany Cytrą Ducha Świętego, i święty Jakub z Saruk, zwany Fletem Ducha Świętego i Cytrą Kościoła Wschodniego. Każdego dnia Szarbel czytał w brewiarzu. W Kościele Świętym głoszona jest wiara, którą przekazali nam Ojcowie Święci, filary Kościoła, dzielni pasterze, wybrani doktorzy, niszczyciele wszelkiej herezji, święci Bazylii, Grzegorz, Atanazy, wieża prawdy Cyryl, Eustacjusz, Jan Chryzostom, słynny święty Efrem święty Jakub i święty Maron. Obcowanie z tekstami, przepełnionymi głębokimi przemyśleniami i duchowością tych wielkich świętych mężów, poszerzało umysł i rozpalało duszę. Kto choć w niewielkim stopniu zetknął się z ojcami Kościoła, wie dobrze, że bardziej wartościowa jest lektura jednej strony ich gorących pism, niż zawiłe i uczone, acz Zimne kwestie lub zaciekłe polemiki. Ojcowie Kościoła są mistrzami wiary i duchowego życia, a ich twórczość często bywa wzorem stylu i poezji najwyższego lotu. Europejczycy, którzy odwiedzali Liban w czasach Szarbela, usprawiedliwiali ograniczone wykształcenie kleru. Mislin pisze: Kapłani libańscy nie mają wykształcenia, jakie zdobywa się w naszych kolegiach, gdyż nie jest im ono potrzebne, tak jak kapłanom europejskim. W Libanie nie ma miast w naszym tego słowa znaczeniu. Maronici są wieśniakami, wszyscy potrafią czytać i pisać i pod tym względem wyprzedzają wiele narodów europejskich które oskarżają ich o ignorancję. Kapłani ich zatem, którzy nie mają do czynienia z ludźmi światowymi, nie muszą głosić kazań w wielkich stolicach, spotykać się na co dzień z uczonymi, czerpiącymi swą wiedzę z gazet, ani zwalczać wpływów burmistrza zwolennika Woltara czy nauczyciela w szkole socjalistycznej, mogą obejść się bez uniwersyteckich stopni. Ich podstawowa wiedza wzbogacona jest żywą wiarą i czystymi obyczajami, od i wszystko, czego im potrzeba. Apostołowie nie byli akademikami, tym niemniej przynieśli światu więcej światła niż wszystkie akademie. Prawdą jest, że maronici, jak i wszyscy ludzie Wschodu, obojętni są na naukę. Z drugiej strony, jakże mogli ją zdobyć pod panowaniem osmańskim? Cały Liban jest jednym wielkim polem uprawnym z niewielką działalnością handlową, bez miast, bez własnych portów. Z pobliskimi państwami może nawiązywać komunikację wyłącznie poprzez miasta tureckie Bejrut i Trypolis i wciśnięty jest pomiędzy pustynię i barbarzyńskie narody. Nie można zatem wymagać od maronitów tego, co niemożliwe. Libańczycy przewyższają znacznie mieszkańców naszych wsi łagodnością, czystością obyczajów, gościnnością, uczciwością, uprzejmością, bystrością umysłu, nieposkromioną wytrwałością, a przede wszystkim zdolnością do uroczych konwersacji i geniuszem poetyckim. Nie mają fabryk ani kolei, powieści, gazet, sal teatralnych, ani policji. Za to kobiety libańskie tkają, tkaniny są wierne mężom. Autorytet ojca rodziny zastępuje siły zbrojne, a piękno nieba, wspaniałość morza, urodzajność natury, zdobyta wysiłkiem pracy rąk ludzkich, tworzą codzienny spektakl, którym potrafią się oni zadowolić. Ten prawdziwy lud Boży potrzebował wyłącznie prawdziwych ludzi Boga. Za czasów Szarbela szkoła w Kifan prowadzona była przez uczonego i pobożnego mnicha, ojca Nemetalacha el-Kafri, który z czasem został generalnym przełożonym zakonu. Był on doskonałym znawcą języka syryjskiego, autorem gramatyki która na długo pozostała klasyczną. Podczas jego nieobecności w klasztorze zastępował go ojciec Nimatullah Kalsab el Hadrini, nauczyciel w słynnym scholastykacie przy klasztorze świętego Cypriana. Ci dwaj szlachetni zakonnicy wywarli głęboki wpływ na wykształcenie Szerbela. Jak już wspomnieliśmy, w duchowej tradycji Wschodu ważniejszy był przykład nieskazitelnego życia nauczyciela niż jego wykształcenie. Dlatego konieczne jest zapoznanie czytelnika z biografią ojca L. Hardiniego, którą przekazał nam ojciec L. Kafri. Dokument ten doskonale wprowadza w świat Szarbela i wspaniale oddaje atmosferę w Kififan. Bez wątpienia el-Hardini był wzorem, na którym szarbel się ukształtował. Znamienny jest fakt, że wraz z procesem beatyfikacyjnym szarbela podjęto również proces beatyfikacyjny el-Hardiniego. Szarbel przejął duchowość swojego nauczyciela. Tak jak prorok Eliasz zarzucił płaszcz na elizeusza, a duch jego spoczął na jego uczniu. Krótka biografia El-Hardiniego pozwoli czytelnikowi wyobrazić sobie pouczenia i tematykę rozważań, które nauczyciel dawał młodemu Szarbelowi. Ojciec Nimotallach, syn Girisa Kasaba i Mari Rad z wioski Hardin w dystrykcie Batrun, Góra Liban. Urodził się w 1808 roku i podczas chrztu przyjął imię Józef. Ojciec El-Kafari, który sam był uczniem Sługi Bożego, pisze: Od dzieciństwa miał inklinację do pobożności i służby do mszy świętej. Unikał towarzystwa i był bardzo dyskretny. Jego ojciec posłał go do szkoły w klasztorze w Hub w Tanturin, District Batrum gdzie nauczył się podstaw czytania w języku arabskim i syryjskim, po czym zajął się uprawą ziemi. Gdy skończył dwadzieścia lat, pozostawił wszystko i wybrał życie zakonne w klasztorze. Od początku nowicjatu wyróżniał się cnotliwością i zapałem do modlitwy, zarówno w dzień, jak i w nocy. Często odwiedzał najświętszy sakrament i pozostawał długie godziny na adoracji. Wielokrotnie spędzał całą noc w kościele, gdy z polecenia zwierzchników opuszczał kościół, wycofywał się do korytarza zakonnego i pogrążał się w modlitewnym skupieniu. Po ukończeniu okresu próby otrzymał habit zakonny z rąk ojca Makariosa z Wadi Krut, ówczesnego superiora klasztoru. Następnie został wysłany do scholastykatu świętego Cypriana. W Kififan, aby zdobyć wykształcenie niezbędne do kopłaństwa. Przykładał się do studiów z takim zapałem, zaangażowaniem i punktualnością, jednocześnie przestrzegając reguły zakonne, iż zwierzchnicy zmuszeni byli posłać go do klasztoru świętego Mojżesza Abisińskiego w dystrykcję Maten, aby nie stał się ofiarą nadmiennej skrupulatności co uniemożliwiłoby mu złożenie ślubów zakonnych. Wkrótce jednak, ze względu na dobre zachowanie, pozwolono mu powrócić do scholastykatu. Jego postępy w nauce przewyższały innych uczniów, którym chętnie pomagał w lekcjach. Ponadto, z nakazu superiora, zajmował się krojeniem materiałów, co nie ujmowało jego zapału w pełnieniu obowiązków religijnych i praktyce ćwiczeń eremickich. Po ukończeniu studiów przystąpił do egzaminów, uzyskał doskonałe wyniki i w 1833 roku przyjął śluby kapłańskie. Jego gorliwość w sprawach wiary, praktyki i miłosierdzia i cnót uległy wzmocnieniu. Przygotowując się do mszy świętej, przystępował każdego dnia do spowiedzi. Pozostał wtedy wierny tej praktyce do końca życia, z drobnymi wyjątkami, kiedy nie było to możliwe, lub gdy spowiednicy zabraniali mu takiej częstotliwości. Spowiednicy ci zapewniali, że nigdy nie znaleźli w nim powodów do rozgrzeszenia. Spowiedź była dla niego najlepszym przygotowaniem do boskiej ofiary. Celebrował mszę przez całą godzinę. Modlił się z pobożnością i prawdziwą miłością. Podczas celebracji Mszy świętej emanował radością. Jego serce przygotowywało się solidnie poprzez modlitwy mentalne czytania i adoracje najświętszego sakramentu. Przystępował do celebracji późnym rankiem, gdy wszyscy już odprawili mszę, a kończył około południa, bowiem długo pozostawał na modlitwie. Nie jadł obiadu, dopóki nie odmówił całego różańca, często w towarzystwie innego mnicha, z zapałem i pobożnością, wzruszającym głosem, z prawdziwie synowską miłością, do najświętszej Maryi, Panny, Matki Bożej. Przez dwadzieścia pięć lat życia w kapłaństwie pościł codziennie, nawet w niedzielę i święta. Przestrzegał ślubów zakonnych i przykazań w sposób rygorystyczny. Wyjątkowo cenił cnotę posłuszeństwa i stosował się do jej wymogów z niezwykłą dokładnością. Wyłącznie z posłuszeństwa przyjął stanowisko asystenta powierzone mu trzykrotnie z racji jego gorliwości w przestrzeganiu reguł monastycznych. Początkowo uzyskał nominację na profesora w scholastykacie klasztoru w Kififanie i funkcję tę pełnił przez dwa kolejne kapituły. Pracował z wielkim zaangażowaniem, bowiem wykształcenie i dyscyplina szczególnie leżały mu na sercu. Był biegły przede wszystkim w teologii moralnej. Charakteryzowała go żywa inteligencja i szeroka wiedza. W szczególny sposób Chronił skarbu czystości. Tak skrupulatnie, że nie patrzył nikomu w twarz i nigdy nie przestawał z kobietami. Unikał spotkań z nimi do tego stopnia, że zbaczał z drogi, gdy podczas podróży dochodziło do nieprzewidzianych spotkań, schodził z konia, szedł pieszo i kierował wzrok ku ziemi. W ciągu swojego życia nie tylko nie pozwolił nigdy, by kobieta pocałowała mu dłoń ale nawet młodym mężczyznom rzadko się to udawało. W ten sposób unikał wszelkich okazji do grzechu. Korzystał ze wszystkich, najskuteczniejszych środków, jak posty, nocne czuwania i surowość wobec samego siebie. Z tego powodu był wychudzony i blady, choć był w dobrej kondycji i miał dużo siły, miał zniszczony żołądek i często zwracał spożyty pokarm. Prawdopodobnie działo się to z powodu zimnego jedzenia, które przechowywano dla niego na obiad. Twierdził, że opóźnia godzinę posiłku nie z powodu postu, z wyjątkiem soboty i wigilii, ale ze względu na ćwiczenia duchowe, które wymagały czasu. Starał się, by ubóstwo charakteryzowało wszystko, co go dotyczyło: pokarm, ubiór, miejsce odpoczynku. Preferował przedmioty niewygodne i wyłącznie niezbędne, nawet w przypadku książek. Za każdym razem, gdy przekraczał próg klasztoru, przekazywał superiorowi wszystkie przedmioty, z których korzystał, choćby było to pióro. Oddawał też superiorowi klasztoru cały dochód uzyskiwany z oprawiania książek. Kontynuował pracę w introligatorni, nawet gdy został generalnym asystentem zakonu czasami zawsze za pozwoleniem kupował szaty kapłańskie i obrazy święte dla kościołów nigdy nie tracił czasu i zawsze był zajęty pracą lub modlitwą był niezwykle pokorny a pokora była fundamentem wszystkich jego cnót nie znosił gdy okazywano mu szczególne wyrazy szacunku unikał pochwał dlatego odmawiał sprawowania ważnych funkcji Akceptował je tylko wtedy, gdy musiał okazać posłuszeństwo wobec przełożonych. Za każdym razem jednak usilnie starał się o dymisję. Gdy przewidywano, że mógłby osiągnąć najwyższą pozycję w zakonie, odpowiadał raczej śmierć. Pewnego razu starano się go przekonać, że z woli Boga powinien był przyjąć pewną funkcję dla dobra zakonu, a on odpowiedział, że Pan i najświętsza jego matka, byli temu przeciwni. Pytany skąd o tym wiedział, twierdził, że najświętsza Maryja Panna poinformowała go osobiście. Mawiał, że prosił Boga, aby śmierć nie dopadła go na wysokim stanowisku. Tym niemniej, gdy zmuszony był sprawować honorowe funkcje, odznaczał się skromnością, pokorą i zawsze sam się obsługiwał był uprzejmy w słowach i gestach, szczególnie łagodny wobec irytowanych. Potrafił użyć słów pojednania i uspokoić każdego. Jego miłosierdzie wobec braci było całkowicie zgodne z regułą. Darzył wszystkich jednakową miłością, bez względu na osobę, miejsce czy pokrewieństwo. Szczególną sympatią darzył ludzi prostych, cnotliwych, pobożnych i żarliwych nie nawiązywał przyjaźni pragnął jedynie więzi mającej za cel drugiego człowieka a Boga jako jej jedyną przyczynę był surowy wobec siebie samego i wyrozumiały wobec innych z ostrożnością przyjmował poważne zobowiązania uwalniając od nich innych z wyjątkową uwagą dbał o to by nie stać się w żaden sposób powodem zgorszenia dla bliźnich przeciwnie Wkładał wysiłek, by każdemu dodać otuchy, wzmocnić poczucie miłości chrześcijańskiej i wzbudzić wewnętrzną przemianę. Zawsze, gdy tylko miewał okazję, ludziom prostym i dzieciom, chętnie zadawał pytania na tematy religijne i tłumaczył im, co jest niezbędne do zbawienia, dawał jałmużnę ubogim, na ile to było możliwe ze wzruszającym współczuciem i miłosierdziem. To samo miłosierdzie okazywał grzesznikom i duszom czyśćcowym i za wszystkich gorąco się modlił. Z cierpliwością znosił wszelkie doświadczenia, bóle fizyczne i moralne, choroby, cierpienia, niedogodności pór roku, zwłaszcza zimno, którego doświadczył zimą w kościele w dzień i w nocy, Głód, nie mówiąc o zaburzeniach trawienia, na które cierpiał. Nosił zwykły habit i czasami pozwalał się rozgrzać przy ogniu u współbrata, ale tylko wtedy, gdy zimno było wyjątkowo dokuczliwe. Nigdy nie był smutny ani przygnębiony. Zawsze miał jednakowy humor, poddawał się całkowicie woli Bożej, Dbał wyłącznie o to, by pozostać wiernym swoim ćwiczeniom duchowym, udoskonalać je i nieustannie wzbogacać. Modlił się nieustannie, dniem i nocą. Nie opuszczał modlitwy wspólnotowej, dziennej i wieczornej, chyba że z niesłychanie poważnej przyczyny. Podczas ostatniej choroby, dopóki tylko mógł utrzymać się na nogach, nigdy nie opuścił chóru. Żył w zjednoczeniu z Bogiem. Nawet praca nie przeszkadzała mu trwać nieustannie przed jego obliczem i kontemplować boskie atrybuty. Widać to było w jego spokoju, wyciszeniu, powadze i westchnieniach. Dlatego lubił oddalać się od ludzi i unikał utrzymywania z nimi jakichkolwiek kontaktów. Wielkie było Jego nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Kilkakrotnie w ciągu dnia godzinami pozostawał w adoracji. Adorował z szacunkiem i nabożeństwem od chwili wejścia do kościoła. Przed wyjściem zaś długo klęczał zapatrzony w ołtarz. Któż zdołałby opisać Jego ogromną miłość do Najświętszej Panny i żarliwe nabożeństwo do niej? powiecie, że był w niej zakochany. Powtarzał nieustannie jej błogosławione imię, wzywając ją dniem i nocą w sposób niezwykle wzruszający. Za każdym razem, gdy wchodził lub wychodził z celi, odmawiał na kolanach przed obrazem pozdrowienia anielskie. Szczególną miłością darzył nabożeństwo do tajemnicy niepokalanego poczęcia. Dlatego często powtarzał Błogosławione, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi, panny. Powtarzał te słowa także podczas ostatniej swojej choroby w delirium. Gdy odzyskiwał przytomność, zwracał się ku wizerunkowi Maryi, mówiąc: O Maryjo, przyjdź mi z pomocą. Przez całe życie szczerze ją kochał, opowiadał o niej i namawiał wszystkich do poświęcenia się Maryi, zwłaszcza poprzez Wstąpienie do Bractwa Niepokalanego Serca Maryi, którego sam był członkiem. Gorliwie je propagował, rozpowszechniając biuletyny Bractwa przesyłane mu przez Jezuitów. Ponadto angażował się w fundację Bractw w klasztorach zakonu. Sam przynależał do Bractwa Niepokalanego Serca Maryi, do Bractwa Szkaplerza Karmelitańskiego i Różańca Świętego. Każdego dnia i nawet nocą zwykł czytać dzieło świętego Alfonsa Maria Ligiori, uwielbienia Maryi, żywiąc się nim jak pokarmem przepysznym i trzymając je zawsze przy łóżku. W sobotę, w dniu szczególnie poświęconym Maryi, pościł do południa i powstrzymywał się od spożywania pokarmów tłustych. Jadał wyłącznie te, które przyrządzone były na Oliwie. Pościł we wszystkie Wigilie poprzedzające święta maryjne przez cały miesiąc maryjny, podczas którego jadał wyłącznie chleb i warzywa. Wypełniał swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją w sposób bezstronny. Często wizytował klasztory zakonne. Raz, wkrótce po złożeniu ślubów, zmuszony był wejść do ojcowskiego domu. Miał wówczas swoją wioskę w drodze do scholastykatu. Nie chciał przyjąć niczego od rodziny ani wówczas, ani w przyszłości. Gdy nie mógł odmówić, natychmiast rozdawał współbraciom to, co otrzymał. Bardzo rzadko przyjmował rodzinę w rozmównicy. Jednym słowem, ten święty zakonnik był wzorem wszelkich cnót i nieporównywalnej świętości. Jego nieskazitelne życie i miłosierdzie stały się przysłowiowe, nie tylko dla mnichów, ale dla całego ludu. Mówiło się jeden taki podobny do Hardiniego lub Hardana, czasownik arabski utworzony specjalnie, by powiedzieć stać się takim jak Hardini. Takie było jego życie do momentu, gdy śmierć zniszczyła cytrę, którą. Artysta ten grał chwałę Najwyższemu. Blask jego cnót zyskiwał na intensywności, aż sięgnął pełni. 14 grudnia o północy Nimatullach przeszedł do lepszego życia. Tuż przed utratą przytomności przyjął komunię świętą i ostatnie namaszczenie z nabożeństwem i całkowitym oddaniem się woli Bożej. Wzywając Matkę Najświętszą. Cała wspólnota oraz niektórzy księża diecezjalni przybyli bez zaproszenia, pochowali go po wzruszającym i uroczystym pogrzebie. Wszyscy starali się dotknąć czymś jego ciała, by zachować relikwie. Niektórzy bracia świeccy obcinali mu włosy z głowy i brody, inni kawałki habitu. Poprzez tej relikwie z czasem dokonało się wiele cudów. Przez jakiś czas ciało pozostało pod ziemią było nienaruszone. Z powodu wielu cudów, za pozwoleniem władz zakonnych ciało ekshumowano, następnie wystawiono je w nowej trumnie w miejscu udostępnionym dla wiernych. Wiele było uzdrowień i innych łask. Ojciec El Hardini zmarł w wieku 50 lat w 1858 roku. Szerbel kończył wówczas studia w scholastykacie Świętego Cypriana. Był świadkiem cnót i sławy przykładnego mnicha i pragnął go naśladować w ciszy, wiernie i wytrwale. Ojciec El Kafri Biograf El Hardiniego dał wzmiankę o pobycie świętego w Kififan. Pewien stary Eremita twierdził, że słyszał od niego, że Szarbel był dla współbraci wzorem pilności i posłuszeństwa. Klękał w kościele zawsze w tym samym miejscu. Gdy klęczał, emanował chrześcijańską miłością. Inni studenci, widząc go, odczuwali wzruszenie. Gdy ojciec L. kafri Skifi Fan, dowiedział się o śmierci Szarbela w obecności przełożonych zakonnych, dyrektora szkoły i studentów rzekł, był moim najzdolniejszym uczniem teologii. Studenci wykrzykiwali, Szczęśliwy ty, ojcze Szarbelu, bowiem umiałeś zasłużyć na niebo. Inny świadek twierdził, że szarbel był wyjątkowo zdolny w teologii moralnej. W tej samej dziedzinie, która opierała się na traktacie świętego Alfonsa Marii Lugiori, specjalizował się El Hardini. Jak wspominaliśmy, El Hardini był zagorzałym czytelnikiem uwielbień Marii, autorstwa tego wielkiego świętego i pisarza z Neapolu. Zobaczymy, że Szarbel czytał i rozważał przygotowanie na śmierć, czyli rozmyślania o prawdach wiecznych tego samego autora. Bez wątpienia w Libanie jego wpływ i inspiracja były ogromne. Nabożeństwo do Matki Bożej porównywalne jest do jej kultu w Neapolu. Święty Alfons poprzez swoją prostotę i zasadniczość duchowej doktryny inspirowanej najczystszymi źródłami patrystyki doskonale przyjął się w tradycji wschodniej. Pobyt w Kififan był dla Szarbela. Decydujący. Przez długie lata surowej pracy i zaangażowania, inteligentny młodzieniec z Kafra wchłaniał naukę przede wszystkim życia. Chłonny wiedzy, nie tracąc ani chwili cennych nauk, zachłanny chrześcijańskiej miłości i cnót, miał przed oczami, i była to największa dla niego łaska, wybitne wzory świętości. Święci nigdy nie pozostają osamotnieni. Ich duchowa płodność jest najlepszym świadectwem ich cnót. Rozdział siódmy: przy ołtarzu. W kościele maronickim stopnie hierarchii różnią się nieco od kościoła łacińskiego, podobnie jak różnią się między sobą rytuały. Stopnie święce niższych, obecnie zwanych posługami, są następujące – kantor, psalmista, lektor, subdiakon, a święceń wyższych – diakon i prezbiter. Kantor otrzymuje tonsurę oraz funkcje, które w kościele łacińskim powierzane były stopniowo ostiariuszowi i akolicie. Subdiakon zaś w obu kościołach ma podobne obowiązki. U maronitów szczególnie ważną funkcją jest lektura Pisma Świętego, w której wyróżnia się pięć części. Pierwsza zawiera czytania ze Starego Testamentu, z wyjątkiem proroków, i powierzona jest lektorowi lub psalmiście. W drugiej czytane są księgi prorockie, co również należy do obowiązków lektora. Trzecia złożona jest z listów apostolskich świętego Jakuba. Świętego Judy, Świętego Piotra i Jana oraz Dziejów Apostolskich, i należy do subdiakonów. Część czwarta zawiera listy Świętego Pawła, czytane przez diakonów. Piąta zaś zarezerwowana jest dla Ewangelii, którą czyta archidiakon. Tytuł honorowy nie należy do Święceń. Nie znamy daty niższych święceń Szarbela. Wiemy natomiast, że 23 lipca 1859 roku w siedzibie patriarchatu w Bekerge na polecenie patriarchy Boulusa Masada Szarbel przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Józefa Marid. Święty nie zostawił po sobie żadnych pism ani dziennika duchowego, ani też żadnego dokumentu, który mógłby ucieszyć biografa. I zaspokoić ciekawość czytelników. Nie dane jest nam poznać uczuć i myśli Szarbela. Wiemy jedynie, że przez całe swoje życie, codziennie, z wyjątkowym zaangażowaniem przeżywał mszę świętą. Żył dzięki codziennej ofierze eucharystycznej. Każdy kolejny krok w karierze zakonnej Szarbel. Rozważał dogłębnie i ze wszystkich sił starał się być w pełni świadom pełnionych funkcji duchowych. Podstawą do medytacji był dla niego sam tekst rytuału. Ludzie Boga nie szukają dróg na skróty, zgłębiają naukę Kościoła, który jest naszą matką. Teksty i dokumenty kościelne są kompletną i rzetelną syntezą doktryny i życia. Religijnego. Często sami zdajemy sobie sprawę, że to, co z trudem zaczerpnęliśmy ze strumyka, jasno i wyraziście dostępne jest w źródle. W kościele maronickim kapłan otrzymuje święcenia podczas mszy świętej tuż po konsekracji. Aby ofiarować Kościołowi światu nowego kapłana, biskup przygotowuje się, czerpiąc siłę z obecnych na ołtarzu świętych misteriów. Zwraca się ku ołtarzowi, spogląda w górę i unosi ręce. Po odsłonięciu postaci eucharystycznych wykonuje ruchy rękami wokół pateny i kielicha. Następnie łączy dłonie i przenosi je nad głowę wybrańca, by przekazać mu zaczerpniętą moc. Powtarza te gesty trzykrotnie, porusza rękami nad głową kandydata i okrywa ją ornatem. Następnie prawą dłoń nakłada mu na głowę, a lewą kontynuuje ruchy wokół. Dotykając dłonią głowy przyszłego kapłana, biskup odmawia specjalną modlitwę konsekracyjną. Przechmogący, Wielki Boże! Któryś uczynił niezliczone rzeczy chwalebne i godne podziwu, któryś jest wszechpotężny i nieprzenikniony, godzien podziwu za myśli w stosunku do nas ludzi. Tyś jest naszym Bogiem, Ty, który znasz sekrety serc naszych, przenikasz i znasz nas. Nic nie da się ukryć przed Twoim wzrokiem i słusznym osądem. Ty objawiasz przyszłość, Ty wśród pokoleń wybierasz na świętych tych, którzy podobali się Tobie. O Panie, wybierz też tego sługę, swego do kapłaństwa i udziel Mu łaski otrzymania wielkiego daru Ducha Świętego, nienagannych obyczajów. I niezachwianej w wiary, aby był On godny sprawowania kapłaństwa Ewangelii Królestwa Twojego, stania przy świętym ołtarzu, składania darów i ofiary duchowej, odnowienia ludu Twojego poprzez odmycie odradzające i odnawiające, ukazania się innym jako lampa emanująca światłem Twego Jednorodzonego i współwiecznego Syna, zarządzania i upiększania Twego świętego Kościoła, świadczenia dobrodziejstw poprzez nałożenie rąk, tak by rozpowszechniać słowo Ewangelii na chwałę Twego imienia, tak na całej ziemi, jak i w Kościele powierzonym Temu słudze Twemu. Biskup. Zwrócony do ołtarza, odmawia kolejne modlitwy, unosząc ręce nad świętymi misteriami głową kapłana. Modli się o wylanie Ducha Świętego i łask płynących z kapłaństwa. Następnie olejem krzyżma świętego biskup namaszcza dłonie wyświęcanego, a pod koniec modlitwy naznacza mu czoło znakiem krzyża, mówiąc O Panie Boże Wszechmogący! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl, którą zasadziła twa prawica i Syna Człowieczego, któregoś utwierdził dla siebie. Następnie nakłada dłoń na głowę nowego kapłana i ogłasza wyświęcenie. Kapłan otrzymuje nowe szaty, które z wyjątkiem dodatkowych na rękawników są obecnie identyczne jak w Kościele Łacińskim. Po lekturze fragmentów listów i Ewangelii kapłan z procesją trzykrotnie obchodzi wokół kościół. Podczas pierwszego okrążenia okadza kościół i wiernych, za drugim wnosi Ewangelię, za trzecim patenę i kielich z ciałem i krwią Chrystusa. Po powrocie do ołtarza ucałowuje go, odmawia modlitwę za zmarłych kapłanów, Przyjmuje z rąk biskupa komunię pod dwiema postaciami, a następnie udziela jej klerykom i wiernym. Ceremonie kończą modlitwy i przestrogi. Naszym obowiązkiem jest zaznaczyć, że wszystkie oficjalne zebrane świadectwa do procesu kanonizacyjnego wyraźnie wskazują, że Szarbel od początku do końca swego życia zakonnego pozostał wierny jednemu. Niezmiennemu modelowi życia, niemalże jak w zegarku, który równomiernie odmierza sekundy, minuty i godziny, punktualnie zamykając krąg każdego dnia. Dla zegarka każdy dzień jest identyczny, człowiek zaś żyje pod bezlitosną presją czasu i każdy dzień różni się od drugiego. Bywają dni niepowtarzalne i wyjątkowe wyróżniające się z codziennego rytmu. Jak już wspomnieliśmy, nieznane są nam przeżycia z lat młodzieńczych Szarbela, ani inne gwałtowne przemiany, z wyjątkiem przypadku z Majfik. Zasadniczo, potwierdza on tylko silne przekonanie Szarbela, by nie zbaczać nawet minimalnie z obranej drogi, choćby poprzez chwilowe roztargnienie. Już jako nowicjusz modlił się wzorowo i skrupulatnie przestrzegał reguł, co dla osoby duchownej jest normą i syntezą świętości. Był przykładnym studentem, mnichem i pustelnikiem. Z przekazów świadków wyłania się figura świętego, który wiódł życie w stabilnej doskonałości, bez żadnych wstrząsów i wahań. Oczywiście absolutna doskonałość nie jest osiągalna nawet przez świętego. Od niego wymaga się, by nie odstępował świadomie od decyzji poświęcenia się Bogu i by postępował zawsze, nawet gdy inni znajdują powód do krytyki, w dobrej wierze i czystej intencji, aby był heroicznie wierny swemu powołaniu i podporządkowywał się obowiązkom. Próba nakreślenia diagramu wzrostu życia duchowego Szarbela okazuje się niemożliwa. W pewnym momencie, jak zobaczymy, przejdzie on do życia pustelniczego, co można by określić krokiem do przodu. Tym niemniej świadkowie są zgodni, że zmiana warunków zewnętrznych pod żadnym względem nie wpłynęła na jego przemianę ani na jego wewnętrzny rozwój. Z tego powodu, w odniesieniu do Szarbela, rozróżnienie między okresem życia klasztornego, w latach 1859-75, a życiem pustelniczym, w latach 1875-98, nie ma większego znaczenia dla określenia jego duchowej sylwetki. Oczywiście pozostaje nam oceniać wyłącznie to, co zewnętrzne, bowiem tajemnice jego pozostaną na zawsze nieznane. Innymi słowy, Szarbel pozostał niezmienny, zawsze taki sam. Dlatego pozwoliliśmy sobie zebrać razem różne epizody i świadectwa, wybrane niezależnie od okresu życia Szarbela. Mamy nadzieję, że czytelnik nie weźmie nam tego za złe. Jako usprawiedliwienie niech świadczy fakt, że na początku naszych poszukiwań staraliśmy się odtworzyć krok po kroku, chronologicznie, wewnętrzne życie Szarbela. Ale zamiar ten nie tylko okazał się niemożliwy, lecz także bezużyteczny. Charakterystyką świętości Szarbela już od samego początku jest jego całkowite oddanie się poszukiwaniu doskonałości w każdym słowie, w każdym zachowaniu. Jest to świętość równie wymowna jak ta zdobyta dzięki stopniowej przemianie, czy też poprzez gwałtowne przejście z życia grzesznego do łaski, jak przydarzyło się wielu świętym. Bohaterem jest zarówno żołnierz, który utrzymuje swoją strategiczną pozycję aż do ostatniej kropli krwi, jak i ten, który posuwa się z pozycji na pozycję, aby dokonać decydującego podboju. W codziennej mszy świętej Szarbel znajdował niewyczerpane źródło refleksji, na której jeden dzień wydawał się zbyt krótki. Istotne i głębokie znaczenie liturgii eucharystycznej, cud realnej obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina, Zjednoczenie z Chrystusem, istota ofiary proponują rzeczywistość niezgłębioną, tajemniczo obecną, która, przepełnia duszę. Liturgie kościołów wschodnich są jak bujny ogród, obfitują w czytania z Biblii i teksty ojców Kościoła, hymny i aklamacje, gesty pełne symbolicznych znaczeń, których korzenie sięgają do najstarszej tradycji Kościoła i wspaniale dostosowują się do psychologii ludzi Wschodu. Liturgia amaronicka związana jest z tradycją z Antiochi, gdzie wyznawcy Chrystusa po raz pierwszy nazwani zostali chrześcijanami. Historia jej jest skomplikowana, nie, niełatwa do wyjaśnienia. Postaramy się dać zwięzłe wyobrażenie o obrządku mszy tzw. prywatnej, która była jedyną uznaną na wszystkie dni, przez synod libański z 1736 roku. Nie odróżniała się od mszy śpiewanej, jak w kościele łacińskim, lecz od koncelebrowanej, mogąc podobnie jak ta być zwykła lub uroczysta. Podobnie jak wszystkie liturgie eucharystyczne różnych obrządków, również msza maronicka złożona jest z dwóch wielkich części. Liturgii Słowa i właściwej Eucharystii. Każda z tych części dzieli się na kolejne, mające ściśle określony rytuał i modlitwy, oddzielone modlitwami zmiennymi, tak zwanymi anaforami. Kapłan nakłada szaty liturgiczne, cytując przy każdej z nich fragment z Biblii, który podkreśla ich symboliczne znaczenie. Następnie zbliża się do ołtarza, udziela błogosławieństwa, nakłada kadzidło i przygotowuje materię boskiej ofiary. Część przygotowawczą kończy modlitwa Ojcze nasz i hymn Trisagion. Następuje potem sześć sekcji, zwanych częściami lub oficjami. Część pierwszą złożoną z różnych modlitw kończy Husoio czyli modlitwa pokutna zawierająca majestatyczne proemio i sedro z wezwaniami maryjnymi do apostołów, męczenników, wszystkich świętych i zmarłych. W drugiej sekcji następuje introa, śpiew liturgiczny, po czym celebrans okadza dary ofiarne, modląc się słowami misere, zmiłuj się nade mną. Odmawiane są kolejne modlitwy, drugie Husojo, po którym następuje Proemio i sedro, który jest hymnem zamiennym. Środa u Maronitów jest dniem poświęconym Maryi, i wówczas sedro jest ku jej czci. Następuje Trisagion i Okadzenie, potem czytania listów i Ewangelii. Wśród pięknych modlitw, które kończy hymn świętego Efrema, zwany Pierwszą homilią. Tak kończy się część pierwsza, dydaktyczna i zaczyna Eucharystia. Kapłan recytuje hymn, okadza ołtarz, dary ofiarne i wiernych, odmawia wyznanie wiary, po czym zaczyna się anafora. Mszał Maronicki zawiera osiem z około siedemdziesięciu znanych anafor syryjskich, które kapłan wybiera według własnego uznania. Ta, która ulubiona jest przez wszystkich kapłanów i z której najczęściej korzystają, nosi tytuł Anafora Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, Matki Wszystkich Kościołów. Zawiera modlitwy z liturgii łacińskiej i wzoruje się na Anaforze Dwunastu Apostołów. Kapłan wyciąga ręce nad wiernymi, prosi o Boże błogosławieństwo, modli się. Zdejmuje welon i odsłania kielich. Przekazuje znak pokoju ołtarzowi, darom ofiarnym i posługującemu, którym przekazuje go wiernym. Następnie, welonem zdjętym z kielicha wykonuje ruchy nad misteriami, wyznacza nim znak krzyża i błogosławie wiernych. Wszystkim gestom towarzyszą odpowiednie modlitwy. W czwartej sekcji Mszy Świętej. Celebrans błogosławi patenę i kielich. Odmawia modlitwę triumfalną, którą kończy Sanctus. Następnie głośno i wyraźnie wymawia słowa konsekracji i przechyla kielich z krwią Chrystusa na cztery strony, na znak krzyża. Odmawia tajemnicę wiary, czyli anamnezę i modlitwę dziękczynną wykonując trzykrotnie ruchy rękami nad darami ofiarnymi, a następnie modli się o zesłanie Ducha Świętego Epiklesis. Kolejna następuje modlitwa wstawiennicza, w której wymienia pasterzy kościoła Maryję Świętych Zmarłych i błogosławi Wiernych. W piątej sekcji kapłan wyznacza hostią osiemnaście razy znak krzyża – symbol osiemnastu godzin pasji Chrystusa, podczas gdy posługujący odmawia modlitwę lub homilię. Celebrans podnosi hostię i kielich, by ofiarować je Bogu Ojcu i podczas podniesienia odmawia modlitwę św. Jakuba z Sarug, Ojcze wszelkiej prawdy, którą będziemy mieli jeszcze okazję cytować. Następnie recytowana jest modlitwa Ojcze Nasz, z embolizmem i druga modlitwa z nałożeniem rąk i błogosławieństwem wiernym. Długa inwokacja poprzedza podniesienie najpierw hosti, a potem kielicha, którymi kapłan wyznacza znak krzyża. W szóstej sekcji następuje łamanie hosti i częściowe zanurzenie jej w kielichu. Kapłan spożywa połowę hosti i wypija łyk wina z kielicha. Następnie komunikuje wiernych. Pozostałe postacie eucharystyczne złożone zostają w ofierze za zmarłych, a następnie spożyte. Następuje dziękczynienie po komunii piękna, obszerna modlitwa o błogosławieństwo dla wiernych. Końcowe błogosławieństwo udzielone zostaje po trzykrotnym alleluja i modlitwie Ojcze nasz. Jeśli kapłan Pozostawia szaty liturgiczne na ołtarzu, całuje Go mówiąc. Zostań w pokoju, o święty ołtarzu, i abym ja w pokoju powrócił do Ciebie. Eucharystia, którą od Ciebie otrzymałem, niech służy mi na przebaczenie grzechów, abym mógł stanąć przed trybunałem Chrystusa bez winy i wstydu. Nie wiem, czy powrócę jeszcze, by złożyć tu kolejną ofiarę. Celebracja mszy świętej jest sprawdzianem wiary i cnót kapłana. Nic nie jest tu dozwolone zmysłowemu doświadczeniu. Wszystko ujawnia się poprzez wiarę. Tam, gdzie wszystko mogłoby stać się przyzwyczajeniem, wszystko musi zachować wieczną świeżość. Szarbel celebrował mszę świętą z ogromną powagą i bez pośpiechu. Recytował słowo po słowie z niezwykłą dokładnością. Uczestniczący wierni byli wyraźnie pod wrażeniem, a ja sam, zaświadcza Saba Tanus Musa, świecki, który przez 18 lat miał kontakt ze świętym, często mu posługiwałem. Wielbiłem Boga, zwłaszcza gdy klęczał podczas konsekracji, jak i we wszystkich jego ruchach. Jego wiara była jakby ucieleśniona. Czasem tuż przed słowami konsekracji łzy ukradkiem spływały mu z oczu, dwukrotnie zwróciłem na to uwagę. Raz łzy zmoczyły korporał, po przyjęciu komunii pod dwoma postaciami, szarbel, zauważył ślady łez na korporale i, myśląc, że była to kropla krwi Chrystusa, zaniepokoił się. Spytałem. Co wam się stało? Czy to wasza łza, która spadła wam z oczu po konsekracji? Szarbel był niespokojny. Pomszy, zaniósł korporał do klasztoru i opowiedział wszystkim superiorowi, aby uspokoić sumienie. Ojciec François as Sibrini, który poznał świętego trzynaście lat przed śmiercią, mówi: Podczas celebracji mszy świętej na jego twarzy widoczne było niezwykłe nabożeństwo. Był jakby w uniesieniu i całkowicie wyłączony z otaczającego go świata. Po wypełnianiu praktyk religijnych spędzał kilka godzin przygotowując się do mszy, którą kończył dopiero około południa. Podobnie przez wiele godzin odmawiał modlitwy dziękczynne. Jakiekolwiek byłyby jego obowiązki, przygotowanie i dziękczynienie trwały co najmniej godzinę. Przedmioty, których używał do mszy, jak mydło, ręcznik, buty, przez głęboki szacunek przeznaczał wyłącznie na tę okazję. Trwał w duchowym uniesieniu, zwłaszcza w momencie epiklezy. Podczas komunii i podniesienia, chwaląc Boże miłosierdzie, trwał zatopiony w kontemplacji i nie zwracał uwagi na żaden ruch ani dźwięk wokół niego. Inni duchowni świadczyli, Często brałem udział w jego mszy i obserwowałem, że wyglądał tak, jakby widział na własne oczy Syna Bożego. Gdy przyjmował ciało i krew Chrystusa, wyglądał, jakby smakował największy przysmak świata i napój niebiański. Szczególnie precyzyjni są naoczni świadkowie życia świętego z okresu pustelniczego, kiedy mógł on w pełni wyrażać swoją pobożność. Z powodu wielkiej czci i szacunku dla najświętszego sakramentu, zwykł kłaść po prawej stronie ołtarza, od strony ewangelii, świecznik metalowy trójramienny, na którym układał trzy czyste chusteczki. Pierwsza służyła do osuszenia rąk, czasem też nosa, i korzystał z niej od początku mszy do czytań. Druga od czytań do słów konsekracji. Trzecia. Od konsekracji do końca. Po długim dziękczynieniu przygotowywał chusteczki na następny dzień, prał je i suszył. Eremita, mieszkający przez pewien czas ze świętym, opowiadał, że w Eremie wśród pustelników przyjęty był obyczaj służenia sobie na zmianę domszy świętej, zwłaszcza zimą, gdy bezruch groził zamrożeniem. Pewnego razu, gdy śnieg spadł obficie, dwaj pustelnicy, Towarzysze szarbela chcieli się ogrzać przy ogniu, kiedy święty przygotowywał się do mszy. Ciepło wprawiło ich w senność, lecz w pewnym momencie spadający węgiel i popiół obudził ich. Przestraszeni pobiegli do kaplicy, gdzie ujrzeli ojca szarbela w liturgicznych szatach, stojącego przed ołtarzem w oczekiwaniu na posługującego. Gdy pojawili się mnisi, szarbel spokojnie czekał, nie okazując śladu z niecierpliwienia. Pewien stary mnich opowiadał. Mój zmarły brat Sabatanus Abi Junes i jego żona kafa, którzy mieszkali w pobliżu pustelni szarbela i często uczestniczyli w jego mszy, opowiadali mi, że w ostatnich dniach życia szarbela zdarzyło się, że podczas podniesienia jego ręce, w których trzymał najświętszy sakrament, zastygły w uniesieniu. Ponieważ podniesienie trwało zbyt długo, towarzyszący mu eremita, zbliżył się i przekonał się, że nie mógł on wykonać żadnego ruchu. Delikatnie wyjął hostie z jego dłoni i położył ją na patenie. Przy pomocy brata, butrosa służącego w pustelni, posadzili szarbela na krześle obok ołtarza. Po upływie pół godziny sługa Boży powrócił do normalnego stanu, podszedł do ołtarza i dokończył celebrację mszy. Ten sam świadek wspomina o niezwykłym wydarzeniu. Mój brat i jego żona opowiadali mi, że pewnego razu, gdy ojciec Szarbel odprawiał mszę w Eremie, wraz z nim była obecna, zmarła rok temu, czteroletnia siostrzenica żony mojego brata, córka Józefa Saba, Rakel. Dziewczynka ta podczas podniesienia ujrzała w dłoniach szarbela dzieciątko i zawołała: Ciociu, popatrz, jakie piękne dzieciątko. Ciotka uciszyła ją. Gdy szarbel przełamał hostię, mała zawołała ponownie: Ciociu, zobacz, łamie dzieciątko. Ciotka ponownie ją uciszyła, a ojciec szarbel kontynuował celebrację. Przysłowiowa powolność szarbela podczas odprawiania codziennej mszy, która odstraszała niecierpliwych posługujących, świadczy o jego dogłębnym zrozumieniu ofiary mszy świętej i jego nienasyconym pragnieniu Boga. Pewien kapłan zatrzymał się kiedyś w remie i odprawił mszę w pośpiechu. Szarbel nie mógł się powstrzymać i przerywając ciszę, co rzadko się zdarzało, powiedział: Czemu się tak spieszycie? Czyżbyście jedli zupę z ciecierzycy? Podczas pierwszych lat kapłaństwa Szarbela w Libanie przebywał archeolog Ernst Renan. Miał on okazję odwiedzić Palestynę, gdzie odkrył Piątą Ewangelię na ziemi Chrystusa. Dzięki Piątej Ewangelii Renan odkrył Chrystusa w swoisty sposób. Redukując jego życie do konfliktu krajobrazów, pogodnych ogrodów, wzgórz i baśniowych postaci z Galilei, przeciwstawionych surowości pustyni i ludzi z Judei, którym melancholin i przygnębiony Chrystus poddał się i pozwolił ukrzyżować. Niechlubnie sławne życie Chrystusa Renana, opublikowane w 1863 roku. Zalało, jak trucizna Europę. W tym samym czasie w libańskiej miejscowości Annaya ojciec Szarbel zagłębiał się każdego dnia w światło i pokój tajemnicy Chrystusa żywego i obecnego w Eucharystii. Kto go widywał, odkrywał Ewangelię łaski i życia. Najwyraźniej Jezus Chrystus tajemnica tajemnic Ewangelii. Nie nadawał się do literackich prób i romantycznych wynurzeń. Rozdział ósmy Gałąź Starego Dębu. Społeczność maronicka zrodziła się w cieniu klasztoru. Z biegiem czasu przeniosła się w góry Libanu, a klasztory, podobnie jak opactwa benedyktyńskie we wczesnośredniowiecznej Europie stały się ośrodkiem życia nie tylko duchowego. Edukacja religijna maronitów opierała się na wychowaniu klasztornym. Mnisi wszczepiali wiarę prostą, głęboką i nieugiętą, umiłowanie liturgii, skłonność do surowych praktyk ascetycznych, podobnie jak surowość górskiego środowiska przezwyciężano wytrwałą, rozumną niemalże ascetyczną pracą przez długie wieki mnisi libańscy nie mieli reguły samodzielnie i spontanicznie wybierali życie w modlitwie i pokucie bez składania ślubów zakonnych nawet gdy gromadzili się we wspólnoty które nie miały żadnej podstawy prawnej przybyli z Syrii do kraju wyludnionego i nieprzystępnego, który szczególnie sprzyjał życiu w samotności i w surowej ascezie. W krótkim czasie liczba mnichów wzrosła tak, że zaludnili Świętą Dolinę. Sława tych samotników przekraczała granice Libanu. Pewien arystokrata z Prowancji François Galoup de Castille, zmarły w 1644 roku, który przybył na wschód, aby pogłębić znajomość pisma świętego, poświęcił się w Libanie życiu pustelniczemu i zasłynął jako święty. W XVII wieku, dzięki prestiżowi pewnych arystokratycznych rodzin maronickich, Mnisi przenieśli się ze Świętej Doliny na południe, do dystryktu Kesuren, który stał się ośrodkiem życia chrześcijańskiego Libanu. Wkrótce pełno było tam klasztorów i kościołów, a miejscowi, prości i życzliwi, tak oto zostali opisani przez współczesnego jezuitę. Ludzie ci mają dobry charakter i poczucie humoru, są przyjaźni wobec wszystkich, a nie mając zbyt wiele do zaoferowania, obdarowują choć dobrym słowem. Bluźnierstwo jest rzadkością, o kradzieży nie ma nawet mowy. Gdy dotknie ich choroba lub nieszczęście, znoszą wszystko cierpliwie jako wolę Bożą, są zdolni do wyrzeczeń i postów, a kobiety ich są wyjątkowo powściągliwe. Przywiązują dużą wagę do różańców, medalików i obrazów świętych. Do połowy XVII wieku klasztory libańskie zachowywały autonomię, a mnisi z braku reguł i spisanej konstytucji dostosowywali się do dyscypliny przyjętej zwyczajowo. Strój zakonny równoważny był przyjęciu ślubów. Ustawodawstwo zakonne w Libanie. Wprowadził dopiero słynny patriarcha maronicki Stefan Duachi, zmarły w 1704 roku. Wysłany na studia do Rzymu w 1670 odszukał w bibliotekach i wydobył z zapomnienia historyczne dokumenty dotyczące swojego narodu. Podczas pobytu w Rzymie miał okazję przekonać się o korzyściach z centralizacji władzy w klasztorach zachodnich i rozważał nad jej użytecznością we własnym kraju. Opatrzność przyszła mu z pomocą. Gabriel Hawa, Abdallah Karali i Józef Al-Batn, trzej maronici z Aleppo w Syrii, dzięki kontaktom z zakonnikami łacińskich misji wschodnich, franciszkanami, jezuitami i kapucynami, nabrali wyobrażenia o zorganizowanym i uregulowanym życiu zakonnym. Przedstawili projekt patriarsze, który chętnie go przyjął. Otrzymali z jego rąk strój zakonny 10 listopada 1695 roku. Wyznaczyli w ten sposób nową drogę, która nie przewidywała jeszcze ślubów zakonnych. Tego samego roku złożyli jednak śluby ubóstwa, a w 1698 roku powstał zarys reguły jako uzupełnienie do powszechnie uznawanej tradycji świętego Antoniego pustelnika. Wkrótce wokół trzech mnichów zgromadzili się uczniowie. Od nazwy miasta, z którego pochodzili założyciele, przyjęli nazwę Alepini. A od 1706 roku mnisi libańscy świętego Antoniego. W niedługim czasie zgromadzenie poddane zostało ciężkiej próbie. Gabriel Hawa odłączył się od współbraci, osiadł w Rzymie i starał się, bez powodzenia, założyć nową wspólnotę. Ojciec Karali. Wybrany na generalnego superiora, przedstawił regułę patriarsze, który zatwierdził ją 18 czerwca 1700 roku. Mnisi złożyli trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Reguła została z czasem uzupełniona o czwarty ślub pokory i w tej formie zatwierdzona 23 listopada 1725 roku. Przez patriarchę Jakuba Awada. Ponieważ przeciwko nowemu zakonowi rozpętała się kampania, aby ją powstrzymać, zwrócono się do stolicy apostolskiej. Reguły i konstytucje mnichów Syro Maronickich zakonu św. Antoniego Kongregacji Góry Liban, które z arabskiego na łacinę przełożył Giuseppe Simone Asemani Zostały w końcu przejrzane, uzupełnione i zatwierdzone przez papieża Klemensa XII 31 marca 1732 roku w brewe apostolatus officium. Bakcyl podziału nie został jednak całkowicie zwalczony. Z Aleppo przybyli do Libanu liczni aspiranci cnót i nauki Abdallaha Karali. Germano Farhat wspomina o rozbieżnościach wśród mnichów, którzy powierzali się opiece piece Najświętszej Maryi Panny. Aby uniknąć większych nieporozumień, wyodrębniono dwa zakony Halabitów Alepini i Baladytów z kraju, po arabsku Balad. Obecnie dwa zgromadzenia noszą oficjalne nazwy. Libański Zakon Maronicki Świętego Antoniego i Zakon Maronicki Błogosławionej Maryi Dziewicy. Wymóg czasów i przemiany społeczne kraju zmusiły mnichów do sprawowania urzędu w parafiach i do nauczania w szkołach. Po dostosowaniu Konstytucji do nowego prawa kanonicznego Kościołów Wschodnich 16 grudnia 1955 roku, libańscy Antonianie Zostali uznani przez Stolicę Apostolską jako zakon niemonastyczny. Reguła zakonu, do którego wstąpił Szarbel. Zasadniczo opiera się na tzw. regule świętego Antoniego. Opublikował ją po raz pierwszy uczony Maronicki Ibrahim al-Haklani według arabskiego tekstu będącego późną kompilacją wzorującą się głównie na żywocie świętego Antoniego, który spisał święty Atanazy, biskup Aleksandrii, uczeń i przyjaciel ojca achanorytyzmu. Żywot świętego Antoniego został przetłumaczony na język łaciński przez Ewagriusza z Antiochi w 388 roku. Ibrahim al-Haklani Opierał się również na innych tekstach poświęconych świętemu Antoniemu, jak również na tradycji pierwotnego monastycyzmu. Reguła monastyczna Szarbela wzorowała się także na konstytucjach zakonu świętego Pawła I Pustelnika, który założony został przez kanonika z Ostrzychomia na Węgrzech około 1250 roku. Zakon rozprzestrzenił się na terenie Europy Centralnej, a w 1780 roku, na mocy dekretu cesarza Józefa II, uległ kasacji. Konstytucje zakonne, opracowane w Rzymie w 1643, stworzyły podstawy dla wielu wschodnich zakonów. Szarbel był zagorzałym lektorem Żywotu Świętego Antoniego. Oraz tradycyjnych antologii dawnych bohaterów monastycyzmu. Oprócz zasad wyrażonych w regule swojego zakonu, których szarbel był żywym wzorem, także uważano go za regułę wcieloną, wchłonął on i wskrzesił ducha pierwszych słynnych mnichów powszechnie znanych jako ojcowie pustyni. Wspomnienia świadków są zgodne i jednoznaczne. Pewien duchowny zapewnia: Przywrócił nam pamięć o historiach znanych z żywotów starożytnych ojców pustyni. Inny świadek mówi: żył podobnie jak święci i dawni pustelnicy, o życiu których czytaliśmy w Synaxarionie. Doprawdy, zaświadcza innym nich: Jest on ucieleśnieniem cnót ojców pustyni ze Sketis. Przewyższył nawet to, o czym czytamy w książkach. Superior klasztorów Annaja zaświadcza: Gdyby nie przepisy kościelne zabraniające oddawania czci sługom bożym przed ich beatyfikacją i kanonizacją, mnisi zapisaliby już żywot tego sprawiedliwego, szarbela, w synaksarjonie kościelnym, bowiem nie czytaliśmy o żywotach ojców pustyni niczego. Co przewyższałoby tego znakomitego ermitę. Szarbel miał niewiele książek. Oprócz tekstów wschodnich czytał wyznania świętego Augustyna, o naśladowaniu Chrystusa, przygotowanie do śmierci świętego Alfonsa Liugiori, o doskonałości chrześcijańskiej Alfonsa Rodrigueza, są to klasyczne podręczniki zachodniej duchowości chrześcijańskiej, które pośrednio i bezpośrednio ujmują istotę duchowości ojców pustyni i monastycyzmu pierwotnego. Ci, którzy spotkali się z ascezą katolicką w formie, w jakiej naucza się jej do dziś, porównując ją do ascezy ojców pustyni, ze zdziwieniem stwierdzają, że obie formy są identyczne. Bez wątpienia nie jest to zwykły przypadek, lecz bezpośredni wpływ. Nowożytni mistrzowie życia duchowego uformowali się na szkole starożytnych mnichów. Za czasów apostołów zainicjowano życie ascetyczne w formie życia w dziewictwie. Pod koniec epoki prześladowań Kościół z trudem Lecz skutecznie przenikał społeczeństwa pogańskie na przełomie III i IV wieku, gdy okazje do męczeństwa stawały się coraz rzadsze, najwyższy ideał wyrzeczeń, na którym wzorowali się żarliwi chrześcijanie pierwszych trzech wieków, przybrał nowe formy doskonałości. Rodzaj dobrowolnego męczeństwa, mającego zastąpić krwawą ofiarę należy jednak zaznaczyć że także przed edyktem Konstantyna z 313 roku żarliwi chrześcijanie uciekali od świata i oddawali się ascezie w życiu prywatnym inni zaś szukali na pustyni całkowitego wyrzeczenia się przyjemności skorumpowanego świata nadludzki przykład wielkich postaci jak święty Paweł pustelnik i święty Antoni Zainspirował wielu naśladowców, którzy na pustyni w rejonie Teb oraz w syryjskich i palestyńskich grotach zwanych Lavra, zostali duchowymi synami ojców pustyni. Święty Paweł Step, około roku 250, wycofał się z życia i poświęcił samotności, Egipt stał się centrum anachoretyzmu z pustynią w okolicach Teb, gdzie przebywał święty Antoni i jego uczniowie. Pustynią nitryjską wraz z uczniami świętego Ammoniusza, który udał się tam około roku 325 oraz Sketis, gdzie przebywali uczniowie Makariusza Wielkiego. Z Egiptu ruch anachorytów. Przeniósł się do Palestyny wraz z Hilarionem z Gazy, na pustynię Synaj, ze świętym Nilem i do Syrii. Inicjatorem życia cenobitycznego był święty Pachomiusz, urodzony w pogańskiej rodzinie ku 290. Po przyjęciu chrztu udał się na pustynię w okolicach Teb i osiadł w opuszczonej świątyni. Został uczniem słynnego samotnika Palemona, którego z czasem opuścił, by przenieść się do opustoszałej wioski Tabenesi na prawym brzegu Nilu, gdzie wielu ascetów obrało go za mistrza. Powstał tu pierwszy klasztor, który szybko zgromadził około setki mnichów. Pachomiusz sformułował dla nich regułę, ustanawiając władzę centralną i praktykę życia wspólnotowego. Według obliczeń w V wieku mnisi egipscy osiągnęli liczbę 500 tysięcy olbrzymie miasto Boże. Cenobityzm uchronił monastycyzm, prymitywny od niebezpiecznych zjawisk anarchii religijnej. Za wielkich twórców uregulowanego życia monastycznego uważa się świętego Bazylego. Na wschodzie i świętego Benedykta z Nursi na zachodzie. Gdzie zapoznano się z monastycyzmem dzięki pismom świętego Hieronima. Dla świętego Atanazego życie świętego Antoniego jest wystarczającym przykładem ascezy, a według świętego Grzegorza z nazjanzu jest kodeksem prawnym życia zakonnego przedstawionym w formie narracji. Urodzony około 250 roku. Na zachodnim brzegu Nilu w Środkowym Egipcie, wysoko postawionej zamożnej rodzinie Antoni, w wieku osiemnastu lat został sierotą wraz ze swoją młodszą siostrą. Pewnego dnia słuchając słów Ewangelii. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Rozdał swoje tereny i sprzedał resztę, zachowując część na utrzymanie siostry. Kolejna przestroga Ewangelii. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro. Skłoniła go do podjęcia następnego kroku. Ulokował siostrę w klasztorze, a sam został uczniem starego eremity, który żył poza wioską. Wówczas stoczył słynne walki epickie z szatanem, po czym zamieszkał w wykutym w skalę grobowcu, a następnie w zniszczonym zamku, gdzie żył jak więzień przez 20 lat, otrzymując zapasy tylko co 6 miesięcy. W międzyczasie zmagał się z atakami szatana, który za wszelką cenę chciał złamać tego Chrystusowego atletę. Około roku 305 grupa mężczyzn pragnących iść jego śladem zmusiła Antoniego do otwarcia bram pustelni. Wkrótce okolice zaludniły się eremitami, dla których wielki samotnik stał się ojcem i czcigodnym mistrzem, cenionym i poszukiwanym ze względu na cudowną skuteczność jego modlitwy. Podczas prześladowań Maksymina w roku 311 udał się do Aleksandrii, by wspomagać uwięzionych i skazanych na pracę w kopalniach. Chrześcijan. W poszukiwaniu surowej ascezy wybrał życie w odosobnieniu w rejonie Teb w pobliżu Morza Czerwonego. Od czasu do czasu udawał się z wizytą do uczniów. Ludzie lgnęli do niego tłumnie i przyprowadzali chorych, aby ich uzdrawiał. Powróciwszy do swej samotni, przeżył tam dwadzieścia lat. Zmarł w wieku stu pięciu lat. W 356 roku przepowiadając własną śmierć i prosząc o pochówek w sekretnym miejscu. Życie świętego Antoniego, jego przykład i nauczanie przekazane w apoftegmatach stało się kodeksem życia monastycznego również na zachodzie, gdzie Antoni, zwany Opatem, był i pozostał bardzo popularny. Antonik, którego Atanazy nazywa męczennikiem miłości, jest prekursorem i wzorem dla niezliczonych męczenników miłości, którzy w przeciągu wieków mieli w pogardzie wszystko, aby całkowicie i wyłącznie zdać się na łaskę. Szarbel, ze względu na swoje pochodzenie, czas i świat, w którym przyszło mu żyć, razem z powietrzem wdychał doktrynę i przykład ojców pustyni. Aby z czasem stać się, zwłaszcza w latach spędzonych w Eremie, ich prawowitym potomkiem. Rozdział 9. Modlitwa i praca. Po przyjęciu święceń kapłańskich, ojciec Szerbel zamieszkał w klasztorze świętego Marana w Annaja. Wspólnie z nim przebywało tam około 10 mnichów i 15 braci świeckich. Przeżył w tym miejscu 16 lat do 1875 roku. Maronici zamieszkiwali wzgórza w okolicach Annaya od XIII wieku. Po najeździe arabskim i upadku krzyżowców wioski, kościoły i klasztory zostały zniszczone lub spalone. Aby usunąć ślady chrześcijaństwa, sprowadzono tutaj. Z Iraku i Persji szyickie plemiona muzułmańskie. W kontakcie z maronitami, ich duchem braterstwa i miłości, Arabowie złagodnieli i z czasem tereny wokół Annaya powróciły w ręce maronitów. Nazwy miejscowości tego regionu przywołują na myśl topografię miejsc świętych Jerozolimy i jej okolic. Najwyższy szczyt to Góra Przemienienia Turżaja, na południu jest Górą Oliwną na wschód znajduje się Klepisko Ornana Jebusyty Annaya, zaś jest drugą Betanią. Budowę klasztoru św. Marona w Annaya rozpoczęto w 1828 roku roku narodzin Szarbela. Był to budynek z surowych, kwadratowych kamieni, zdominowany dzwonnicą, która wyglądem przypominała twierdzę. Modlitwa i praca, zgodnie z regułą zakonną, wyznaczały codzienny rytm życia szarbela. W opinii świadka, szarbela można było zobaczyć tylko w kościele i przy pracy. Nie marnował czasu z odwiedzającymi, nigdy nie był zmęczony. Nieustannie trwał w kontemplacji. Święty sprawował liturgię godzin w chórze wraz ze wspólnotą. Gdy z ważnych przyczyn nie było to możliwe, modlił się sam, klęcząc lub stojąc przy pulpicie, powoli wyraźnie wymawiał słowa, jak gdyby w konwersacji z kimś, kogo jego oczy dostrzegały. Śpiewał psalmy z zaangażowaniem i powagą. W skupieniu spoglądał na księgę i nic nie było w stanie rozproszyć jego uwagi. Maronicka liturgia Godzin zawiera około dziesięciu psalmów oraz czytania z homilii starożytnych ojców. Bogata jest w treści teologiczne hymny, śpiewy i modlitwy wywodzące się z poezji świętego Efrema i świętego Jakuba Saruk. Różnorodne rodzaje literackie tej górnolotnej i dźwięcznej poezji wiary wzbudzają smutek i radość, trwogę i nadzieję, wyrażają pełną gamę uczuć wypełniających duszę ludzką, która trwa w dialogu z Bogiem i nie godzi się na otaczający świat. Dzień liturgiczny odmierzany jest od zachodu do zachodu. I składa się z siedmiu godzin kanonicznych. Nieszpory, kompleta, nabożeństwo o północy, jutrznia, trzecia, szósta i dziewiąta godzina kanoniczna. Przykładowy schemat dnia szarbela był następujący: o północy, nabożeństwo, jutrznia o wschodzie słońca, trzecia godzina kanoniczna, następnie praca, około godziny jedenastej, msza święta. Następnie szósta i dziewiąta godzina kanoniczna. Obiad około trzeciej po południu, a między piątą i szóstą nieszpory. Do modlitw obowiązkowych Szarbel dodawał inne. Przede wszystkim różaniec, który zwykł odmawiać w kościele. Klęcząc na kolanach modlił się żarliwie i z widoczną radością, także wzbudzał wśród współbraci chęć przyłączenia się do jego modlitwy. Nabożeństwo do Matki Bożej było kwiecistym ogrodem duszy Szarbela, cennym dziedzictwem jego narodu, jak również mistrza i nauczyciela El Hardiniego. Potrzebował co najmniej trzech godzin na praktyki religijne, wśród których szczególne miejsce miały dusze czyśćcowe. Gdy nie pracował, przebywał w kościele i trwał pogrążony w modlitwie. Dusza Szarbela Czuwała nieustannie. Często modlił się bez słów, modlitwą, o której wspomina Jan Kasjan, podsumowując myśl i doświadczenie starożytnego monastycyzmu. Nie bierze pod uwagę żadnego wyobrażenia, nie wyraża się ani głosem, ani słowem, wypływa z płomiennego zapału i niewymownego uniesienia, i z nienasyconego porywu ducha. W mistycznej ekstazie z nieopisanym jękiem i wzdychaniem dusza otwiera się na Boga. Nieustanna modlitwa jest charakterystyczna dla starożytnej duchowości monastycznej. Według Kasjana cel mnicha i doskonałość serca polegają na nieprzerwanej wytrwałości w modlitwie. Na ile dane jest ludzkiej słabości, jest to wysiłek zmierzający do niewzruszonego spokoju duszy i wiecznej czystości. Wewnętrzna doskonałość, budowana przez realizację cnót, ma przed sobą jeden cel osiągnięcie doskonałości w modlitwie. Bez tego ukoronowania, które łączy różne elementy w zwartą całość, nie ma ani stałości ani trwałości. Faktycznie bez cnoty nie można uzyskać ani udoskonalać stałego pokoju serca w modlitwie. Jednocześnie cnoty, które są fundamentem, bez modlitwy nie osiągną perfekcji. Duszą starożytnej modlitwy monastycznej było czytane podczas liturgii godzin pismo święte. Słowo Boże stanowiło źródło nieustannej medytacji. Zapał mnicha czyni go podobnym do duchowego jelenia, który pasie się na wzgórzach proroków i apostołów, żywiąc się ich tajemnym i subtelnym nauczaniem. Siłę witalną czerpie z pokarmu, którym nie przestaje się żywić. Wyrażone w psalmach uczucia. Przenikają go do tego stopnia, że recytuje je, jakby on sam był ich autorem, jak modlitwę prywatną w poczuciu głębokiej skruchy, lub co najmniej, jak gdyby skomponowane były one specjalnie dla niego, a to, co wyrażają, nie dotyczy tylko proroka, ale w nim samym każdego dnia znajduje swoje spełnienie. Zgłębianie Pisma Świętego nie było przedmiotem nauki, lecz mądrości, było poszukiwaniem Boga i Jego woli, ścieżką do doskonałości. Lampą, która świeci w ciemnym miejscu aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w sercach, źródłem pocieszenia i nadziei, bogactwem i zbroją duszy Szarbel pozwalał sobie tylko na minimum koniecznego wypoczynku. Po nabożeństwie o północy zwykł pozostawać w kościele aż do samego rana. Pozornie wydawało się, że szedł spać i wstawał razem ze wszystkimi. Ojciec Ignacy zaświadcza. Pamiętam dobrze, gdy pełniłem w klasztorze funkcję Shimais służącego, a później już jako mnich, Wchodziłem czasami do kościoła, by sprawdzić, czy lampka przy najświętszym sakramencie jest zapalona. Pewnego razu światełko było zgaszone i starałem się dojść po omacku, by je ponownie zapalić, gdy potrąciłem kogoś, kto rzekł: Nie bójcie się, to ja. Po głosie poznałem, że był to klęczący ojciec Szarbel. Z tego powodu wspólnota powierzyła mu obowiązek ogłaszania dzwonem, wezwania na nocną liturgię godzin. Według monastycznej tradycji ducha, któremu grozi zepsucie, umacniają trzy elementy: nocne czuwanie, medytacja i modlitwa. Praktykowane wytrwale umacniają duszę w niezłomnej stałości. Nie osiąga się jej, dodaje Kasjan, inaczej niż poprzez ciągłą pracę, nie z zamiłowania do zarobku, lecz dla skromnych potrzeb klasztoru, bowiem jest to sposób na uwolnienie się od obaw o życie doczesne i realizację przykazania apostolskiego. Nieustannie się módlcie. W początkach Ascezy monastycznej samotnicy, którzy opuszczali wioski, byli zwykle ubodzy i jako tacy poświęcali się pracy fizycznej. Praca w pocie czoła była podstawą każdego ćwiczenia ascetycznego i stałym elementem w życiu prostych ludzi. Ponieważ umartwienia i pokuta redukowały do minimum potrzeby materialne pustelników, praca ich służyła praktyce miłosierdzia, aby pomagać ubogim. Bowiem porzucając wygody i satysfakcję świata nie byli oni zwolnieni od odpowiedzialności, jaką każdy z nas ma wobec bliźniego. Benedyktyńskie motto Ora et labora jest doskonałą syntezą życia zakonnego wszechczasów. W klasztorze wannaya wszyscy musieli pracować. Każdy miał określone obowiązki wewnątrz klasztoru lub na przynależnych mu polach uprawnych. Ojciec Szarbel pochodził z rodziny wieśniaków, dlatego zgodnie z regułą przeznaczono go do pracy w polu. Jako mnich, mówi świadek, pracował jako płatny robotnik, który stara się o wyższe wynagrodzenie, wykonując dobrze pracę i przedłużając jej godziny. Po spełnianiu praktyk religijnych Szarbel wraz ze współbraćmi wyruszał w drogę wśród winorośli i pól, niosąc ze sobą potrzebne do pracy narzędzia. Pracował tak długo, jak było to konieczne, czasem aż do zachodu słońca. Zdłuż drogi nie odzywał się ani słowem, w skupieniu, z opuszczonym wzrokiem odmawiał różaniec. Gdy spotykał po drodze pielgrzyma na tradycyjne powitanie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, odpowiadał tylko Niech Bóg was błogosławi. Po przybyciu na miejsce pracy nie tracił chwili czasu. Z kapturem opadającym na oczy, żwawo kopał ziemię, aż pod obficie spływał mu z czoła. Nie dbał o osuszenie go, także spadające krople Moczyły mu habit. Często pracował jak typowy libański rolnik w górach. Na spadzistym terenie budował tarasy przy pomocy murków oporowych lub ścinał gałęzie, by przygotowywać pole uprawne do zasiewu. Jeśli obowiązki zmuszały go do pozostania na długo poza klasztorem w godzinach przeznaczonych na modlitwę, oddalał się od pomagających mnichom wieśniaków klękał na ziemi, unosił do góry ręce i modlił się. Następnie powracał do wyznaczonych mu zajęć. Podczas pracy nie wypowiadał ani jednego słowa. Pewien świadek zapewnia. Ojciec Szarbel mówił tyle, co drzewa i kamienie. Jedynym znakiem jego obecności był głuchy dźwięk łopaty i łomot odrzucanych kamieni. Można było usłyszeć jego głos tylko, gdy po wykonaniu powierzonego mu zadania pytał się nadzorcy, co pozostało mu do zrobienia. Przyjmował wówczas postawę nowicjusza w obecności superiora, z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Z upływem czasu zapał szarbela zamiast słabnąć wzrastał. Nie musiał martwić się, czy nadszedł czas ukończenia pracy, bowiem czoło pokrywał mu marznący pot. Gdy współbracia zmęczeni od słońca i wysiłku siadali na kamieniu, by odetchnąć lub wymienić kilka słów, Szarbel nie dołączał do nich. Gdy wyraźnie nakazywano mu kilka chwil odpoczynku, siadał na uboczu w ciszy. Nie gasił pragnienia i z niecierpliwością czekał na powrót do pracy. Nie odmawiał nigdy zadań, które przewyższały jego możliwości fizyczne. Mniejsi i praktykujący z nimi wieśniacy zwykli prosić superiora, by nie wysyłał do pracy w polu ludzi, którzy się do tego nie nadają, gdyż czynią oni więcej szkód niż pożytku. Nikt jednak nigdy nie uskarżał się na szarbela. W drodze powrotnej, po zachodzie słońca święty dźwigał wiązkę chrustu na zapas dla klasztoru i narzędzia do pracy w polu. Odmierzał kroki w rytm Zdrowaś Maryjo z modlitwy różańcowej. Pewnego dnia, gdy mnisi ze względu na porę zasiewów musieli przenieść się wraz z wołami i pługami z jednego pola na drugie, szarbelowi zrobiono żart. Woreczki z nasionami powierzono nowicjuszom i Minichowi, od którego znamy ów epizod. Tenże ojciec Antonius Aitu wpadł na pomysł, by wystawić na próbę cierpliwość świętego. Obciążył Szarbela wszystkim, co miał pod ręką, tak jak gdyby miał on sam przenieść cały kwipunek grupy. Gdy ojciec Antonius skończył, Spod gmatwaniny worków i narzędzi ujrzał uśmiechniętą twarz szarbela, który upomniał go słowami Chrystusa skierowanymi do faryzeuszy: Biada wam, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Wszyscy wybuchnęli śmiechem i szybko uwolnili szarbela od ciężaru. Pewnego dnia wyznaczono ojca Szarbela na cały tydzień, do pomocy murarzom przy budowie pieca chlebowego. Poinformowany przez mistrza o swoim zadaniu, Szarbel zabrał się do kruszenia kamieni i przenoszenia ich, także krwawiły mu ręce. Murarz, poruszony delikatnością Szarbela, bezskutecznie prosił go o ostrożność. Święty był jak cień. Starał się przemykać niepostrzeżenie. Dostrzegano go bowiem, jak mówi wspomniany mistrz murarski, Bóg uczynił go godnym czci. Przychodzą tu na myśl słowa Atanazego z żywotów świętego Antoniego. Twarz jego emanowała wielką i zadziwiającą łaską. Otrzymał ten dar od Boga. Gdy znajdował się w tłumie mnichów, kto nie znał go, chciał go zobaczyć. Zostawiał wszystkich i biegł ku niemu, przyciągnięty jego spojrzeniem. On sam tymczasem nie wyróżniał się spośród innych ani wyższością, ani ważnością, lecz poprzez łagodność rysów, pogodę i czystość duszy. Dusza jego. Trwała w pokoju, a zmysły zewnętrzne ogarniał spokój. Rozdział 10 Błogosławieni ubodzy. Śluby zakonne są uroczystym zobowiązaniem, które Kościół przyjmuje w imieniu Boga, są konsekracją do życia doskonałego w ubóstwie. Czystości i posłuszeństwie. Przestrzeganie tych rad ewangelicznych jest drogą wyraźnie wyznaczoną, która prowadzi do określonego celu. Ta wąska ścieżka zmusza do jednoznacznego ukierunkowania wszystkich sił duchowych. Ubóstwo jest dobrowolnym wyrzeczeniem się dóbr ziemskich, a czystość rezygnacją z przyjemności ciała. Posłuszeństwo zaś jest ofiarowaniem własnej woli, całkowitym ogołoceniem prowadzącym do absolutnej wolności duszy. Dusza wolna od wszelkiego ciężaru gotowa jest usłyszeć wołanie Boga, który nieustannie powtarza: Przyjdź i chodź za mną. Pewien świecki brat tak podsumowuje życie szarbela. Nie potrafił robić nic innego, jak tylko modlić się, odprawiać mszę świętą i przestrzegać reguły. To lakoniczne i zwięzłe świadectwo doskonale daje wyobrażenie o świętości mnicha. Pewien duchowny mówił: Był gigantem ducha w umartwieniu i wyrzeczeniu, inny zaś wyróżniam się spośród najbardziej cnotliwych mnichów jak wielki dąb różni się od krzewu żarnowca gdy superior powierzał jednemu z braci szczególnie trudny obowiązek zwykł słyszeć w odpowiedzi czyżbyście brali mnie za ojca szarbela ja nie potrafię żyć tak jak on życie świętego było stałym Upomnieniem dla współbraci, którzy pilnie obserwowali, czy stoi on zawsze na wysokości przypisywanej mu sławy. Wspólnota by bynajmniej nie była rozprzężona przeciwnie. Obecność ojca Szarbela wyznaczała niemal nieosiągalny poziom, wobec którego łatwo było się załamać. W Piśmie Świętym ubóstwo bogate jest w duchową treść. Nie jest wyłącznie wyrzeczeniem się dóbr materialnych, ale także określonym stanem duszy. Dla Jezusa ubóstwo jest błogosławieństwem, dzięki któremu szybciej można zdobyć Królestwo Boże. Filozofia monastyczna uczy, że gdy wyrzekamy się widocznych bogactw tego świata, porzucamy dobra, które do nas nie należą. Które są nam obce, nawet jeśli jesteśmy dumni z ich nabycia dzięki naszej pracy lub otrzymaliśmy je w spadku. W rzeczywistości nic do nas nie należy, oprócz tego, co mamy w sercu i co wraz z duszą stanowi jedność, także nikt nie jest w stanie nam tego odebrać. Ubóstwo materialne ma zatem sens tylko wtedy, gdy jest bogactwem duszy, oznaką pragnienia zdobycia wewnętrznych dóbr duchowych proporcjonalnie do rezygnacji z tego, co zewnętrzne. Według reguły Zakonu świętego Antoniego mnich nie może posiadać nic własnego, ani też korzystać z czegokolwiek, jakby to do niego należało. Za czasów ojca Szarbela. Władze zakonne czyniły drobne ustępstwa, np. dozwolone było przechowywanie w celi jedzenia oraz niewielkiej jałmużny otrzymanej podczas mszy świętej lub pogrzebu. Ojciec Szarbel nigdy nie korzystał z tego pozwolenia. Ubóstwo w jego życiu było ewidentne. Nosił habit z surowego sukna, wielokrotnie łatany, choć zawsze czysty, koszulę ze zgrzebnej tkaniny, która ukrywała włosienicę oraz tunikę przepasaną skórzanym pasem. Zimą i latem strój był zawsze ten sam. Pomimo wysokogórskiego chłodu Szarbel nie pozwalał sobie na skarpety czy wełniane koszule. Pewnego razu, opowiada ojciec Ignacy, ojciec Szarbel poszedł odwiedzić ojca, Rukosa al-Mecjaniego i, pokazując mu znoszoną tunikę, powiedział: Pozwólcie mi zachować się odpowiednio do mojego stroju, albo ubierzcie mnie tak, jak mam się zachowywać. Świadek wyjaśnia te zawiłe słowa w charakterystycznym, enigmatycznym stylu wschodnim, albo mnie poślecie do Eremu, gdzie strój ten jest odpowiedni. Albo dajcie mi inny, lepszy, bym mógł nosić go w waszym towarzystwie. Mógł być to żart, a może też wyraz pragnienia życia w ogółoceniu. Faktem jest, że superior natychmiast poszedł do jego celi i dał mu swoją tunikę, która jednak okazała się zbyt duża dla ojca Szerbela. Słowa świętego nie były wyrazem niezadowolenia ani wymówki wobec superiora bowiem miał on zwyczaj noszenia habitów zużytych przez innych mnichów. Cela Szarbela w naja mieściła się w zachodnim skrzydle klasztoru i oznaczona była numerem 17. Było to pomieszczenie o wymiarach 2 na 3 metry, mające 3 metry wysokości. Sufit był z belek, a okno wychodziło na zachód. Podłoga pokryta była cementem, a drzwi znajdowały się naprzeciw kościoła, na wprost głównego ołtarza. Wewnątrz było drewniane łóżko z pokrytym kozią skórą materacem, a pod nim na półeczce z trzciny znajdowały się książki religijne. Na ścianie wisiała półka na lampkę oliwną. Poza tymi przedmiotami szarbel miał tylko porządną parę butów na zmianę. Z których korzystał tylko do celebracji Mszy Świętej. Materac był stary i zniszczony, a za poduszkę służyła listwa pokryta skrawkiem tuniki. Pewnego dnia, podczas nieobecności Szarbela, jeden ze współpraci wyrzucił drewnianą deskę na korytarz i zastąpił ją wełnianą poduszką. Na prośbę Szarbela musiał przywrócić wszystko do poprzedniego stanu. Refektarz, Klasztorów Annaja, zgodnie z regułą, był ubogi, a dwa posiłki dziennie proste i niewyszukane. Pewien robotnik pracujący w klasztorze, jedzący wspólnie z mnichami, wspomina, że Szarbel jadał tylko raz dziennie. Jego posiłek składał się z trzech sucharów lub okrągłych bułeczek, które dzielił na drobne kawałki i moczył w talerzu z zupą jarzynową z ciecierzycy, Soczewicy, lub otrąb. Jadł powoli, skromnie, nie rozglądając się dookoła, ani nie patrząc w niczyje talerze. Gdy współbracia zakończyli posiłek, brał miseczkę sąsiada, obmywał ją, po czym popłuczyny wylewał do swojego talerza i wypijał je dla umartwienia i poskromienia słabości. Po posiłku my. Odpoczywaliśmy, a ojciec Szarbel szedł do kościoła na adorację najświętszego sakramentu. Miał też zwyczaj jeść przypalone kawałki chleba, które inni odrzucili, a także okruchy ze stołu. Gdy przeniósł się do Eremu, miał okazję do jeszcze większych umartwień. Świadectwa są pełne szczegółów. Jadał raz dziennie, zgodnie z regułą pustelników, około godziny nieszporów. Wzywany, Stawiał się z kapturem opadającym na oczy i opuszczoną głową. Czekał na pozwolenie, by usiąść, i po modlitwie siadał ze skrzyżowanymi nogami, na sposób wschodni, przed miseczką z terakoty lub drewna i jadł spokojnie, w ciszy, zupę jarzynową. Zwykle gotowano ją na oliwie, jako że masło było używane tylko podczas wielkich świąt jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, Święto Świętego Antoniego, patrona zakonu i Świętego Piotra i Pawła, patronów eremu. Poza tym jadał fatusz, czyli mieszaninę chleba, cebuli i warzyw strączkowych. Czasami jarzyny były dziko rosnące i któregoś dnia źle się poczuł, ponieważ z warzywami zmieszane były trujące zioła. Gdy szedł do pracy w klasztorze, zbierał w kuchni surowe skórki ziemniaków, mył je i jadł podsmażone. Po zebraniu okruchów, na znak współbrata, podnosił się i szedł opłukać talerze. Popuczyny zbierał do zardzewiałego pojemnika, by wypić je później w ukryciu. Nie jadał owoców, jedynie gdy nalegano, obskubywał kilka winagron. Nie pił wina, mleka ani żadnego orzeźwiającego napoju, ani latem dla ochłody, ani zimą dla rozgrzania. Kto zna Bliski Wschód, wie, jak ważne jest picie chłodnych napojów. Nie bez przyczyny Jezus w Ewangelii obiecuje nagrodę dla tego, kto poda kubek świeżej wody spragnionemu. Na tej suchej ziemi gest ten może oznaczać życie lub śmierć. Podróżnicy za czasów Szarbela na każdym kroku chwalili mnichów libańskich za ich szczodrość i serdeczną troskę wobec gości, którym natychmiast podawano orzeźwiające napoje. W dni świąteczne, w beka kafra, brat Szarbela, Hanna ze smutkiem w głosie, przestrzegał dzieci. Myjemy mięso, mój brat go nawet nie próbuje. A podczas winobrania. mytujemy winogrona, a brat mój, który pracuje w winnicy, gdzie kiście winogron są wyśmienite, ani ich nie tknie. Żyje on jak nędznik, zjada resztki po mnichach i okruchy. Biedny Hanna współczuł szczęśliwemu bratu. Pewnego dnia generalny superior, ojciec Mubarak Mutanini. Złożył wizytę w Annaja, a mniejsi przygotowywali mu obiad w pobliżu Eremu. Ojciec Szarbel przyszedł, by wyrazić szacunek dla superiora, który zaprosił go do stołu. Święty odparł. Myśmy złożyli śluby, by czynić tylko rzeczy trudne, to zaś jest łatwe. Superior sądził, że ojciec Szarbel wyraził zgodę i w odpowiednim momencie polecił go przywołać. Szarbel przybiegł i zacierając ręce w zakłopotaniu mamrotał. Ojcze generalny, ojcze generalny! Jak gdyby z jednej strony nie chciał być nieposłuszny, z drugiej zaś chciał uniknąć obiadu, który w tych okolicznościach był niewątpliwie wyjątkowy. Superior zrozumiał i uśmiechając się pożegnał go. Innym razem, mieszkający z szarbelem pustelnik nie wiadomo, czy żartem, czy poważnie, powiedział. Bracie, zapomniałem o was i nie mam już nic, by dać wam do jedzenia. Zostało tylko jedzenie dla kotki w tej miseczce. Ojcze, odparł spokojnie Szarbel. Nic się nie stało. Chętnie zjem to, co przygotowano dla zwierzęcia. W apoftegmatach ojców pustyni czytamy. Pewien brat wyrzekł się świata i rozdał swoją majątność ubogim. Ale trochę jeszcze dla siebie zostawił i przyszedł do abba antoniego. Starzec zaś, skoro się o tym wszystkim dowiedział, dał mu taki nakaz. Jeżeli chcesz zostać mnichem, idź do tej a tej wioski, kup tam mięsa, obłóż nimi swoje ciało i tak wróć tutaj. Kiedy brat tak zrobił, psy i ptaki drapieżne poszarpały mu ciało i wrócił do starca ten zapytał go czy usłuchał rady i kiedy brat mu pokazał porania na ciało powiedział święty antoni tych którzy wyrzekają się świata a chcą coś jeszcze posiadać tak właśnie atakują i szarpią złe duchy szarbel nie chciał mieć z pieniędzmi nic wspólnego Wyrzegł się ich całkowicie. Nie znał nawet wartości poszczególnych monet i nie potrafił ich rozróżniać. Nigdy nie wiedział nic o jałmużnach ofiarowanych na rzecz klasztoru i pustelni, które napływały również dzięki niemu. Gdy otrzymywał datek na mszę świętą, prosił o przekazanie go bezpośrednio superiorowi, a gdy tego nie było w klasztorze, drugiemu pustelnikowi. Jeśli wierni nalegali by przyjął pieniądze osobiście brał je nie patrząc i przekazywał natychmiast przełożonemu mówiąc Uwolnijcie mnie od tego nie chcę mieć tego diabła przy sobie Pewnego razu po odprawieniu pogrzebu podobnie jak inni mnisi Szarbel otrzymał swoją część jałmużny powróciwszy do klasztoru szybko oddał ją superiorowi który uprzejmie powiedział Zatrzymajcie pieniądze, mogą przydać się Wam na potrzebne Wam chusteczki czy coś innego. Szarbel nalegał: Jeśli będę czegoś potrzebował, zwrócę się do Was. Pewien służący za Naja opowiada, że święty, otrzymawszy w darze chusteczki, natychmiast oddał je superiorowi, który polecił mu przekazać je służącemu. Szarbel z wahaniem spytał, czy mógłby zatrzymać jedną. Superior rzekł: Były przecież w waszych rękach, czemu nie wzięliście? Szarbel odparł: Niczego nie wezmę bez waszego pozwolenia. Superior zwrócił się do służącego i polecił, by dał jedną szarbelowi. Mężczyzna wybrał chustkę w żywo czerwonym kolorze. Szarbel rzekł: Spójrzcie, ojcze, co on mi dał. Na koniec uzyskał pozwolenie, by wybrać sobie chusteczkę, która mu odpowiadała. Pewien kapłan wspomina, że biedna kobieta, cierpiąca na nieuleczalne krwotoki, poprosiła go, by zaniósł jałmużnę ojcu Szarbelowi, aby ten dał jej poświęcony pas. Jest to typowe dla pobożności maryjnej w Libanie. Podczas klęsk epidemii, suszy, wojen Ojcowie rodzin niosą do kościoła welon z wiedwabiu lub lnu, odpowiednio do kondycji społecznej. Powiązane ze sobą welony zostają powieszone wokół kaplicy, tak by Maryja związała, czyli powstrzymała. Ojciec Szerbel wziął welon z obrazu Matki Boskiej Różańcowej i rzekł Niech kobieta ta się nim przewiąże i będzie zdrowa. Co do jałmużny, połóż ją na ołtarzu, ojciec Makarios przyjdzie ją odebrać. Gdy składający jałmużnę nalegał, by przekazać ją tylko ojcu Szerbelowi, ten wyciągnął rękę, jak najdalej potrafił, zamykał oczy i z pochyloną głową szedł do ojca Makariosa. Zdecydowanym głosem, który z jego ust słychać było tylko w kościele, mówił – Ojcze Makariosie! Ojcze Makariosie, przyjmijcie tę jałmużnę. Trzymał rękę wyciągniętą jak najdalej, jakby miał w dłoni skorpiona i nie dbając o sprawdzenie zawartości, czekał, aż mnich mu ją odbierze. Być może u kogoś wywoła uśmiech, że dla Szarbela drobna, miedziana moneta mogła przybrać wygląd szatana lub wydać się przesadnym przestrzeganiem ubóstwa. Faktem jest... Że święci myślą inaczej. Po głębszym zastanowieniu nie można nie przyznać im racji. Nieustanna dbałość o najdrobniejsze szczegóły jest znakiem stałego czuwania, dowodem wierności ideałom za wszelką cenę. Rozdział jedenasty. Błogosławieni czystego serca. Reguła zakonu Szarbela napomina mnicha o konieczności skrupulatnego opanowania zmysłów, wystrzegania się rozmów z kobietami, nie przebywania w ich towarzystwie, nawet jeśli należą do rodziny oraz unikania wszelkich okazji zagrażających czystości. Najstarsza tradycja monastyczna bogata jest w przykłady i przestrogi odnośnie tego zagadnienia. Wydaje się, że największa batalia Ojców Pustyni stoczona została na tym właśnie froncie. Wystarczy wspomnieć kuszenia świętego Antoniego, jego walkę z Duchem Nieczystym, który, jak głosi Ewangelia, preferuje miejsca pustynne. Sam Jezus został wyprowadzony przez Ducha na pustynię i wystawiony na kuszenie diabła który bezskutecznie chciał uniemożliwić misję Chrystusa na świecie. Biblia, a zwłaszcza księgi mądrościowe Starego Testamentu, pełne są upomnień co do umartwień zmysłów, zaś Ewangelia zwraca uwagę na wielkie niebezpieczeństwo tkwiące w samym spojrzeniu. Dodać należy, że ognisty temperament orientalny jest jak płomień, który stale tli się w popiele, nawet gdy pozornie zdaje się wygasły. Ojcowie pouczali odnośnie myśli nieczystych: Jeśli nie masz tych myśli, nie ma dla ciebie nadziei, bo jeśli nie masz myśli, to masz czyny. To znaczy ten, kto w duchu nie walczy z pokusą i nie sprzeciwia się jej. Ciałem w taki grzech wpada, a tego, które ciałem grzeszy, myśli nie dręczą. Nie ma dnia, by walczący miał chwilę wytchnienia. Jak gwardia królewska, mawiał cyrus, ma zawsze broń w dłoni, tak jest też koniecznym. By dusza miała się zawsze na baczności przed duchem nieczystym. To zbrojne czuwanie w napięciu i wzmożonej wrażliwości spowodowało, że anachoreci i mnisi wykluczali z życia kobiety do tego stopnia, że zwolnieni byli wobec nich ze świętego obowiązku gościnności. Wieść głosi, że pewien osiemdziesięcioletni samotnik spędził połowę życia w jaskini, której nigdy nie opuścił i nigdy nie zezwolił, by jakakolwiek kobieta mogła go zobaczyć. O Eremicie Martinie, tak pisze Grzegorz Wielki. Od momentu, gdy zaczął żyć jak dobrowolny więzień, czcigodny ten człowiek zdecydował, że nie będzie więcej oglądał kobiety. Nie z braku szacunku dla płci, lecz z obawy, że na widok kobiecego piękna ogarnie go grzeszna pokusa. Pewna kobieta Dowiedziawszy się o tym, zuchwale wspięła się na wzgórze i bez wstydu zbliżyła się do groty. Martin dostrzegł ją z oddali, rzucił się na ziemię i długo pozostał w modlitwie. Nieostrożna, znudzona zaglądaniem przez okno celi oddaliła się. Tego samego dnia, gdy tylko zeszła z góry, umarła. W ten sposób przez ów, Wyrok śmierci zrozumiano, że wielką przykrość sprawiła Bogu złośliwa impertynencja kobiety wobec sługi Bożego. Pewnego dnia święty Saba podążał wraz z uczniem drogą do Jerycha wzdłuż rzeki Jordan. Po drodze spotkali wędrowców, wśród których była piękna dziewczyna. Nieco później Saba postanowił wystawić na próbę swojego ucznia i rzekł. Skąd pochodzi ta dziewczyna z jednym okiem? Ależ nie, odparł uczeń. Ona ma oboje oczu. Mylisz się, synu, nalegał starzec. Ma tylko jedno oko. Uczeń zaprzeczył z przekonaniem. Skąd twoja pewność? Dobrze, przyjrzałem się, ojcze, odparł i widziałem, że ma oboje oczu. Wówczas starzec rzekł: Jak zatem przestrzegasz reguły, która zabrania spoglądać na kobietę i pozwolić uwieść się jej wzrokiem? Próżne spojrzenie rozpala namiętność, więc zatem, że od dziś nie będziesz już ze mną dzielić celi, bowiem nie zachowałeś skromności wzroku. Ta surowa asceza, z pozoru okrutna, była zasadnicza dla stanu zakonnego. Czyste i doskonałe serce nieustannie ofiarowane Bogu, zachowane bez śladu niepokoju jest jedynym celem dążeń i pragnień mnicha. Dla czystości, mawiał Kasjan, musimy żyć w samotności, cierpieć posty, nocne czuwania, pracę i ogołocenie. Poświęcać się lekturze i praktyce cnót, rozumiejąc przez nie ochronę naszego serca i gwarancję nietykalności przez jakąkolwiek szkodliwą namiętność. Dzięki tym szczeblom możemy wspinać się ku doskonałej miłości. Doskonałość miłości. Oto ideą, do którego święci dążą za wzięcie. Czystość Szarbela wzbudzała u świadków jego życia podziw i wzruszenie. Unikał spotkań z kobietami, nie spowiadał ich i nie patrzył na nie. Zawsze miał kaptur opuszczony na oczy. Entuzjazm i podziw sprawiają, że świadek popada w przesadę, bowiem w rzeczywistości. Na polecenie superiora ojciec Szarbel spowiadał kobiety. Trzeba jednak przyznać, że o ile było to możliwe, Starał się tego unikać. Nie wiemy, czy Szarbel musiał walczyć z pokusami, czy były one gwałtowne i jak często się zdarzały. Pewien człowiek, który pracował razem z nim w polu, wspomina, że raz słyszał, jak niczym dziecko wzywał pomocy. Podbiegł do niego i pytał kilkakrotnie, co mu się stało. Po długim wahaniu Szarbel odparł. Dopadła mnie pokusa, która sprawiła mi udrękę. Święty powtarzał często współbraciom. Ciało jest jak osioł. Jeśli je napełnicie, staje się despotyczne i niewstrzemięźliwe, wygłodniałe zaś łagodnieje. Biedny osioł Szarbela zaznał wielu postów. Wzorem najbliższym Szarbelowi był bez wątpienia... Sługa Boży El Hardini, jego nauczyciel w San Cipriano. On także nie patrzył nigdy na kobiety, modlił się i walczył w obronie swojej czystości. Pewna staruszka opowiada. Szłam wraz z innymi kobietami do pracy przy uprawie tytoniu na terenach klasztornych. W owym czasie nie było nowicjuszy, którzy zwykle zajmowali się tym zajęciem. Idąc powodem, wraz z przyjaciółkami spotkałyśmy kilka razy ojca Elhardiniego. Natychmiast schodził z drogi, aby nas uniknąć, tak jak ucieka się przed wężem. Często oddalał się, gdy tylko słyszał nasze głosy. My rozumiałyśmy jego zachowanie. Gdy widziałyśmy z daleka, że był w pobliżu studni, nie śmiałyśmy się zbliżyć. Czekałyśmy aż odejdzie. Nie pozwalał nam uczestniczyć w jego mszy, bowiem dla kobiet była oddzielna msza w kaplicy przy wejściu do klasztoru. Przyjaciel El Hardiniego, widząc, że ten zawsze przebywa w celi, zaprosił go pewnego dnia na krótki spacer w okolicach klasztoru. Po długim naleganiu święty mnich się zgodził. Tymczasem w pobliżu bramy klasztornej ujrzał kobietę, która przygotowywała się do prania bielizny. Ojciec Elhardini wzdrygnął się i pośpieszył w kierunku bramy klasztornej, wbiegł do celi i pozostał w niej na długo. Pewien chłopiec, który później opowie zdarzenie, zbliżył się z ciekawości do okna celi i zobaczył, jak Elhardini biczuje się żelaznym pasem. Przykłady te pozwalają lepiej zrozumieć Szarbela. Jego skrajna powściągliwość nigdy nie była postrzegana jako nadmiar ekscentryczności lecz zawsze głęboko podziwiana nie tylko przez chrześcijan ale również przez muzułmanów same kobiety które mogły poczuć się dotknięte jego zachowaniem jako pierwsze ułatwiały mu rygorystyczne przestrzeganie cnót podobnie jak w przypadku ojca Elhardiniego wszyscy mówi nauczyciel Nowicjuszy Wiedzieli, że absolutnie nie chciał on widzieć kobiet. Kobiety miały go w wielkim poszanowaniu i gdy wiedziały, że ojciec Szarbel się zbliża, ukrywały się przed nim. Pamiętam, że raz, gdy pracowaliśmy w polu na południowy zachód od klasztoru, ujrzeliśmy wracające, zemszy kobiety, które usiłowały się schować za skałami i drzewami. Spytałem przyłożonego o powód tego zachowania i usłyszałem w odpowiedzi. Prawdopodobnie ojciec Szarbel będzie przechodził z pustelni do klasztoru. Kobiety te, wiedząc, że nie chce on ich spotkać, chowają się przez szacunek. Faktycznie, wkrótce ujrzeliśmy ojca Szarbela, a gdy tylko wszedł do klasztoru, kobiety ponownie podjęły drogę do domu. Zresztą, jeśli kobiety dobrowolnie nie usuwały się z drogi, ojciec Szarbel samo to dbał. Pewnego razu, gdy wracał z zapasami z klasztoru do eremu, zatrzymał się nagle, jak przestraszony w pobliżu źródła. Obecny tam pasterz kus spytał – Ojcze, co was zatrzymało? Eremita odrzekł – Powiedzcie tej kreaturze, by oddaliła się. Kobieta siedząca na skraju drogi dla ochłody zdjęła zbędne ubranie i rozpuściła włosy. Pasterz Ostrzegł ją. Przechodzi pustelnik, i ta przestraszona oddaliła się szybko. Mnich nie czynił wyjątku nawet dla kobiet ze swojej rodziny. W historii Lusiaka czytamy: Pior, młody egipcjanin, wyrzekł się świata. Opuścił dom rodzinny i w nadmiarze entuzjazmu obiecał panu, że nie ujrzy więcej nikogo ze swojej rodziny. Po upływie pięćdziesięciu lat jego siostra dowiedziała się, że brat żyje i zagroziła szaleństwem, jeśli go ponownie nie ujrzy. Nalegała tak długo, że w końcu pior wraz ze współtowarzyszem podróży wyruszył w drogę. Gdy dotarł do domu siostry, kazał oznajmić. Przyjechał twój brat, Pior. Stojąc na zewnątrz, zorientował się po odgłosie drzwi, że stara kobieta zbliża się, by go spotkać. Zamknął oczy i zawołał. To ja, twój brat, Pior. Patrz na mnie, ile chcesz. Kobieta rozpoznała go, oddała cześć Bogu i nie zdoławszy nakłonić go do wejścia, Wróciła do swoich zajęć. Brat zaś pomodlił się pod drzwiami i udał się z powrotem na pustynię. Od chwili, gdy Szarbel wstąpił do zakonu jako nowicjusz, mnich i pustelnik, nigdy nie ujrzał więcej swojej rodzinnej wioski. Wybrał śmierć dla świata i umarł dlań całkowicie. Nigdy nie wspominał o swoich bliskich ani nie pytał o wiadomości o nich. Pewnego dnia, w pierwszych latach życia zakonnego, krewni udali się do klasztoru z prośbą, by choć raz odwiedził beka kafra. Szarbel odparł. Mnich, który wraca do rodziny, musi na nowo złożyć śluby. Innymi słowy, winien ponownie odbyć nowicjat, bowiem wizyta taka uważana była za ucieczkę, apostazję. Pewnego dnia bratanica Warde przybyła do klasztoru wraz z dziesięcioletnim chorym synem. Chłopcu pozwolono wejść do klasztoru, ale matka wraz z towarzyszącą jej kobietą, również chorą, która przyszła prosić o uzdrowienie, zmuszone były rozmawiać z Szarbelem przez drzwi. Innym razem Warde udała się do wuja pustelnika w sprawie spadku. Brat Szarbela Hanna zmarł i należało podjąć decyzję w sprawie dóbr rodzinnych do których święty miał również prawo. Odkąd opuściłem beka Kafra i wstąpiłem do zakonu nic mnie już nie łączy ze światem, odparł eremita za drzwi. Aby wzmocnić znaczenie swych słów, napisał kartkę i posłał ją do rodziny, aby służyła za dokument. Trzeci raz Warde przyszła po urodzeniu syna. Pragnęła Pragnęłaby wuj udzielił mu chrztu, ale podróż okazała się bezcelowa. Szarbel nie przyjął jej i nie wychodząc z eremu oświadczył, że jej prośba nie może być spełniona. Dziecko zostało ochrzczone przez innego eremitę. Szarbel nie pozwolił jej nawet uczestniczyć we mszy świętej, i biedna kobieta musiała zadowolić się odsłuchaniem ceremonii przez okienko w drzwiach kościoła. Ojciec Elias el-Echmegi opowiada: Gdy byłem z wizytą u Eremitów, zauważyłem pewne kobiety wyczekujące przed pustelnią. Gdy zbliżyłem się, przywitałem nie mówiąc: Jesteśmy tu od dłuższego czasu i przybywamy z daleka z wioski beka-kafra. Odległej stąd, o dzień drogi, chcemy zobaczyć ojca Szarbela, ale on nie zamierza nas przyjąć. Kim jesteście? To jego siostra, a my jej towarzyszymy. Postarajcie się przekonać ojca Szarbela, by pozwolił siostrze ucałować mu dłoń. Od dawna go nie widziała i bardzo chciałaby go spotkać. Wzruszyłem się i szybko poszedłem do ojca Szarbela. Znalazłem go w kościele i poprosiłem, by okazał współczucie siostrze, która przybyła z daleka, by choć na chwilę go ujrzeć. — Nie wyjdę — powiedział Szarbel. — Ja jednak nalegałem. Wasza siostra prosi, byście podali jej dłoń przez okno. Zadowoli się ucałowaniem jej i odejdzie. Nawet jeśli was nie zobaczy, tak mi obiecała. — Nie podam mojej ręki przez okno — odparł Szarbel, a ja po raz trzeci nalegałem. Wasza siostra prosi, byście wzięli tę chusteczkę i przetarli nią w wizerunek świętego Piotra i Pawła, a potem ją jej oddali. Zróbcie to za mnie, odpowiedział. Siostra Szarbela wróciła we łzach do beka kafra, a ja zdziwiony byłem taką surowością, której znaczenia nie potrafiłem zrozumieć. Gdy szarbel wyszedł z kaplicy, podjąłem z nim dyskusję niesłusznie odesłaliście waszą biedną siostrę, gdzie są wasze uczucia czułości, gdzie miłość braterska szarbel nie odpowiedział, a ja zrozumiałem z jego milczenia, że święci postępują w sposób szczególny, którego nie da się naśladować. Byłem pewien, że w jego sercu. Nie było już miejsca na ludzkie uczucia, biło ono tylko dla Bożej miłości. Rozdział 12. Zwycięstwo posłuszeństwa. Biblijny temat powołania Abrahama, któremu starochrześcijańska Katecheza poświęca dużo uwagi, miał zasadnicze znaczenie dla duchowości monastycznej. Tradycja ojców pisze kasjan i autorytet pisma świętego uczą, że każdy z nas ze wszystkich sił winien dokonać trzech wyrzeczeń. Pierwsze dotyczy ciała. Jest odrzuceniem wszelkich bogactw i dóbr tego świata. Drugie nakazuje nam wyrzec się przeszłości, przywar i namiętności ducha i ciała. Trzecie polega na uwolnieniu naszego umysłu od tego co teraźniejsze i widoczne, aby móc wyłącznie kontemplować to, co wieczne, i pragnąć tego, co niewidoczne. Bóg uczy nas z tych wyrzeczeń, gdy mówi do Abrahama: Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca. Po pierwsze, z Twojej ziemi, czyli wyrzeknij się dóbr tego świata, i bogactw ziemskich, po drugie rodzinnej, czyli zapomnij o Twoim dotychczasowym życiu i dawnych przyzwyczajeniach, które przylegają do nas od chwili narodzin, jak gdyby łączyły je z nami więzy krwi. Po trzecie, i domu Twego Ojca, to znaczy wymarz z pamięci wspomnienia. Abraham był bożym pielgrzymem, a pierwsi anachoreci naśladowali go zmieniając często miejsce odosobnienia. Abraham jest także w Biblii wzorem doskonałego posłuszeństwa wobec Boga, dla którego porzucił wszystko, aby wyruszyć w nieznane. Ojcowie pustyni rozumieli posłuszeństwo jako podporządkowanie się ojcu duchowemu. Starszemu wiekiem, który formował ucznia, tenże obierał go za swój wzór i przykład i słuchał jego rad na trudnej drodze doskonałego wyrzeczenia. Wraz z rozwojem życia wspólnotowego, cenobityzmu, posłuszeństwo wymagane było wobec oficjalnie uznanego przełożonego i pozostało zasadniczą próbą życia zakonnego, jakim matką wszystkich cnót. Posłuszeństwo bezwarunkowe, aż do śmierci krzyżowej, było miarą ogołocenia syna Bożego, który stał się człowiekiem, a także podstawą jego gloryfikacji w niebie, na ziemi i w podziemiach. Poprzez mękę Jezus, mimo że Syn Najwyższego, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A po dokonaniu ofiary stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Matka Chrystusa nazwała się służebnicą Pańską i wyrzekła się własnej woli, aby mogła się spełniać wola Boga. Szarbel w swojej ulubionej lekturze o naśladowaniu Chrystusa czytał. Wielka to rzecz. Trwać w posłuszeństwie, mieć przełożonego i nie obstawać przy swoim. O ileż bezpieczniejsza jest sytuacja podległości niż przełożeństwa. Są tacy, którzy są posłuszni z konieczności, raczej niż z miłości. Ciężko znoszą przymus posłuszeństwa i z lada powodu okazują niezadowolenie. Nie osiągną wolności ducha, jak długo całym sercem i ze względu na Boga nie poddadzą się zwierzchnictwu. Chociażbyś szukał tu i tam, nie znajdziesz pokoju jak tylko w pokornej uległości, w wypełnianiu nakazów przełożonego. Wyobraźnia, chęć zmiany miejsca nie jednego zawiodła. Posłuszeństwo jest powolnym męczeństwem, najsubtelniejszym bowiem wnika w duszę, jest jednoznaczną ofiarą miłości, która odnawia się za każdym porywem buntu zagnieżdżonego w myślach, słowach i czynach człowieka od początków jego istnienia. Sporządzając nekrolog ojca Szarbela w księgach klasztornych z Annaja, po pobieżnej wzmiance o śmierci nie znaleziono lepszych słów od stwierdzenia. To, czego dokona on po śmierci, zwalnia od długich rozważań. Z racji jego nieskazitelnej postawy i skrupulatnego przestrzegania ślubów, jego posłuszeństwo było bardziej anielskie niż ludzkie. Współcześni wielokrotnie podkreślali, że najbardziej widoczną cechą życia duchowego świętego było posłuszeństwo. Cnotą religijną, w której ojciec Szarbel był znakomity i którą zasłynął, było jego posłuszeństwo. Powtarza się to do dziś. Przykłady jego posłuszeństwa wypełniłyby cały tom, w którym należałoby opisać każdą chwilę jego życia, bowiem nikt nigdy nie widziałby czynił coś z własnej inicjatywy. Odnośnie posłuszeństwa, stwierdza inny świadek, Powiem krótko. W klasztorze był posłuszny superiorowi, w polu nadzorcy, nawet jeśli był nim posługujący, w eremie swemu towarzyszowi. Był posłuszny we wszystkim i nikt nie był w stanie zorientować się, co sprawiało mu przyjemność, a co przykrość. Posłuszeństwo czyniło go sługą wszystkich, choć ta pozorna uległość i obojętność, o której wspominaliśmy, jak uczą mistrzowie ducha, były siłą giganta. W jego woli unicestwienia nie istniała hierarchia wartości. Modlił się, gdy wzywano go na modlitwę, a przerywał dialog z Bogiem, gdy wzywano go do innych zajęć. Pracował na polecenie, robił to, co mu zostało zlecone i przerywał, gdy mówiono mu, by skończył. Jadł tylko, gdy był wezwany, i tylko to, co mu podano. Jego towarzysz w pustelni musiał pamiętać, by zawołać go w godzinie posiłku, bo w innym przypadku szarbel by spokojnie pościł. Jedzenie mawiał, nie zależy ode mnie. Pewien mnich mówił. Całe jego życie można podsumować w jednym zdaniu. Otrzymywał polecenia i okazywał posłuszeństwo. Gdy chodziło o posłuszeństwo, szarbel traktował poważnie nawet żarty. Pewnego dnia w klasztorze Vannaj rozpalono ogień w piecu wapiennym. Święty pomagał mnichom i robotnikom. W pewnym momencie ojciec Rukos al Mesemesiani zbliżył się do niego i szepnął. Podobno ludzkie ciało szczególnie skutecznie podsyca ogień. Kamień wypieka się lepiej i szybciej, dlatego myśleliśmy, by wrzucić was do ognia. Ojciec Szarbel zatrzymał się o niemiałej i odparł. Oby Bóg nas umocnił, byśmy wykonali posłusznie polecenia. Zezwoliłby dosłownie, aby wrzucono go do ognia bez wahania, nie dlatego, by miał więcej niż inni odwagi. Po prostu lepiej niż inni wiedział, że nie istnieje odwaga większa od tej, która stawia na pomoc Bożą. Pewnego razu ojciec Makarios, towarzysz Szerbela w pustelni, polecił mu zebrać drewno. – Gdzie chcecie, bym poszedł je zebrać? – spytał z pochyloną głową. – Z lasu Echmege. Odparł zniecierpliwiony ojciec Makarios, który znany był z trudnego charakteru. W pobliżu pustelni rozciągały się połacie lasów, a las Echmege odległy był o trzy godziny drogi. Ojciec Makarios chciał przez to powiedzieć, że pytanie Szarbela nie miało sensu. Drzewa znajdowały się tuż pod nosem. Tymczasem nie wziął on pod uwagę posłuszeństwa Szarbela, który zawsze czekał na konkretne polecenie by móc skrupulatnie je wykonać. Szarbel wziął sznur i udał się w kierunku lasu Echmege. Ojciec Makarios ledwo zdążył odwołać go i tym razem dokładnie wyjaśnił, że drewno należy zebrać z lasów w pobliżu pustelni. Zdarzało się, że kto ośmielił się stroić żarty z ojca Szarbela, gorzko tego żałował. Bynajmniej nie dlatego, że święty odwdzięczał się za złośliwość. W Annaja prowadzona była hodowla jedwabników. Pewnego dnia wąż wślizgnął się do pomieszczenia. Superior zwrócił się do ojca Szarbela, by go wypłoszył. Po krótkim czasie Szarbel pojawił się z wężem w dłoni i spytał spokojnie, gdzie należy go zostawić. Błogosławiony człowiek. Możliwe, że tego nie wiedział? W mojej celi, rzekł superior z ironicznym uśmiechem. Dla świętego był to rozkaz i superior odnalazł niepożądanego gościa pod łóżkiem. Szarbel był gotów na przyjęcie każdego polecenia i nie dbał o to, czy przypadkiem nie wykluczały się one wzajemnie. Każde polecenie traktował oddzielnie, w momencie gdy zostało wydane, jako nową regułę do której należało dostosować się bezwarunkowo. W przeszłości Eremici z Annaja zdecydowali, że las wokół pustelni powinien zostać nietknięty. Nie zbierano tam drewna ani liści dla kus. Ojciec Makarios uznał, że nie należy kontynuować tego zwyczaju i często posyłał Szarbela po chrust. Święty nigdy nie zwrócił mu uwagi, że poprzednicy byli temu przeciwni, do jego obowiązku należało wykonanie polecenia, odpowiedzialność za decyzję do jego współbrata. Szarbel był tylko cieniem, który podąża śladem człowieka i nie wskazuje mu drogi. Dziwne, że czasem cnota heroiczna wzbudza wśród innych chęć wystawienia jej na próbę. Niemalże nie dowierza się własnym oczom i chce się upewnić, że jest to cnota prawdziwa, a nie tylko przybrana poza. Nawet najmłodsi mnisi i nowicjusze, znający słabość szarbela do absolutnego posłuszeństwa, zabawiali się, wystawiając go na próbę. Pewnego dnia, gdy szarbel przebywał w towarzystwie nowicjuszy w polu, dźwięk dzwonu klasztornego wezwał mnichów na recytację liturgii godzin. Nowicjusze przerwali pracę i odmówili modlitwę. Tymczasem ojciec Szarbel spokojnie kontynuował swoje zajęcie. Młodzi mnisi spoglądali na niego ukradkiem, ze zdziwieniem i zgorszeniem, aż w końcu spytali: Ojcze, dlaczego nie modliliście się z nami? Bo nie daliście mi polecenia odpowiedział. Nowicjusze poczuli się, jakby Szarbel czynił sobie z nich żarty. Następnego dnia, przy tej samej okazji, świadomi nie zawołali Szarbela, który oczywiście nie przerwał swojego zajęcia. Zrozumieli wówczas, że on nie żartował, przeciwnie, był wyjątkowo poważny. Przy kolejnych okazjach młodzi dbali o to, by go zawiadomić, a święty zawsze ich słuchał. Nie miał on bowiem własnej woli, był jak narzędzie, które nie drgnie, jeśli ręka nim nie poruszy, jak ciało, które bez duszy nie daje znaku życia. Człowiek bez woli budzi litość, jest jak drzewo bez limfy, chmura bez wody, lecz gdy brak woli jest skutkiem wyrzeczenia i ofiarą, jest oznaką największego wysiłku wewnętrznej wolności. Posłuszeństwo Szarbela Wywodziło się z jego głębokiej pokory. Ktokolwiek mógł wydawać mu polecenia, bowiem każdy był lepszy od niego. Jestem wśród ludzi najbardziej godnym pogardy. Jestem grzesznikiem, mawiał szczęśliwy z możliwości zrobienia czegoś, co dzięki poleceniu stawało się radością. Sam z siebie nigdy nikomu nie dawał poleceń, nie udzielał upomnień, a gdy ktoś zwracał mu uwagę, Słusznie lub nie, nie wahał się rzucić na kolana, pochylał głowę do ziemi i prosił o wybaczenie. Pozostawał tak, dopóki nie kazano mu wstać. Jeśli ja jestem osłem, mawiał do ojca Makariosa, który był od niego młodszy: Miejcie dla mnie cierpliwość na miłość Boga. W rzeczywistości wielu prosiło go o modlitwę i błogosławieństwo. Jesteście święci. Mówiono z przekonaniem, a szarbel na te słowa poruszał głową i odpowiadał Niech święci was mają w opiece. Uprzejmy i łagodny dla wszystkich kochał szczerze współbraci, nie wyróżniając nikogo, we wszystkich dostrzegał obecność Chrystusa. Modlił się za nich nieustannie, proszony, udzielał licznych porad duchowych. Ze wszystkich sił starał się pomagać każdemu, a w pracy wybierał najtrudniejsze i najcięższe zadania, tak aby ulżyć innym. Stary mnich nie uważał za niestosowne zamiatania, mycia naczyń, chętnie zastępował w tych zajęciach posługujących. Wszystko było dla niego zbyt honorowe, przy każdej okazji polecał się modlitwom innych. Prosząc o pomoc z powodu swej małości i słabości. Tylko święci posiadają dar dokładnej oceny, ich wiara i wrażliwość duchowa każą im zwracać uwagę na każdy drobiazg. To co dla innych zdaje się błahostką, dla nich jest ważne nie dla zbytecznego wyolbrzymiania, lecz dlatego, że każde zaniedbanie nawet Najlżejsze. W praktyce cnót jest uszczerbkiem w ofierze złożonej z siebie samemu Bogu. A każde uchybienie, nawet najmniejsze, jest zdradą miłości. Rozdział 13. Ku wyniesieniu na ołtarze. Ludzie współcześni postrzegają szarbela jako człowieka straconego dla świata. A jego życie choć godne podziwu, jako sterylne i bezużyteczne dla innych. Jesteśmy ogarnięci gorączką czynów, i nawet cnota ceniona jest tylko wówczas, gdy służy na pożytek bliźnich. Użyteczność rozumiana jest wyłącznie jako konkretna, materialna pomoc dla niezliczonych potrzeb człowieka. To prawda, że Szarbel był stracony dla świata, ale nie stracony dla ludzi. Jego zakon nie zajmował się duszpasterstwem. A gdy patriarcha lub biskup pragnął posłużyć się jego członkami dla jakiejkolwiek misji, potrzebne było polecenie na piśmie. Święty w ciągu swojego życia, tak w klasztorze, jak i w pustelni, nie miał nigdy zadań i obowiązków, które wystawiałyby go na kontakt z innymi ludźmi. Był on tylko mnichem, od którego nie wymagano nic więcej, jak tylko modlitwy w określonych godzinach i wykonywania prac, które stopniowo były mu zlecane. Aby pojąć, na czym polegało apostolstwo Szerbela w obecnym znaczeniu tego słowa, konieczne jest zrozumienie wschodniej tradycji, której jest on doskonałym przykładem. Wszyscy teoretycy życia monastycznego zgodni są co do tego, że asceta nie ma obowiązków dusz pasterskich. Na wschodzie panuje także bardziej ogólna zasada, na mocy której chrześcijanin zbawia świat, zbawiając samego siebie. Monastycyzm i eremityzm nie są niczym innym jak najwyższą formą życia chrześcijańskiego. Starożytni łączyli ideę doskonałości z ideą zbawienia i nie czynili różnic pomiędzy chrześcijanami, dążącymi tylko do zbawienia czy też również do doskonałości. A po wtegmaty ojców pustyni pouczają. Mnich, jak wierny strażnik na posterunku, dzień i noc podejmuje trud modlitwy nieustannej. Cierpienie za grzechy przeszywa mu serce i sprawia, że oczy napełniają się łzami. Dzięki niemu, Boże miłosierdzie, spływa na ziemię. Sobór Halcedoński z 451 roku nałożył na mnichów obowiązek dążenia do chysychii, czyli wyciszenia, doskonałego pokoju duszy i ciała. Zalecał kochać wyciszenie. Hesychia i zajmować się wyłącznie postem i modlitwą, przebywając w miejscach odosobnienia. Cesarz Justynian, dzięki któremu powstała pierwsza legislacja zakonna w novella 133 z 539 roku, stwierdza, że życie zakonne jest pożyteczne nie tylko dla tych, którzy mu się poświęcają ale dzięki czystości i modlitwom wznoszonym do Boga staje się też pomocne dla innych. Pewien pisarz rosyjski twierdzi, że Mnich jest fermentem sprawiedliwości dla całego miasta. We wschodniej tradycji reprezentuje on swoją doskonałością duchowe piękno, będące odbiciem splendoru Królestwa Bożego, który masceta promieniuje na świat. Dla ludzi Zachodu apostolstwo jest życiem aktywnym, nastawionym na spotkanie z innymi, jest realizacją karitas dla tysiąca potrzeb bliźniego, nie tylko duchowych. Celem tej działalności jest mnożenie projektów i inicjatyw dla zdobycia terenów, dla prawdy i łaski. W tradycji wschodniej natomiast apostolstwo jest powołaniem do życia w ascezie. W którym poprzez modlitwy, pokutę i heroiczną praktykę cnót, osiągnąć można doskonały stopień kontemplacji, intymną i stałą więź z Chrystusem, dzięki czemu realizują się obietnice dane przez Chrystusa apostołom. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Charyzmaty apostolskie, prorocza znajomość tajemnic i dar przenikania sumień, razem z cudami wszelkiego rodzaju, są znakami świętości równej apostołom. To one przyciągają dusze, sprowadzając je na drogę do Królestwa Bożego. Mnich jest wielkim dobroczyńcą ludzkości. Winien trwać u boku ludu chrześcijańskiego, nie w sensie materialnym, lecz musi czuć się jego częścią, o czym wierni muszą wiedzieć, aby przypominać skuteczniej niż głosiciele kazań Obowiązek bycia doskonałym, jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Asceta nie szuka ludzi. To świat zwraca się do niego, by podbudować się, poprawić, otrzymać rady i korzyści, tak duchowe, jak i materialne, dzięki darom boskim, którymi przepełniony jest ten, kto naprawdę poświęcił się Bogu. Anachoresis. Czyli ucieczka, nakłada na mnicha i eremitę obowiązek całkowitego odsunięcia się od świata. Światem są również ludzie wraz z ich namiętnościami, grzechami i niedoskonałościami, którzy mogą się stać przeszkodą w drodze ascety do pokoju doskonałego i wyciszonej kontemplacji. Pokój Absolutny wykorzenia ascetę ze świata niespokojnego i grzesznego. I umieszcza go w świecie ducha, tak aby mógł on prowadzić dialog tylko z aniołami. Tego właśnie języka potrzebuje świat babiloński, aby móc odnaleźć Boga, słuchać go, mówić do niego i uzyskać zbawienie. Najsłynniejsi ojcowie pustyni w odosobnieniu żywili się tajemnicą samotności, nie zaspokajając nigdy głodu nie szukali towarzystwa ludzi, jednocześnie w zadziwiający sposób znosili częste wizyty i słabości wszystkich, którzy się do nich zwracali. Wśród niezliczonej ilości braci, którzy napływali ze wszystkich stron, czy to by ich odwiedzić, czy aby umocnić się w cnotach, pomimo stałego niepokoju wywoływanego przez obowiązek przyjęcia wszystkich, pozostawali niezmiennie cierpliwi. Zdawałoby się, że w ciągu życia nie nauczyli się niczego innego, jak tylko czynienia zwykłych obowiązków miłosierdzia Bożego względem przybyszów. Trudno było zorientować się, w jakiej dziedzinie ich gorliwość przejawiała się bardziej i czy ich wielkoduszność cudownie harmonizowała z czystością życia pustelniczego czy też wspólnotowego. Wszystko to, o czym wspomnieliśmy do tej pory, znajduje wyraźne potwierdzenie w życiu Szarbela. Należy przede wszystkim wykluczyć jakąkolwiek jego niechęć do kontaktów z ludźmi, co oczywiście nie byłoby przejawem cnoty. Dwa zdarzenia jasno potwierdzają tą opinię. Wiemy, że nie opuszczał on nigdy klasztoru z powodów osobistych. Natomiast na polecenie superiora podejmował trud nawet długiej nieobecności. Pewnego roku, w trakcie Wielkiego Tygodnia, okazało się, że w wiosce Kafarbeal wysłannik służbowy nie potrafi wywiązać się z zadania, z powodu słabej znajomości teologii. Ponieważ dotyczyło to wieśniaków z klasztoru św. Marona, superior wyznaczył Szarbela, aby uczynił wszystko dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu wielkanocnych ceremonii. Święty bez żadnych problemów przeniósł się do wioski i pozostał tam przez tydzień. Libański szejk Salum Ach Dahadach z powodu gruźlicy płuc stracił pięcioro dzieci. Pozostało mu dwoje, które też były zarażone. Nieszczęśnik zwrócił się do superiora z Annaja z prośbą, by przysłał mu do domu ojca Szarbela. Ufał, że jego modlitwy uchronią dzieci od gorzkiego losu poprzednich synów. Superior ulitował się nad nim i polecił Szarbelowi zadośćuczynić prośbę Szejka. Święty w towarzystwie dwóch współbraci zatrzymał się w domu Saluma przez cały miesiąc, aż dzieci powróciły do zdrowia. Szarbel podjął się misji pod jednym wszakże warunkiem. Podczas jego Pobytu kobiety musiały tymczasowo przenieść się w inne miejsce. W Libanie za czasów Szarbela nie byłby do pomyślenia apostolat w pojęciu zachodnim nowoczesny, pojęty jako ratowanie dusz i motywowanie opieszałych. Wspomnieliśmy wcześniej pochwałę narodu libańskiego, a w szczególności maronitów. Oto opinia Węgra Wielebnego Mislin. Spędziłem w Libanie tylko miesiąc, ale zaliczam go do najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Wiem teraz, że istnieje zakątek na ziemi, gdzie religia, jak w pierwszych czasach kościoła, jest podstawą wszelkiej działalności. Bóg pozostał tam bogiem, nie zastąpiono go idolami zrodzonymi z korupcji człowieka. Bóg jest tam nadal czczony na każdym kroku w kościołach. Na łonie rodzin i w miejscach publicznych, bowiem wierzy się, że zawsze go potrzebujemy i zawsze może nam pomóc. Nikt nie chce tam budować społeczeństwa na podstawach lepszych od Ewangelii. Doktryna Chrystusa jest tu jedyną drogą. Gdy pojawiają się nieznani prorocy, by głosić nowe prawdy, lud w swojej prostocie odrzuca je, gdyż niezgodne są z dawnymi. Lud nie dowierza, że czym nowsza i bardziej zawiła doktryna, tym bliższa jest prawdy. Nie poświęca swojej wiary dla nowości, interesów czy ambicji. Gościnność, Boże miłosierdzie i sprawiedliwość są dlań cnotami chrześcijańskimi, nie zaś wymysłem naszych czasów. Dzieci nie traktuje się jako fenomeny w wieku siedmiu lat, by potem przez całe życie pozostały nikim. Nie poi się ich mlekiem dumy, by z czasem karmić chlebem oszustwa. Charakteryzuje je bojaźń Boża i szacunek dla rodziców, które zachowują przez całe życie. Lud ten wierzy, że tak jak nie wszystko da się powiedzieć, nie wszystko wolno jest czynić, bowiem słowo prowokuje czyny, a złu jest lepiej zapobiegać niż zanie karać. Jest posłuszny starcom, ludziom godnym, gdyż tak nakazuje Bóg. Nie zezwala, by niewdzięczność, pycha i brak doświadczenia były przepustką do zarządzania rodziną i społeczeństwem. Szanuje kapłanów jako sługi pańskie. Nie odkrył jeszcze sekretu, miłości do religii i nienawiści do tych, którzy ją rozpowszechniają. Nie ma tylu Biblii, ilu jest biblistów ale w sercu ma zasady ewangelii i realizuje je w czynach. Wierzy, że porządek jest normalnością w społeczeństwie, a burzenie go jest winą. Wierzy w wiele innych rzeczy, które gdzie indziej zostały zapomniane. Dlatego kocham ten naród, prosty, łagodny i wierzący. I rzekłbym oświecony, bowiem to wiara oświeca a nie wątpliwości i negacja. Gdyby najczystsze promienia nieba nie oświetlały tych gór, jak mógłby ten niewielki naród przetrwać 11 wieków inwazji barbarzyńskich? Nawet jeśli założymy, że ten idylliczny obrazek ma również swoje ciemne strony, faktem jest, że chrześcijanie współcześni Szarbelowi byli głęboko wierzący. Sama obecność takiego człowieka była dla nich wystarczającym powodem, by otrząsnąć się z odrętwienia, ożywić święte myśli i dobre pragnienia, wzbudzić potrzebę bycia lepszym. Widoczne to było jeszcze piętnaście lat później, gdy cuda z annaya zdawały się przywracać do życia szarbela. Ojciec Ignacy al Mensani pozostaje wierny tradycji wschodniej, mówiąc Największą przysługą, jaką Szarbel czynił bliźnim, była nieustanna modlitwa za nich, nie tylko by ulżyć cierpieniom fizycznym, lecz by zapewnić zbawienie dusz. Święty dołączał do intencji duchowych w modlitwach liturgicznych te, o którego proszono, i wzruszał się, gdy przedstawiano mu przypadek szczególnej potrzeby. Rzucał wówczas na Bożą wagę cały ciężar swojej miłości. Pewien samotnik naszych czasów pisze: Żadna tajemnica boska, żaden ludzki interes nie jest ukryty przed mnichem odsuniętym od świata. Ma on dostęp do Bożych tajemnic i ludzkich spraw, udostępnia ludziom Boże tajemnice. Pośrednik, często ignorowany przez ludzi, zawsze znany jest Bogu. Ma w sercu zdolność aspiracji, by stać się najbardziej ubogim na ziemi. Ubogość swą ma złożyć przed Bogiem. Musi ona być tak wielka, jak Boże Miłosierdzie, które winien sprowadzić na ziemię. Wie on dobrze, że ludzkie nieszczęścia są wielkim oceanem. Ale miłosierdzie Boże jest oceanem jeszcze większym. Wie, że jego powołaniem jest stać się kanałem łączącym obydwa te oceany. Słuchajcie jego modlitwy w dzień i w nocy, którą z żalem przerywa i z zapałem rozpoczyna. Słuchajcie jej, a zrozumiecie intensywność relacji i wymiany między Bogiem a człowiekiem możliwej dzięki kanałowi, który nazywa się klasztor. Szarbel kochał szczerze duszę i radował się lub cierpiał w swojej nieprzeniknionej ciszy, zaludnionej tysiącami błagalnych próśb. Pewnego dnia mnich z pobliskiej parafii w Balbek ujrzał Szarbela we łzach. Od czasu do czasu, zgodnie ze wschodnim obyczajem, Uderzał się w głowę, by wyrazić głęboką żałość. Mnich spytał go o przyczynę, ale nie otrzymał odpowiedzi. Po długim naleganiu Szarbel odparł: Powiem wam to w tajemnicy, którą zachowacie do mojej śmierci. Płaczę, bo dziś umarł człowiek w Almat, a dusza jego poszła do piekła. Zewnętrzna szorstkość Szarbela. Prawdopodobnie była obroną przed wrażliwością jego serca na potrzeby wszystkich. Wrażliwość ta mogła skłonić go do zbytniego otwarcia się, co byłoby niezgodne ze zobowiązaniem poszukiwania pokoju doskonałego narzuconym mu przez powołanie. Dodać należy, że nieustannie napływający pielgrzymi, zwłaszcza do pustelni, i ciągłe prośby o modlitwę i błogosławieństwa, nawet ze strony muzułmanów stanowiły zagrożenie dla jego pokory. Zwykł mawiać. Wy też módlcie się. Cóż za różnica, ja czy wy? Bóg wysłucha tak samo mnie, jak i was. Proście, by Bóg wysłuchał was wedle waszej wiary. Ja jestem pierwszy wśród grzeszników. Ufajcie Bogu, a Bóg was ochroni. Pielgrzymi błagali go, wychwalając jego cnoty i moc, która z nich płynęła, przekonani, że mogą otrzymać wszystko, nawet w beznadziejnych przypadkach, dzięki wstawiennictwu jego modlitwy. Maronici mają szczególne nabożeństwo do wody święconej. Przy każdej okazji w obliczu wszelkiego zła, sięgają po nią z olbrzymią wiarą. Gdy ojciec Wanu podróżował po libanie, Często na najbardziej nieprzystępnych drogach zatrzymywali go wieśniacy i prosili, by poświęcił wodę. Pielgrzymi, którzy udawali się do eremów Annaja, pragnęli przede wszystkim przynieść do domu trochę wody, którą poświęcił ojciec Szarbel, aby użyć jej w potrzebie. Święty czynił to tylko na polecenie drugiego eremity ojca Makariosa i on to przyjmował pielgrzymów i rozdawał wodę. W okolicach Annaja szybko rozeszła się wieść o cudownej skuteczności błogosławieństwa Szarbela. W swojej samotności Remita był uosobieniem opieki, schronienia i nadziei dla ubogich, prostych i cierpiących. Dla wszystkich tych dobrych ludzi nie można było uczynić większego dobra od tego, które pochodzi od niewyrachowanej wiary i Uzasadnionej nadziei. Wiele jest opowieści o skuteczności błogosławieństwa Szarbela. Pewnego razu kozy z klasztoru świętego Marona zdziesiątkowała epidemia. Zmartwiony superior nie znalazł lepszego rozwiązania, jak posłać ojca Szarbela, by pobłogosławił stado. Naoczny świadek tak opisuje zdarzenie. Eremita obejrzał wszystkie kozy i nad każdą odmówił modlitwę. Wystarczyło to, by ocalić stado. Woda święcona i błogosławieństwo Szarbela uratowały też stado i hodowlę jedwabników wieśniaka z Baturon. W pamięci wiernych słynna pozostała interwencja Szarbela przeciwko szarańczy, będącej biblijną plagą krajów wschodu. Istnieją dwie różne historie Różniące się cytowanymi imionami superiorów z Annaja, a przez niektórych świadków łączone w jedno wydarzenie. Według jednej z nich, gdy szarańcza opanowała kraj, tak była ogromna jej liczba, że jak chmury przysłaniała światło słoneczne, a pokryte nią wzgórza i niziny budziły lęk. Nie oszczędziła żadnej roślinności. Do tego stopnia, a było to wiosną, że pożarła nawet korę drzew. Ludzie bezskutecznie starali się przepędzić owady, ale było ich zbyt dużo. Wówczas superior ze świętego Marona polecił, by ojciec Szarbel poświęcił wodę i skropił nią tereny wokół klasztoru. Szarbel posłusznie wykonał polecenie, a gdy tylko Szarańcza zbliżyła się do klasztornych terenów, Chmara podzieliła się na dwie grupy, które oddaliły się w dwóch różnych kierunkach, nie niszcząc własności. Ludność pobliska w zdziwieniu obserwowała połacie libańskiej ziemi, całkowicie ogołocone, podczas gdy ziemie klasztorne pozostały zielone i nietknięte. Pewien stary mnich z Annaja opowiada: Gdy miałem dwanaście lat, szarańcza opanowała cały kraj. Także naszą wioskę Echmege. Zmarły Rashid bey Kuri, który wówczas był wiceprefektem regionu, udał się do superiora klasztoru świętego Marona, aby ten posłał do Echmege Szarbela, aby jego błogosławieństwo oddaliło szarańczę. Ojciec Szarbel posłusznie poszedł. Mieszkańcy przygotowali wodę w dużych dzbanach. Po poświęceniu skrapiali wodą pola i winnice. Szarańcza nie uczyniła więcej szkód. Widziałem to na własne oczy. Za życia świętego przypisywano mu nadzwyczajny dar przewidywania przyszłości. Superior Zannaia wysłał ojca Marona el Meshemaszaniego, by wraz z Szarbelem udał się do Amszit, gdzie pewien młody człowiek z rodziny Lahut był ciężko chory. Ojciec udał się do Eremu i poprosił Szarbel, aby towarzyszył mu w drodze, nie wyjaśniając mu przyczyny. Po drodze, w odległości godziny od Amshit, święty, zatrzymał się nagle. Zapytany o przyczynę, odparł: Nie ma powodu, by iść dalej. On już umarł. Ojciec Maron nalegał, by kontynuować drogę przez posłuszeństwo wobec superiora. Na te słowa Szarbel nie wyraził sprzeciwu. Gdy dotarli do Amshit, okazało się, że chory zmarł dokładnie godzinę wcześniej. Wieści o innych cudach krążyły wśród ludności. Pewien szewc z Echmege, Gibrail Yusef Saba, dostał ataku szału. Zdzierał z siebie ubrania, bluźnił okrutnie i próbował nawet odebrać sobie życie. Jeden z jego przyjaciół, od którego znamy tę historię, poszedłby go odwiedzić i zobaczył, jak ten niszczy różanie żony i wyrzuca z siebie przekleństwa. Szaleńca zaprowadzono do pustylni Szarbela. Jeden z eremitów, ojciec Libajos, bezskutecznie nakazywał mu wejść do kaplicy. Gdy pojawił się ojciec Szarbel, rzekł stanowczo Wstań i wejdź do kościoła. Szaleniec łagodnie go wysłuchał, po czym uklęknął, tak jak nakazał mu święty. Ojciec Szarbel odczytał przy nim fragment Ewangelii i odesłał go. Uzdrowiony powrócił do domu w towarzystwie licznego grona ludzi. Pewien mnich zaświadczał zdrowienie swojego brata, Asada Hanny Salem, który niespodziewanie stał się niemy. Dwa miesiące po zdarzeniu mnich, za pozwoleniem superiora, Udał się odwiedzić brata. Ludność wioski Kartaba, przekonana, że Asad zwariował i zdaniem niektórych został opętany przez diabła, radziłaby zaprowadzić go do Groty Świętego Antoniego w Koszaja. Mnich zdecydował się zabrać go do Eremów Annaja i zwrócił się do ojca Szarbela, by modlił się za brata. Ojciec Szarbel. Wprowadził Niemego do kaplicy, położył mu na głowie Ewangelię i przeczytał z niej pewne fragmenty. Następnie skropił go wodą święconą i dał mu ją do wypicia. Nie macie się czego obawiać, wasz brat wyzdrowieje. Mnich wyruszył z bratem w drogę powrotną do domu. Po kilku minutach Niemy wykrzyknął: Bracie mój! Zwrot, który po arabsku jest jedną sylabą, Szorstkim dźwiękiem gardłowym. Następnie zaczął wymieniać po imieniu niektórych mnichów, którzy wracali wówczas z pustelni do klasztoru, aż w końcu zaczął śpiewać na cały głos. Brat przyrodni świętego, Noe, przyszedł raz złożyć mu wizytę w remie. Święty, na pożegnanie, dał mu karteczkę ze słynną modlitwą do świętego Antoniego, aby założył ją na szyję swemu synowi. Boulusowi. Tenże został proboszczem w Beka Kafra, a podczas procesu beatyfikacyjnego świadczył o fakcie. Kuzyn Noe, któremu zmarło w pierwszym roku życia troje dzieci, dowiedziawszy się o podarunku ojca Szarbela, usilnie prosił o szkaplerz dla ostatnio narodzonego dziecka. Chłopiec przeżył i z czasem wyemigrował do Ameryki. Rozdział XIV Ku Samotności Dla starożytnych ascetów, samotność była szczytem doskonałości. Wraz z ukształtowaniem się wschodniego monastycyzmu, stało się początkowo zwyczajem, a z czasem regułą, że życie cenobityczne w klasztorze musiało poprzedzić życie pustelnicze. Reguła zakonu szarbela głosi. Ponieważ ojcowie nasi przekazali nam tradycję nie tylko życia cenobitycznego, lecz również pustelniczego, dlatego wierni ich przykładowi ustalamy, że każdy z nich po upływie pięciu lat od złożenia profesji wieczystej za pozwoleniem opata. Może czasowo lub na stałe wybrać odosobnienie w celi oddzielonej od wspólnoty, która pozostanie w łączności z klasztorem. Poświęci się tam modlitwie i ćwiczeniom duchowym. Jeśli zdrowie mu na to pozwoli, przydzielony mu zostanie kawałek ziemi do uprawy lub inna pożyteczna praca. Opat, zanim udzieli pozwolenia, winien wystawić na próbę ducha zakonnika. Aby za pragnieniem odosobnienia nie ukrywał się diabeł lub oszustwo. Ta ostatnia uwaga może wydać się dziwna. Tymczasem święty Jan Klimak, w 27 szczeblu drabiny do raju, który poświęcony jest samotności nie bez szczypty dowcipu pisał. Są więc tacy, którzy wybierają życie samotnicze. Ponieważ będąc słabymi, w nim szukają pomocy, pragnąc pohamować swój język oraz namiętności i poruszenia ciała. Są inni, skłonni do gniewu, którzy żyjąc we wspólnocie, nie potrafią go opanować i z tego powodu pragną przebywać w samotności. Są tacy, którzy się na to decydują, ponieważ są pyszni i zarozumiali w duchu i sądzą, że sami w tej żegludze, będą sobie najlepszymi misternikami i obejdą się bez kierownictwa kogoś innego. Są tacy, którzy czynią tak dlatego, że żyjąc pośród rzeczy i spraw materialnych, nie potrafią oprzeć się kierowanym ku nim pragnieniom i dlatego próbują wymknąć się w samotność. Są inni, którzy tak czynią, ponieważ za pomocą wewnętrznego pokoju będą mogli pełniej i z większym zapałem oddać się służbie Bożej inni po to by mogli swobodniej i dyskretniej karcić i umartwiać swoje ciała z powodu popełnionych wcześniej grzechów są też tacy którzy czynią to aby wzbudzać podziw i zyskać większy szacunek u ludzi są jeszcze inni i to o nich mówi syn człowieczy że gdy przyjdzie powtórnie na Ziemię, to ich odnajdzie, którzy wybierają ów święty, płynący z samotności pokój po to, by radować się w boskich rozkoszach, a dzięki pragnieniu miłości i Bożej słodyczy, które ich rozpalają, nie spoczną, dopóki nie uwolnią się od wszelkiego rodzaju zniechęcenia, gdyż powiązanie tej wady z Bożą miłością. Można porównać do popełnienia cudzołóstwa w pustelniczym życiu. Szarbel w ciągu swojego życia nigdy o nic nie prosił i pozwalał, by inni nim kierowali. Był posłuszny regułom, wykonywał polecenia wszystkich i każde życzenie przełożonych. Można z nim było zrobić wszystko, co się chciało, nie przywiązywał nawet wagi do określonego sposobu lub czasu praktykowania cnót czy osiągania perfekcji. Samotność pociągała go od dzieciństwa i w każdym momencie swojego życia był samotnikiem. Pewien stary mnich, który znał go dobrze, mówi: Jego życie w klasztorze było życiem pustelniczym a zasługi w Eremie nie przewyższały tych, które osiągnął już w klasztorze. Różnica polega tylko na zmianie reguły. Okazja towarzysząca przeniesieniu z klasztoru do Eremu znana jest ze szczegółami. Pewnego razu Szarbel powrócił z pracy w polu w czasie kolacji. W obecności innych mnichów poprosił brata magazyniera by nalał mu oliwy do lampy która służyła mu do czytania w celi Brat go upomniał Dlaczego nie przyszliście wcześniej w ciągu dnia Byłem w polu odparł zmieszany Szarbel Za karę nie dostaniecie dzisiaj oliwy odejdźcie teraz rzekł magazynier Szarbel z pochyloną głową wysłuchał i odszedł Tuż obok refektarza na ławce stał dzban pełen wody. Szarbel, przechodząc obok, wlał trochę wody do lampy i poszedł do celi. Zapalił lampę i przez dwie godziny przy migocącym świetle odmawiał modlitwy brewiarzowe. Na dźwięk dzwonu wzywającego do ciszy, wszyscy mnisi pogasili lampy. Tymczasem w klasztorze jedno okienko pozostało oświetlone. Saba, Tanous Musa, posługujący, który znajdował się w celi superiora i gasił właśnie jego lampę, wychodząc ujrzał światło w okienku. Superior, spoglądając za nim, spytał: Kto nie zgasił światła? Nie wiem, odparł służący. Superior, poruszony pogwałceniem reguły, szybkim krokiem udał się w kierunku światła i zorientował się, że dochodziło ono z celi szarbela. Otworzył energicznie drzwi. Nie słyszeliście dzwonu? Dlaczego nie zgasiliście lampy? Czyż nie złożyliście ślubów ubóstwa? Szarbel upadł na kolana, pochylił głowę, dotykając czołem podłogi i pokornie prosił o wybaczenie. Wróciłem z pola i musiałem odmówić modlitwy brewiarzowe. Spełniłem tylko mój obowiązek. Posługujący potwierdził wersję szarbela i dodał: Dziwne. Magazynier nie dał mu oliwy, zatem kto mu ją dał? Superior spytał Szarbela. Skąd wzięliście oliwę? Szarbel zawahał się, ponownie pokłonił się do ziemi i odparł. Wybaczcie mi na miłość pana naszego. Ponieważ superior nalegał, odrzekł. Nalałem trochę wody do lampy, aby skończyć modlitwę. Superior z niedowierzaniem chwycił lampę, która zgasła w jego rękach. Przy świetle świecy wylał zawartość lampy na podłogę. Była to woda. Superior poczerwieniał ze wstydu. Wychodząc z cali, rzekł do Szarbela cichym głosem: Módlcie się za mnie. Pustelnia świętego Piotra i świętego Pawła. Położona była na wysokości 1270 metrów. Odległa była o 20 minut drogi od klasztorów Annaya, od którego oddzielały ją winnice. Założona została w 1798 roku przez dwóch mężczyzn z wioski Echmedrze, Józefa Abi i Dawida Khalife którzy schronili się tam, by wieść życie pokutnicze, a z czasem wstąpili do zakonu maronitów świętego Antoniego i przekazali własność w darze dla klasztoru świętego Marona. Do Eremu prowadziły niedostępne ścieżki biegnące wśród lasów i kamienistych terenów. Latem triumfowało tu słońce, śnieg zaś podczas surowych zim, a silne wiatry i gwałtowne burze. Nie oszczędzały tych zagubionych górskich szczytów. Trudno byłoby znaleźć w górach libańskich miejsce zamieszkałe na takiej wysokości i w tak odludnym miejscu. Szczyt opadał na południe 400 metrów do Doliny Ain Tourrzaya, gdzie przepływała rzeka. Od północy i zachodu spadał stromo w dół. Widok rozciągał się po wspaniały horyzont. Od południa widoczny był Bejrut położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na skraju panoramy Trypolis i niektóre wioski wybrzeża Batorun. Nieco dalej bieliły się domy Kesruan. Na południe i zachód wznosiły się góry Echmege, a na wschód Meshmesh. Erem był prostą konstrukcją jednopoziomową z dwoma skrzydłami na wschód i zachód. Każde skrzydło zawierało trzy cele, przykryte tarasem z pni drzew i zbitej ziemi. Każda cela wyposażona była w drzwi z dwudziestocentymetrowym otworem. Cele łączył wąski korytarz. Cela szarbela znajdowała się pomiędzy wschodnim skrzydłem. I południową bramą korytarza, który z jednej strony prowadził do oratorium, z drugiej zaś do kuchni. Miała wymiary 3 na 2 metry z kawałkiem i mierzyła 2,5 metra wysokości. Na wschodniej ścianie okienko wychodziło na góry Echmege, na północnej zaś znajdował się rodzaj szafy. Podłoga była kamienna, podobnie jak i mury, które oblepione były dodatkowo błotem. Sufit zrobiony był z pni drzew i ziemi. Erem otoczony był murem, za którym od zachodu rozpościerały się winnice i stary las dębowy dostarczający upragnionego cienia. W ostatnich latach Erem uświęcony został obecnością ojca, Alicha el-Hardiniego, brata świętego z Kififan który zmarł w podeszłym wieku, 13 lutego 1875 roku. Szarbel znał go, spotykał się z nim przez kilka lat i nawet jeśli pragnął zastąpić go, nigdy nikomu się z tego nie zwierzał. Zdaniem świadka, ojciec Aliha prosił Szarbela, by zajął on jego miejsce. Według innych wersji, po wydarzeniu z lampą, Superior zwrócił się z prośbą o pozwolenie na przeniesienie szarbela do pustelni. Inny świadek twierdzi, że przez pewien czas szarbel towarzyszył ojcu Alicha i pełnił przy nim posługę. Po śmierci El Hardiniego szarbel podlegał poleceniom ojca Libajosa Ramati. Przeniesionego później do innego eremu w Katara. Na koniec, co wiemy z pewnością, Szarbel żył w samotni wraz z ojcem Makariosem Elmeszmeschanim, który choć młodszy wiekiem był jego przełożonym. Święty miał 47 lat, gdy przeniósł się do eremu świętego Piotra i Pawła i pozostał tam do śmierci przez 23 lata zawsze pogrążony w nieustannej modlitwie i codziennym trudzie pracy. Posłuszeństwo jego wystawione zostało na trudną próbę, bowiem z własnej woli podporządkował się w najdrobniejszych szczegółach makariosowi, który znany był z trudnego charakteru. Reguła przewidywała, że w jednej pustelni nie mogło być mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech eremitów. Jeden z nich musiał przejąć obowiązek opieki duchowej i materialnej nad współtowarzyszem. Gdy samotnicy byli kapłanami, musieli odprawiać mszę świętą, recytować liturgię godzin, spowiadać się i spełniać praktyki religijne w prywatnym oratorium Eremu. W Annaia było to kwadratowe pomieszczenie, mające sześć metrów długości. Wyposażone było w drewniany ołtarz poświęcony apostołom patronom. Nad ołtarzem znajdowały się wizerunki słynnych świętych eremitów, jak Paweł, Antoni i Maron. Po prawej stronie wisiał obraz Matki Bożej, a na schodkach ołtarza, zgodnie z libańskim obyczajem, inne święte obrazy. Hur. Podwyższony był o 25 centymetrów ponad cementową podłogę. Było to schronienie ojca Szarbela najwyższa forma samotności, gdzie dusza jego znajdowała odpocznienie i gdzie spędzał całe godziny, przygotowując się do mszy świętej, którą odprawiał około południa. Po mszy pozostawał długo na dziękczynieniu, aż do nieszporów. Praca w winnicy i weremie przerywała tylko zewnętrznie rytm modlitwy, a jedyny posiłek w ciągu dnia około trzeciej po południu nie był niczym innym jak ćwiczeniem pokutnym ze względu na skromność i ubogość pożywienia. Szarbel kładł się spać po komplecie i następujących po niej modlitwach około dwudziestej trzydzieści. O północy wracał do oratorium na oficjum, po czym nie spał więcej, czasami tylko najwyżej godzinę. Pozostawał w kościele, klęcząc, kontynuował rozmowę z Bogiem. Niekiedy w celi czytał pismo święte i teksty teologiczne. Według świętego Jana klimaka, dziedzictwem pustyni jest Spokój ducha wolnego od wszelkich zawirowań i niepokojów tego świata, czysta intencja, zachwyt w Bogu, umartwianie i nieustająca czystość ciała, ciągła pamięć o śmierci, nieustanna i nienasycona modlitwa, nieprzerwane czuwanie nad samym sobą i nad tym, czy żaden rodzaj złoczyńców się nie ujawnia. Uśmiercenie lubieżności, zapomnienie o wszelkich doczesnych przywiązaniach, które niezgodne są z wolą Boga. Śmierć dla świata, to znaczy dla wszystkich światowych rządz, wolność od obżarstwa, obfitość mądrości, źródło roztropności, łzy zawsze stosowne do odpowiedniej chwili. Ciągłe milczenie, jak też wiele innych, jeszcze cnót, które dla większości ludzi są czymś obcym, gdyż bliższe im jest szemranie i gadulstwo. Lata, pory roku i dni w Remie, jak i na małej ścieżce, która prowadziła do pobliskiego klasztoru świętego Marona, niczym się od siebie nie różniły. Szarbel chodził po prowiant lub do pracy, a w czasie Wielkanocy i w Boże Narodzenie, aby uczestniczyć wraz ze wspólnotą w uroczystych ceremoniach liturgicznych. Był to świat, w którym nie było niczego, a jednocześnie było w nim wszystko. Świat budzący lęk u ludzi, którzy, aby czuć się żywi, potrzebują hałasu słów, przytłaczającej aktywności tłumów. Życie tu, za wzór miało anioły, proroków i Chrystusa. W Kościele Wschodnim Mojżesz i Eliasz są mistrzami służby Bożej i wszelkich cnót. Uzyskali oni chwałę i doskonałość w samotni pustyni Synaj, gdzie Bóg objawił się wśród płomieni ognia, grzmotów i błyskawic oraz w tajemniczym szmerze łagodnego powiewu, gdzie dzięki ich modlitwie lud Boży został ocalony i ludzkie przygnębienie zostało zwyciężone tajemniczą wszechmocą i miłosierdziem Boga. W jaskiniach i w grotach, pisze święty Efrem, żyli samotnicy. W jednej z nich żył Eliasz. A na szczycie góry Eliseusz Jan chrzciciel żył na pustyni a pan nasz nauczał w miejscach odosobnionych czy to w grocie czy w eremie dominacja ciszy i samotności obnaża duszę i prowokuje jej wrogów toczą się tam boje które niszczą dusze słabe i niepewne Nieuchronnie angażują wszystkie siły i ujawniają czystość intencji tych, którzy pragną oddać się Bogu w sposób zdecydowany i całkowity. Pustynia to miejsce, gdzie poprzez cud łaski płonie niegasnące źródło miłości. W ogołoconej, ubogiej celi Szarbela, której nikt, chyba że ukradkiem i z wyjątkowych przyczyn, nie mógł odwiedzić, szyby okna osłonięte były czarną zasłoną. Za łóżko służyła skóra kozia przykryta zużytym habitem, poduszką była deska drewniana, owinięta szmatką. Wszystko sprawiało wrażenie biedy i śmierci tam, gdzie ogromne było bogactwo łaski i życia. Latem i zimą szarbel nosił zawsze ten sam strój. Na którym widniały łaty wielkości od 5 do 10 centymetrów, niesprawnie przyszyte ręką pustelnika. Pewnego razu posłany został do pustelni klasztorny krawiec, by zaopatrzyć samotników w bieliznę. Wszedłem, opowiada, do celi ojca Szarbela i nie znalazłem tam żadnego stroju, który nadawałby się do noszenia. Poleciłem mu, by pozbył się wszystkich tych szmat, i na jego oczach zacząłem je niszczyć. Ojciec Szerbel przekonywał mnie, bym mu je zostawił, bym je pozwolił załatać i nadal używać, aby nie łamać zasady ubóstwa. Wróciłem do klasztoru i z polecenia superiora uszyłem mu dwa nowe habity. Gdy je przysłałem, poprosił o wybaczenie, ale nie mógł nosić nowego stroju i nalegałbym, przekonał superiora, aby przysłał mu, jeśli zechce, strój używany, stosowniejszy do pracy. Prosił też, by nie posyłać mu koszul, zastępował je włosienicą z koziej skóry. Płaszcz zakładał tylko, gdy szedł do kościoła lub gdy opuszczał erem, nigdy zaś do pracy». Nosił spodnie tureckie z surowej tkaniny farbowanej czarną aniliną. Z wyjątkiem czasu, gdy celebrował Mszę Świętą, buty miał zniszczone i dziurawe, charakterystyczne medas, używane przez mnichów. Mnisi z klasztoru świętego Marona często przychodzili do Eremu. Ojciec Jusef El-Echmegi. Opowiada, że pewnego razu wraz z innym ojcem podziwiał przez lornetkę wspaniały widok z pustelni. Obok nich przechodził ojciec Szarbel. Niósł na plecach sznur i śpieszył się zebrać drewno do kuchni. Ojciec Józef przywołał go, by popatrzył przez lornetkę. – Popatrzcie na Bejrut. Wydawał się, że macie go przed oczami. – Ojciec Szarbel potrząsnął głową ukrytą pod kapturem. Nie, nie, odparł, nie mam nic wspólnego z tymi sprawami. Stworzenie jest pierwszym szczeblem drabiny, która prowadzi nas do poznania Boga. Najwidoczniej nie było to już potrzebne temu, kto z Bogiem miał kontakt intymny, a na wspomnianej drabinie osiągnął najwyższe szczeble. Pewnego dnia młody zakonnik, który z czasem kilkakrotnie został superiorem, otrzymał tytuł profesora i był autorem wielu dzieł. Ojciec Mubarak Tabet zapragnął poznać pustelników i eremy swojego zakonu. W towarzystwie trzech współbraci udał się do eremu i poprosił o spotkanie z ojcem Szarbelem. Goście zostali przyjęci. Przez ojca Makariosa, który zasiadł z przybyszami do konwersacji, a przywołany ojciec Szarbel pozostał w pozycji stojącej. Podnieśliśmy się, opowiada ojciec Tabet. Przywitaliśmy go, ucałowaliśmy dłoni i poprosiliśmy o błogosławieństwo. Pobłogosławił nas i spytał: Skąd przychodzicie, bracia? Wymieniliśmy nasze imiona, klasztory, z których przebywaliśmy. I nasze rodzinne wioski. W waszych klasztorach zmarł ktoś, za kogo można by odprawić mszę? Odparliśmy, że nie, a on powrócił do swojej celi. Zostaliśmy z ojcem Makariosem, który rzekł Jest pora obiadu, pozwólcie, że zjemy go wspólnie. Po czym przyniósł terakotowe miseczki, pokruszył suchy chleb, dodał trochę ziół, odrobinę octu, oliwę i cebulę. Przywołał ojca Szarbela, który zaprosił nas do posiłku, ale odmówiliśmy z podziękowaniem. Zapytaliśmy ojca Makariosa: Ile razy jadają w ciągu dnia? Raz dziennie odparł. O tej godzinie. Była wówczas dziesiąta arabska, czyli dwie godziny przed zachodem słońca. Podczas posiłku ojciec Szarbel nie odezwał się ani jednym słowem. Tylko ojciec Makarios podtrzymywał rozmowę. Po modlitwie dziękczynnej eremici udali się do kaplicy zgodnie ze zwyczajem mnichów. Gdy wyszli, ojciec Makarios pozostał z nami, a ojciec Szerbel powrócił do celi. Podczas gdy był on w kaplicy, podeszliśmy do jego celi, aby zajrzeć do środka. Wcześniej bowiem nie pozwolił nam tam wejść. Była wąska, mała i poczerniała od dymu. Łóżko z drewnianych desek oparte było na dwóch kamieniach. Nie widzieliśmy ani materaca, ani przykrycia deski pokryte były kozią skórą. Gdy Szarbel wyszedł z kościoła i skierował się do celi, poprosiłem, by wysłuchał mojej spowiedzi. Chodź, powiedział i wszedł do kaplicy. Po spowiedzi dostrzegłem pęknięcia na dachu i murach, które mogłyby spowodować zapadnięcie się sufitu. – Ojcze – rzekłem – spędzacie tu całe noce. Erem jest wystawiony na pioruny. Wystarczy jedno uderzenie, a wszystko się na was zawali. Powinniście przeprowadzić restaurację. – Jakie to ma znaczenie? – spytał, a ja odparłem – Mam zamiar rozmawiać z superiorem, aby uczynił coś w tym kierunku. Szarbel odrzekł. O niczym nie mówcie, synu mój, gdy przyjdzie na mnie pora, gdzież znajdę miejsce bardziej święte od tego tu ołtarza. Ojciec Hanna Indari, generalny superior zakonu libańskich maronitów, szczegółowo opowiada swoje pierwsze spotkanie z szarbelem we wrześniu. 1897 roku rok przed śmiercią świętego. Towarzyszył mi podczas wizyty ojciec Abraham Hakel, który zmarł w opinii świętości. Poszliśmy do Eremu, a następnie do kościoła, gdzie ujrzeliśmy ojca Szarbela, który skupiony klęczał nieruchomo. Podczas naszej krótkiej modlitwy wpatrywaliśmy się w niego, on zaś nie odwrócił się, aby na nas spojrzeć. Po wyjściu z kaplicy spotkaliśmy ojca Makariosa, który przygotowywał obiad. Weremiew w, w Annaja pustelnicy jadają raz dziennie około trzeciej po południu. Posiłek zwany makhluta, rodzaj zupy składał się z soczewicy grochu, fasoli. Mielonej pszenicy i innych jarzyn. Gdy ojciec Makarios pokroił cebulę, którą podsmażaną miesza się z warzywami, zawołał ojca Szarbela: Weźcie tę cebulę i podsmażcie ją. Ten natychmiast to uczynił. Wówczas ojciec Makarios poszedł po dwa puste talerze trochę chleba i jadalnej zieleniny. Wziął od ojca Szarbela garnek i rzekł: Wybierz jarzynę. Ojciec posłusznie wykonał polecenie. Gdy ojciec Makarios podał posiłek, rzekł do szarbela: Jedz. A on zaczął jeść. Następnie skrzyżował ręce na piersiach, pochylił głowę i bez słowa wpatrywał się w podłogę. Ojciec Makarios rzekł: Idź na adorację najświętszego sakramentu, potem wróć pozmywać naczynia. Szarbel poszedł, a my. Opuściliśmy pustelnię. Rok później, latem 1898 roku, udałem się z grupą studentów do pustelni. Spotkaliśmy sługę Bożego w kościele na kolanach. Nawet na nas nie spojrzał. Po modlitwie czekaliśmy, by zwrócił się do nas, ale pozostał nieruchomy. Wyszliśmy z kościoła i zatrzymaliśmy się przed wejściem. Ponieważ zachowaliśmy się głośno, ojciec Szarbel otworzył drzwi kaplicy i ze skrzyżowanymi na piersiach rękami spoglądał na nas z uśmiechem. Przywitał nas, podając dłoń. Przez chwilę trwaliśmy w milczeniu, w poczuciu głębokiego szacunku. Ojciec Szarbel zamknął drzwi i wrócił do swojej modlitwy, a my oddaliliśmy się w kierunku lasu. Ja powróciłem, gdyż pragnąłem ponownie go zobaczyć i porozmawiać. Wszedłem do kaplicy, ale nie spotkałem go. Szukałem go w korytarzu, aż w końcu wszedłem na taras i ujrzałem go. Siedział z książką w ręku. Był to żywot świętego Antoniego Wielkiego. Na mój widok rzekł: Przeczytaj ten rozdział. Przeczytałem głośno, a gdy skończyłem Wziął książkę i odszedł bez słowa. Stary służący z klasztoru był świadkiem, gdy piorun uderzył werem. Stało się to w południe, a zaniepokojeni o pustelników mnisi pobiegli do pustelni. Piorun uderzył w południowe skrzydło eremu, częściowo obalił mur dzielący go od winnicy. Wpadł do kaplicy, spalił obrusy ołtarzowe i kwiaty oraz przesunął kielich pozostawił drzwi rozwarte na oścież, a dwaj współbracia Szarbela, którzy znajdowali się w kuchni, chwilowo stracili słuch. Ojciec Szarbel przed uderzeniem pioruna klęczał w kościele przed ołtarzem. Znaleziono go potem dokładnie w tej samej pozycji. Superior klasztoru zapytał: Ojcze Szarbelu, nie mogliście ugasić płonącego obrusa i roślin? Co chcieliście, bym zgasił, czcigodne bracie? Zaledwie się zapaliły, zaraz zgasły. Pożar był krótki. Święty uznał za ważniejsze kontynuowanie swojej modlitwy, nie przejawiając żadnego niepokoju. Czyżby naprawdę liczył on, jak wyznał ojcu Tabetowi, na łaskę śmierci w świętym miejscu? Piękna śmierć. Ale nawet z tego przywileju gotów był zrezygnować. Rozdział XV. Szkic do portretu. Tytuł tego rozdziału, na ile skromny, nadal grzeszy pychą. Szarbel przeszedł przez życie jak cień. Jego postać zarysowuje się w ciągu naszej opowieści i tylko w ten sposób można oddać hołd jego życiu, życiu, które nie tworzy historii. Znaczenie szarbela dla świata ma naturę wyłącznie duchową. Nie istnieje żaden obraz, który by go przedstawiał a świadkowie jego czasów oferują tylko sporadyczne informacje, pozwalające odtworzyć jego wizerunek. W pamięci współczesnych pozostała jego pochylona głowa i twarz przysłonięta opadającym na oczy kapturem. Pewien stary murarz, pod kierunkiem którego święty pracował w klasztorze w Annaya, wspomina jego niewielki wzrost i kruchą budowę ciała. Był drobny jak łyżeczka, mówi, tak jakby tylko głowa istniała, miał delikatne ręce i cienkie palce, twarz była blada, powieki oczu nie drgały jak u martwego, broda była krótka i rzadka, lekko posrebrzona, podobnie jak i włosy, szczupły i delikatny, skóra i kości. Ale o dobrym zdrowiu, zważywszy, że mimo pół wieku wycięczających postów, skromnego żywienia, niewielkiej ilości snu i nieustannego wysiłku, do końca swoich dni nigdy nie był poważnie chory. W ostatnich latach lekko się przygarbił i wyszczuplał. Miał siłę i zdrowie typowe dla libańskich wieśniaków, ludzi gór. Szczupły i zdrowy. Rzec można, że wysiłek i wyrzeczenia umacniały go. Wielu starożytnych anachoretów żyło bardzo długo, jak gdyby wyrzeczenia i pokuty były najlepszą kuracją wzmacniającą. Człowiek jest zarówno duchem i ciałem. A przewaga jednego nad drugim decyduje, że znosi on upływ czasu. W czasach szarbela 70 lat było już doskonałą średnią wieku i wielu współczesnych mumnichów, jak eremita El Hardini, zmarły w wieku 80 lat, przekraczało ją znacznie. Niestały i intensywny wysiłek, lecz nieład, niepokój, zmartwienia wyniszczają ludzkie ciało. Ulega ono zniszczeniu, podczas gdy duch się umacnia i ożywia. Cnota nigdy nikomu nie zaszkodziła. Trudno zrekonstruować psychologiczny portret człowieka, który niewiele mówił i nie pozostawił żadnego dokumentu na piśmie. Aby zrozumieć lepiej, jakim był człowiekiem, możemy tylko pogłębić spostrzeżenia pozostawione nam przez współczesnych. Którzy znali go osobiście. Niektórzy wspominali, że sprawiał wrażenie człowieka prostego, być może przez uśmiech, którym często zastępował słowa, ale przy bliższym poznaniu okazywał się błyskotliwy i inteligentny. Na ogół nie włączał się do konwersacji, ale gdy zaistniała taka konieczność, czynił krótkie i istotne uwagi. Co do wykształcenia, wspominaliśmy już o nauce w Kififan. Nie były to studia na poziomie uniwersyteckim, ale wystarczające dla konkretnych potrzeb czasów. Potrafił cytować odpowiednio pismo święte i duchową literaturę. Lubił zabawiać się, cytując fragment tekstu, który rozmówcy musieli kontynuować, zaczynając od litery, która kończyła ostatnie słowo. Na koniec święty komentował zwięźle i budująco teksty, z których korzystano. Ojciec Siman el-Echmegi, eremita, eremita z Małfuk, który znał go od lat młodzieńczych, mawiał, że miał on inteligencję i rozwagę typową dla świętych. Nie popełniał błędów, zawsze z dokładnością przestrzegał reguły, był porządny i zadbany. Nigdy nie zapominał o swoich obowiązkach, a w kwestiach dotyczących sumienia i kierownictwa duchowego widział jasno i wyraźniej niż wielu uczonych. Szarbel w czasie rozmów milczał i słuchał, lecz gdy poproszono go o opinię w kwestiach teologii moralnej lub duchowej, wypowiadał się obszernie i od serca, a słowa z trudem pokrywały wewnętrzny zapał. Miał piękny głos. Gdy śpiewał psalmy w chórze, doskonale opanował lekturę w języku syryjskim, którego uczył się z ojcem El Kafrim, do którego często mnisi go porównywali. Zdarzało się, że czcigodni mnisi pozwalali sobie od czasu do czasu na dowcipną rozmowę, do której ludzie wschodu mają szczególne upodobanie. Wówczas Szarbel z lekkim uśmiechem też brał w niej udział. Wiele jest przykładów jego poczucia humoru. Pewnego świątecznego dnia, gdy był on jeszcze mnichem w klasztorze, wieśniak z pobliskich okolic przed wejściem do kościoła pozostawił swój kij. Pod koniec ceremonii kij przepadł. Wieśniak wyraźnie się zdenerwował. Hałas wywołał ojca Szarbela, który łagodnie rzekł. Bracie. Bracie, w klasztorze nikt nie podnosi głosu. Mężczyzna krzyknął. Ukradli mi kij. Cóż to, w klasztorze są złodzieje? Ojciec Szarbel uśmiechnął się. Ależ, bracie, tu nie ma złodziei. Widzisz tę wnękę w kamieniu na dziedzińcu? Stoi tam, odkąd wybudowano klasztor i nikt jej nigdy nie ukradł. Wieśniak zastanowił się, po czym wybuchnął śmiechem podobnie jak i otaczający go ludzie. Wnęka wykuta była w bloku skalnym, którego nawet dwudziestu mężczyzn nie byłoby w stanie przesunąć. Pewnego razu zimą Szarbel pomagał w klasztornej piekarni. W pewnym momencie zapowiedziano wizytę księdza Juhana Sade z wioski Mashmesh, wikariusza patriarchalnego dystryktu Dżubajal. Wielebny należał do wysoko postawionej rodziny i miał znaczącą pozycję. Majątek pozwalał mu na bliskie kontakty z władzami kraju, z czego był szczególnie dumny, dobrze zbudowany, korpulentny i wyniosły. Podkreślał dystans w stosunku do kolegów także poprzez swój styl życia, nietypowy dla kleru w tych okolicach. Gdy pojawił się w klasztorze świętego Marona, miał na sobie oprócz sutanny futrzany płaszcz, przez co sprawiał wrażenie emira lub księcia ze skortą mnichów. W pewnym momencie, gdy mowa była o grzechu, ku zdziwieniu wszystkich usłyszano głos ojca Szerbela, który zwykle odzywał się tylko na polecenie. Zaskoczeni mnisi zwrócili się wszyscy ku niemu i zobaczyli, jak rozbawiony, spogląda na okrągłego księdza. Co was obchodzi grzech? Rzekł z uśmiechem do próżnego wielebnego. Chroni was przed nim płaszcz futrzany. Śmiali się wszyscy, nawet wielebny, który pokrywał śmiechem zmieszanie. Szarbel nie żył w oderwaniu od rzeczywistości. Był uważnym obserwatorem i nie mógł powstrzymać się od dowcipnego udzielania duchowej przestrogi. Zresztą poczucie humoru ma moc przywrócenia ludziom i zdarzeniom ich właściwej wartości. Żart, jeśli niezłośliwy, nie jest przeciwny cnocie. Innym razem, humor Szarbela dotknął superiora klasztoru, tenże. Z powodu wyjątkowych przyczyn i szczególnie trudnego roku kazał mnichom i nowicjuszom pracować kilka razy w dni świąteczne. Ponieważ znał on dobrze rygorystyczne zasady szarbela, udzielił mu dyspensy. Polecił mu natomiast odprawić uroczystą mszę świętą dla wiernych. Po końcowym błogosławieństwie, superior zbliżył się do ołtarza i szepnął. Nie daliście ogłoszenia o święcie w niebo wstąpienia, w którym należy powstrzymać się od pracy. Podczas mszy obecni byli klasztorni chłopi. Szarbel natychmiast odparł. To dzień świąteczny tam, gdzie święta są przestrzegane. Nie trzeba zawiadamiać tych, którzy pracują w niedzielę i święta. Superior zrozumiał aluzję i od tego czasu nigdy nie kazał pracować mnichom i chłopom, w dni świąteczne. W życiu kapłańskim zdarzają się chwile zaszczytów i niewielkie aspiracje na stanowiska. Czasem ktoś w dobrej wierze myśli, że przyjmując na siebie kierownicze obowiązki, może wspomóc własny zakon. Ojciec Szarbel był obojętny na te sprawy. A gdy raz poinformowano go, że ojciec asystent generalnego superiora miał w planie mianować go superiorem, Skomentował wiadomość krótko. W zakonie jest wielu odpowiedniejszych na to stanowisko. Zakon nasz i tak jest bardzo wyrozumiały, że akceptuje ludzi tak nędznych jak ja. Nie dbało o interesy. Modlił się o dobre zbiory, ale nie interesowało go, czy klasztor w danym roku zyskał, czy stracił. Wszystko zależało od zrządzenia opatrzności. Był obojętny na wszystko, jak gdyby był jeden, jedyny na ziemi. Nie zabiegał o przyjaciół ani nie martwił się ewentualnymi wrogami, nie przykładał wagi do pochwał, nie pokładał w nikim ufności, nigdy nie rozmawiał o przełożonych, nie śpieszył na spotkania z ważnymi gośćmi w klasztorze, by popisywać się ceremonialnym powitaniem. Miał ogromny dystans wobec rodziny. Modlił się za wszystkich i kochał w Bogu wszystkie dusze ludzkie. Uprzejmy w stosunku do innych, Szarbel był naturalny i spontaniczny, a w sprawach tego świata okazywał dziecięcą prostotę. Czy świat mógł dotrzeć aż do Annaja? Czego ciekawego mógłby świat go nauczyć? Pewnego dnia robotnik z klasztoru towarzyszył Szarbelowi w drodze do Eremu. Święty niósł wiązkę gałęzi, by wzmocnić płot przy winnicy. W pewnym momencie, idąc jak zwykle z opuszczonym wzrokiem, zauważył na ziemi kartonik z wyobrażeniem rycerza. Poszedł kawałek dalej, po czym zatrzymał się. Położył wiązkę na ziemi i cofnął się zabrać kartonik. Wróciwszy do Eremu, wszedł do kaplicy, umieścił obrazek razem z innymi na schodkach ołtarza i uklęknął przed nim. Robotnik, który mu towarzyszył ze zdziwienia, otworzył szeroko oczy. Co wy robicie, ojcze? To święty Jerzy, odparł Szarbel. Modlę się do niego. Ależ nie, rzekł rozbawiony robotnik, to pudełko po papierosach. Ojciec Szarbel nie odpowiedział. W milczeniu przekazał robotnikowi kartonik. Rycerz, którego wizerunek godny był namalowania, nie mógł być nikim innym jak świętym Jerzym. We wspomnieniach starożytnych pustelników czytamy, że często dzikie zwierzęta, których sporo było w miejscach ich odosobnienia, zamiast atakować, słuchały ich nakazów i łagodnie z nimi współżyły. Jak pisze Cyryl ze Scytopolis, kto zna pismo święte, nie powinien się temu dziwić, bowiem gdy Bóg zamieszka w człowieku, wszystkie stworzenia mu się podporządkowują tak jak Adamowi, zanim złamał Boże przykazanie. Ten sam autor opowiada, że święty Saba z Palestyny modlitwą odpędził lwa, który z podejrzanym zamiarem Obwąchiwał jego ucznia. Pewnej nocy, Saba położył się spać w lwiej jamie. Lew pojawił się niespodziewanie i wbił zęby w szaty pustelnika, który jak gdyby nigdy nic rozpoczął wieczorne oficjum. Lew położył się grzecznie przed jamą, a gdy modlitwa się skończyła, chwycił na nowo jego szatę, by zmusić go do wyjścia. Saba rzekł, Jama jest wystarczająco duża dla nas obydwu. Ten sam Bóg stworzył mnie i ciebie. Jeśli chcesz, zostań, jeśli nie, idź sobie. Lew wolał pozostać na zewnątrz. Ten sam święty Saba nad brzegiem rzeki Jordan wyjął cierń z łapy lwa, który wyciągnął ją przed nim z prośbą o pomoc. Zwierzęta szarbela są mniejszych rozmiarów i mniej groźne, ale tak samo pokazują dobroć jego duszy. Wszystkie stworzenia, zwykł mawiać, są sobie równe, jadowite czy nie. Bóg stworzył je w określonym celu i nie powinniśmy ich zabijać. W początkach pustelniczego życia polecono mu, by nocą pilnował prawo ogórków i arbuzów. Rankiem ojciec Makarios zastał zniszczone pole i ostro skrzyczał ojca Szarbela. Liski były takie małe, odparł Szarbel, było mi ich żali i pozwoliłem, by się najadły. Pewnego dnia w winnicy Remu wraz z Szarbelem i Makariosem pracowało ośmiu wieśniaków. W porze obiadu wszyscy zebrali się na posiłek. Wezwano też ojca Szarbela, ale w tym momencie duża żmija wsunęła się wzdłuż muru ogrodzenia. Natychmiast pomyślano, by zburzyć murek, zniszczyć jej gniazdo i zabić gada. Tymczasem Szarbel stanął przed murkiem. Chodź tu, Boże stworzenie, rzekł u wejścia do schronienia żmiji, która zaraz wyszła i ku zdziwieniu wszystkich obecnych skierowała się do bramy winnicy. Miłość do zwierząt osiągnęła u Szarbela wymiar zachwycającej prostoty. W weremie było gniazdo pszczół. Pewnego razu kilka z nich wpadło do pojemnika z wodą. Święty pochylił się i delikatnie wyjmował pszczoły jedną po drugiej, po czym kładł je na słońcu, aby się osuszyły. Jedna z pszczół urządliła go w palec. Szarbel wyjął żądło i położył pszczołę na słońcu. Obecny przy nim wieśniak wyjaśnił mu, że pszczoła bez żądła nie przeżyje. Doprawdy? Rzekł Szarbel zawiedziony. Szkoda. Od czasu do czasu przytaczamy słowa świętego, wypowiedziane w różnych okolicznościach. Chciałoby się zebrać antologię jego myśli, która słusznie zajęłaby miejsce wśród kolekcji starożytnych apoftegmatów. Tymczasem musimy ograniczać się do skąpego materiału zebranego tu i ówdzie. Pewnemu Mnichowi powiedział, Bracie mój, świat jest złudny, Bóg wie o nas wszystko. Kto prosi go o łaskę, nie będzie zawiedziony. Proście o wszystko, czego potrzebujecie. Temu samemu Mnichowi rzekł, Nie martwcie się nigdy o sprawy tego świata. Myślcie raczej o przyszłym życiu i o sądzie Bożym, bowiem ten, który sądzi, wie wszystko i nie potrzebuje być informowany. Innym mnichom mówił, pracujcie dla Bożej chwały, a osiągniecie wiekuiste szczęście. Najczęściej wypowiadane przez niego słowa były wyrazem oddania się całkowicie Bożej woli. Wszystko zależy od Boga, taka jest Jego wola. Opatrzność dba o wszystko. Niech się dzieje wola Boga. Boże mój, moje serce do Was należy. Cóż do nas należy na tym świecie? Jesteśmy podróżnikami w drodze do wieczności. Są to myśli proste, niewyszukane. Podstawowe idee życia chrześcijańskiego, ale czyż nie są one jednocześnie najtrudniejsze i najważniejsze? Jego milczenie było bardziej wymowne od słów. Ojciec Szarbel nigdy nie wygłaszał przemówień. Jego życie mówiło samo za siebie. Rozdział XVI Upragniona śmierć. Pewnego razu starożytni mnisi egipscy zapytali świętego Makarego: Dlaczego jesteś zawsze szczupły, niezależnie od tego, czy pościsz, czy też nie? Starzec odparł: Płomień powoli spala kijek, na którym człowiek suszy nad ogniem owoc. Tak, bojaźń Boża jest żarem, który spala kości każdego, kto szuka oczyszczenia. Szarbel, według wspomnień pewnego mnicha, był żarliwy we wszystkich swych poczynaniach, nigdy zaś chłodny i opieszały. Gorąco modlił się, pracował z zapałem, energicznie poruszał się, nawet w podeszłym wieku chodził bardzo szybko. Dopiero w ostatnich latach życia zdrowie zaczęło mu doskwierać. Cierpiał na ostre kolki jelitowe, które nasilały się, zwłaszcza zimą. Pomimo dolegliwości, nie starał się leczyć. Pewnego razu, gdy pracował w winnicy eremów w towarzystwie dwóch mnichów i wieśniaka, doznał silnego ataku. Zwijał się z bólu i cichutko pojękiwał. Co się dzieje z pustelnikiem? zapytał jeden z mnichów. Ojca Makariosa ma ostrą kolkę. Niech pójdzie się położyć, wezwiemy kogoś, kto by go zastąpił. Chce się przemóc, odparł ojciec Makarios. Nie przerwano pracy. Świadek, który opowiada o wydarzeniu, prowadził woły. W pewnym momencie zwierzęta o mało nie staranowały podpórki dla winorośli. Ojciec Szarbel z wysiłkiem powlókł się w ich kierunku i powstrzymał przed uczynieniem szkody. Przy każdym ruchu wyraźnie cierpiał. Ojcze, powoli. Ja zajmę się zwierzętami, rzekł mnich. Ojciec Szarbel z wysiłkiem w głosie odparł. Ojcze, uczynią szkodę, a ja odpowiem za brak dotrzymania ślubu ubóstwa. Do końca dnia nie chciał ani na chwilę odpocząć. Pracował aż do obiadu, podczas którego zjadł tylko trochę sałaty. Powiedział Abba Ewagriusz. Siedź w celi i skupiaj myśli. Pamiętaj o dniu śmierci. Wyobraź sobie martwe ciało. Zrozum to nieszczęście i przyjmij trud. Pogarć światową próżnością, abyś mógł wytrwać stale w skupieniu i nie osłabnąć w twej woli. Rozpamiętuj także los tych, którzy już są w piekle. Myśl, w czym są tam pogrążone dusze, w jakim okropnym milczeniu, w jakich gorzkich jękach, w jakim strachu, udręce i oczekiwaniu. Rozważ, Niekończącą się mękę, łzy beścielesne i nieustające. Ale pamiętaj także o dniu zmartwychwstania, w którym staniemy przed Bogiem. Wyobraź sobie ten straszliwy i przerażający trybunał. Rozważ, co tam przygotowano dla grzeszników. Zawstydzenie przed Bogiem, przed aniołami i archaniołami i wszystkimi ludźmi, to jest karę, ogień nieugaszony, robaka, który nie umiera, otchłań ciemności, zgrzytanie zębów, strachy i męki. Rozważ także i dobra przygotowane dla sprawiedliwych, swobodny przystęp do Boga Ojca i Jego Chrystusa, do aniołów i archaniołów i całej wspólnoty świętych. Królestwo Niebieskie i jego dary, radość i rozkosz. O jednym i drugim pamiętaj bezustannie i nad sądem na grzeszników płacz, i przejmuj się skruchą ze strachu, abyś i ty się wśród nich nie znalazł. A z losu sprawiedliwych ciesz się i raduj. I staraj się podzielić radość tych drugich, a losu tych pierwszych uniknąć. Bacz, abyś nigdy, czy to w celi, czy poza celą, gdziekolwiek będziesz, nie zapomniał i nie stracił z oczu tej prawdy. W ten sposób, przynajmniej przez pamięć na nią, zdołasz uciec przed nieczystymi i szkodliwymi myślami. Wśród nielicznych książek, które posiadał ojciec Szarbel, znajdowało się przygotowanie do śmierci świętego Alfonsa Liugiori. Podobnie jak surowe przestrogi ojców pustyni dzieło to drążyło ludzką duszę. Stawiało ją wobec nieuchronności rzeczy ostatecznych i ciężaru ludzkiej egzystencji. Rozważania poważne i podniosłe, które nieustannie ciążą nad chrześcijańską duszą. Inna książka, którą Szarbel czytał z upodobaniem o naśladowaniu Chrystusa, w rozdziale poświęconym śmierci mówi: Szczęśliwy kto zawsze ma przed oczami godzinę swojej śmierci i codziennie przygotowuje się do zgonu. W istocie, życie pustelnicze, które na wiele sposobów przywołuje widoczne oznaki zewnętrznej śmierci, jest nieporównywalną szkołą przygotowującą do ostatniej chwili życia. Doskonały spokój, a chorety przeniknięty jest myślami o rzeczach wiecznych, oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, który jest jedynym podmiotem i celem owego spokoju. Liturgia maronicka obfituje w modlitwy za zmarłych. Msza święta i liturgia godzin są nimi przesycone. A motyw eucharystyczny powraca często, by wzbudzić chrześcijańską nadzieję. Ogień zagraża moim członkom, lecz ukryte jest w nich Twoje ożywiające ciało. Gechenna czeka, by mą duszę umęczyć, lecz jest we mnie Twoja najdroższa krew. Hymn świętego Jakuba z Saruk w niedzielnej modlitwie brewiarzowej wychwala Eucharystię jako gwarancję na życie wieczne. Zmarli, którzy karmili się Twoim ciałem i krwią o Synu Boży. dla Ciebie z wstaną i radować się będą wraz z tobą dniem Twojego powtórnego przyjścia. Wszyscy zmarli, którzy karmili się Twoim ciałem o Synu Boży, dla Ciebie z martwych wstaną z prochów, w który zostali obróceni. Według wschodniej liturgii Chrystus powróci w dniu sądu z określonego kierunku na horyzoncie i z tego powodu ołtarz zwrócony jest na wschód. Myśl ta znajduje potwierdzenie w tradycji apostolskiej. Kościoły muszą być orientowane, część prezbiterialna z ołtarzem głównym zwrócona ku wschodowi, Bowiem Adam został wygnany z ziemskiego raju poprzez wschodnią bramę ogrodu i w tym kierunku pierwszy człowiek zwracał swe zapłakane oczy, gdy modląc się tęsknił za utraconym rajem. Podczas sakramentu chrztu dziecko, które wyrzekało się diabła i grzechu, zwrócone było głową w kierunku zachodnim, a w momencie wyznania wiary. Odwracano je ku wschodowi. W momencie śmierci chrześcijanin winien spoglądać na wschód w oczekiwaniu na sędziego i triumf Bożego miłosierdzia. Ojciec Szarbel skierował pierwsze kroki w kierunku Chrystusa ku ołtarzowi na wschód w piątek, w dniu, w którym, według orientalnej tradycji, Adam został stworzony, wygnany z raju i zbawiony. Był 16 grudnia 1898 roku, pogrążony w ciszy erem świętego Piotra i Pawła, zasypany był śniegiem. Ojciec Szarbel, jak zwykle, po długim przygotowaniu około południa, przystąpił do celebracji Mszy Świętej, przepełniony duchem. Z namaszczeniem wymawiał każde słowo i w skupieniu odprawiał liturgię. Głos jego był zmęczony, lecz słowa wyraźne. Pomimo zanikających sił, nie utracił jasności umysłu. Odmawiał przepiękne modlitwy liturgiczne, które przywoływały na myśl i do serca Ojca Niebieskiego, Chrystusa. Umiłowaną najświętszą Pannę, świętych, żywych i zmarłych, potrzebujących Bożej chwały i miłości. W żarliwej duszy szarbela budziły się żywe, jak w dniu pierwszej mszy świętej, uczucia chwały, wdzięczności, pokory i nieopisanej radości. Godzina mszy świętej była zawsze całą jego egzystencją. Nawet jeśli nie przeczuwał zbliżającego się końca, osiągnął już najwyższy poziom życia duchowego. Ciało i krew Chrystusa znajdowały się na ołtarzu, z wyraźnym uniesieniem i ze w oczach. Zdążył wypowiedzieć słowa konsekracji i osiemnaście razy nakreślił hostią znak krzyża nad kielichem, podczas gdy posługujący mówił: Drżyjcie, słudzy Kościoła, gdyż żywy ogień jest waszym Panem, a moc, którą otrzymaliście, przewyższa potęgą serafinów. O panie, spójrz łaskawie na naszego Ojca, który stoi przed Twoim ołtarzem. O panie nasz, przyjmij jego ofiarę tak jak przyjąłeś ofiarę z rąk proroków i apostołów. szarbel podniósł hostię i kielich na małe podniesienie, mówiąc: O najsłodsza ofiara, któraś za nas została złożona, o ofiara pojednania, coś ofiarowała siebie swemu ojcu. O baranku, któryś sam siebie złożył w ofierze, o Panie nasz, niechże ta modlitwa stanie się kadzidłem dla Twojego miłosierdzia, abyśmy mogli ją zanieść przed oblicze Ojca Twego. Zaraz potem nastąpiła modlitwa świętego Jakuba z Saruk. Ojcze wszelkiej prawdy, oto syn Twój, ofiara odkupienia. Zechciej przyjąć ją, gdyż umarł On za mnie. Oto ofiara, przyjmij ją z rąk moich i okaż mi łaskę. Nie zważaj na grzechy moje popełnione przed Twoim majestatem. Oto krew Jego przelana na Golgocie, jest ona modlitwą stawienniczą za mnie. Przez wzgląd na to przyjmij moją ofiarę. Jakże liczne są moje grzechy. Jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Jeśli zechciałbyś położyć je na wadze, przewyższałoby ciężar gór, których waga tylko Tobie jest znana. Racz spojrzeć na grzechy i na ofiarę odkupienia, o ileż większa jest ofiara i ten, kto ją składa, niż winy. Z powodu moich grzechów, syn Twój. Umiłowany zniósł cierpienie na Krzyżu. Poprzez Jego mękę zostałem zbawiony. Bogu najwyższemu chwała, który dał nam syna swego, wieczna cześć synowi, który poprzez śmierć na Krzyżu uwolnił nas od grzechu. Duchowi Świętemu dziękczynienie, bowiem dzięki niemu, wypełniła się tajemnica zbawienia naszego. Błogosławiony ten, kto z miłości oddał życie za nas? Chwała mu na wieki. Msza zbliżyła się do chwili komunii. W momencie wypicia najświętszej krwi silnie schwycił kielich i zacisnął usta na jego brzegu. Pozostał tak do chwili przybycia ojca Makariosa, który z trudnością zdołał odebrać mu kielich z rąk. Ojciec Szarbel zdążył wypić najświętszą krew. Zdjęto zeń, szaty liturgiczne i utracił przytomność. Nieruchome ciało zostało natychmiast przeniesione do nędznej celi i ułożone na desce pokrytej kozią skórą, która stanowiła łóżko eremity. Nie rozebrano go, pozostało w swoich szatach do ostatniej chwili. Przez osiem dni trwał w stanie między życiem a śmiercią. Chwilami odzyskiwał przytomność i powtarzał akty strzeliste, modlitwy, wersety psalmów, fragmenty liturgii i przede wszystkim modlitwę Ojcze wszelkiej prawdy, jako nieustanne przypomnienie ofiary swego życia w złączeniu z Chrystusem. Szarbel niczego nie odmówił Bogu, oddał mu wszystko. W ostatecznym momencie życia trzymał w dłoniach swą wznoszącą się w ofierze duszę, za ostatnią smuszkę ulatującej woni. Wzywał Jezusa, Maryję, miłość jego życia i Józefa, także świętych Piotra i Pawła, którzy strzegli ciszy, modlitwy i godzin pracy w Eremie w Annaja. Chwilami powtarzał: Chcę odprawić mszę, przygotujcie co potrzebne. Msza święta była całym jego życiem. Powszechnie uważa się, że w momencie śmierci, przed oczami umierającego w jednej chwili pojawia się obraz minionego życia. Pewne jest, że śmierć jest streszczeniem istnienia. Szarbel Poświęcił się Bogu przez przestrzeganie ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W chwili, gdy odzyskał przytomność i świadom był swoich myśli, z olbrzymim wysiłkiem koncentrował swoją wolę, aby pozostać im wierny z pasją i skrupulatnością. Brat Boutros Al-Meshmeshani Znajdował się przy łożu umierającego i pragnął otrzymać od niego błogosławieństwo. Ojciec szarbel uniósł dłoń, lecz gdy spojrzał na niego, powstrzymał się od nakreślenia znaku krzyża. Duchowny, asystujący świętemu, miał kaptur w nieładzie, spod którego widniały włosy. Kapłan powiedział mu to szeptem, i dopiero gdy ten uporządkował włosy i kaptur, otrzymał błogosławieństwo. Cztery minuty później Szarbel oddał ducha Bogu. Zimą na zagubionym górskim szczycie, gdzie znajduje się Anna trudno było o pomoc medyczną. Dwa dni przed śmiercią Szarbela wezwany został praktykant Sabatanus Musa, który znał dobrze umierającego. Przybył także doktor Nagib Beij El Kuri, który zalecił mu trochę mięsnego rosołu na wzmocnienie. Gdy szarbel poczuł zapach rosołu, odmówił, bowiem nie chciał łamać postu przedwigilijnego, który trwał przez piętnaście dni. Gdy jednak powiedziano mu, że posiłek przygotowano z polecenia superiora, wypił kilka łyków. Wycieńczony niemal wyłącznie z kości. Szarbel reagował jeszcze na wymóg czystości. Gdy był nieprzytomny, Brak, Boutros, położył mu dłoń na czole. Po odzyskaniu świadomości Szarbel natychmiast odsunął rękę, jakby dotykał węża. Ten sam duchowny musiał używać siły, by pomagać mu w niezbędnych czynnościach w chorobie. Ojciec Makarios lepiej niż ktokolwiek inny znał cnoty Szarbela. Był jego przewodnikiem we wszystkim, pomimo że powinno być na odwrót. Niezwykle przejęty trwał u boku współtowarzysza Zeremu. Płakał i nie był w stanie spełnić funkcji kapłańskich z powodu braku doświadczenia. Zastąpił go ksiądz Michele Abiramia, który odmówił modlitwy zakonających i udzielił Trzarbelowi sakramentu namaszczenia trzykrotnie. Za każdym razem, gdy zdawało się, że wydawał ostatnie tchnienie. Ojciec Szarbel zasnął w pokoju Chrystusa w wigilię Bożego Narodzenia 1898 roku w porze nieszporów. Dla zmarłych kapłanów maronickie oficjum przewiduje hymn świętego Jakuba Saruk. O Synu Boży, któryś wybrał kapłanów, by Tobie służyli. Miej litość nad nimi, bowiem zasnęli, pokładając ufność w Tobie. Ich ręce, które składały ofiary za grzechy, klaszczą wśród chórów niebieskich. Niech palce ich, które przełamywały Twoje ciało i Twoją boską krew. Uchwycą gałązki na wielkie hosanna i wyjdą ci naprzeciw. Niech ich czyste usta, które wychwalały cię psalmami, śpiewają wraz ze świętymi. Ich słodki głos, który tobie głosił, O Panie mój, święty, święty, w dniu zmartwychwstania chwali imię Twoje, wraz z. Z aniołami, usta ich, które były kadzielnicą dla ułagodzenia cię, o panie, chwalą cię wraz z aniołami w raju. Chwała ojcu, który wybrał kapłanów, by go wychwalali. Wieczna cześć synowi, który nauczył ich, jak odprawiać święte misterium. Chwała duchowi świętemu, który przychodzi. Na złożone ofiary i do wszystkich, którzy go wzywają, błogosławiona na wieki jego moc. Ci, których usta były jak cytry, które słodką melodią z oddaniem służyły swemu panu, zostali uciszeni wyrokiem śmierci. Zamilkły harfy dziesięciostrunowe, mające dar słowa. Oczy ich utraciły zdolność czytania świętych ksiąg, ucichły śpiewy i hymny radosne. Udziel im, O Panie, łaski wstępu do Jerozolimy Niebieskiej, jako że godnie służyli w kościele. 24 grudnia 1898 roku w wieku 82 lat. Zmarł także Hanna el-Hadż, słynny patriarcha maronicki. Na nim spoczęła uwaga całego Libanu. Któż mógłby przypuszczać, że tego samego dnia w niedostępnych górach zgasło wielkie światło. Wokół Szarbela obecna była garstka mężczyzn, jego towarzysz z pustelni, Ksiądz Abiramia, brat Boutros, brat François i Sabatanus Musa. Zamknęli mu oczy, ręce złożyli na znak krzyża i ułożyli na piersiach krzyż. Uklękli i odmówili litanie do najświętszej Maryi Panny aby matka Jezusa i wszystkich ludzi poprowadziła za rękę swego wiernego sługę na spotkanie z Synem. Ktoś powiadomił pobliski klasztor i niewielka grupa mnichów pomimo wysokiego śniegu ruszyła do eremu by odmówić przy zmarłym współbracie modlitwy w jego intencji. Drobne i delikatne ciało zostało przygotowane. Brat François Skartaba, który opiekował się ojcem szarbelem w czasie choroby, chciał przebrać go w mniej zniszczony strój. Lepiej nie, rzekł jeden z mnichów. Poczekamy na superiora, żeby nie posądzono nas o przywłaszczenie czegoś. Przecież to eremita, padła odpowiedź, cóż może posiadać? Najwyraźniej myślano że Szarbel miał przy sobie jałmużnę, którą mnisi za pozwoleniem superiora mogli sobie zatrzymać lub coś z rodzinnego spadku. Tak należy rozumieć przytoczoną wypowiedź. Gdy Szarbela rozebrano, okazało się, że zamiast koszuli nosił szorstką włosienicę, którą od łokcia do dłoni ukrywał kawałek materiału. Kaptur przyczepiony był do szyi sznurem z włosia, a biała tkanina łącząca go z habitem była całkiem zniszczona od potu, także niesprawnie przyszyto tam szorstki kawałek, który przy dotyku zdawał się coś w środku ukrywać. Pieniądze pustelnika, zawołał jeden z obecnych. Ot i bogactwo szarbela garstka kamyków mających wzmocnić pokutę. Gdy kładł się na desce na skąpy odpoczynek, ciało szarbela zostało wystawione w kaplicy Remu w noc wigilijną, gdy w kościele bożym z nieskończoną czułością wybucha radość wielka z narodzin zbawiciela. Góry Libanu pokryte były płaszczem czystego śniegu. W Annaja padał deszcz, a zimno przeszywało do szpiku kości. W powietrzu unosił się zapach pobliskich lasów cedrowych. Rozdział siedemnasty Słynny grób W dniu Bożego Narodzenia, około ósmej rano, z zasypanego śniegiem eremu wyruszył niewielki orszak. Ciało szarbela, ułożone na prostych noszach, niesiono w kierunku klasztoru świętego Marona. Zgodnie z obyczajem, pustelnik miał odsłoniętą twarz, ręce ułożone na znak krzyża, a na piersiach krucyfiks. Te same gesty tak za życia, jak i po śmierci. Tymczasem w klasztorze zebrała się grupka mnichów, wieśniaków i przybyszów z pobliskich okolic. Byli wśród nich także muzułmanie, którzy darzyli wielkim szacunkiem Eremitę i przybyli, by złożyć mu ostatni hołd. Na wschodzie święci należą do wszystkich – i wszyscy jednomyślnie darzą podziwem i czcią ludzi Boga, którzy poświęcili życie ascezie. Wzruszony tłum od czasu do czasu intonował: Błogosławiony, kto z Bogiem przebywa w wiecznej szczęśliwości. Błogosławiony bowiem był świętym. W ubraniu ziemskim poszedł do nieba, Słowa te były wyrazem głębokiego przekonania o cnotach zmarłego. Ciało szarbela zostało wystawione w klasztornym kościele głową w kierunku ołtarza. Rytuał pogrzebowy odbywał się w dwóch częściach: najpierw w kościele, a następnie w drodze z kościoła do grobu. Śpiewano psalmy żałobne i psalmy nadziei. Miserere de profundis psalm 22 Boże mój Boże mój czemuś mnie opuścił który wypowiedział sam Jezus na krzyżu następnie modlitwy pochwalne Pan naszego życia który jest sprawiedliwy który kocha nas i wskrzesza ciała nienaruszone tych których śmierć pogrążyła w zepsuciu Modlono się za brata Szarbela, który dzisiaj nas opuścił z głęboką wiarą, że do końca wypełnił on swoje przykładne życie religijne. Aby Pan udzielił mu wiecznego odpoczynku za wszystkie cierpienia, czuwania i modlitwy, oraz by ułatwił mu niebezpieczne przejście, aby anioły o Panie zaniosły go do nieba na łono Abrahama, Izaka i Jakuba, gdzie znajduje się miejsce spoczynku sprawiedliwych. Przed grobem celebrans powiedział: Ciało składamy do grobu, dusza wznosi się ku niebu. Módlmy się, by została dobrze przyjęta i szczęśliwie odbyło się jej przejście. Ciało i dusza Modlą się wspólnie, niech będzie błogosławiony, który przyszedł do naszego zbawienia i dał nam nadzieję z martwych wstania. Pochówek szarbela wywołał dyskusję wśród mnichów. Niektórzy uważali, że święty ojciec szarbel winien mieć własny grób, nie zaś być pochowany na cmentarzu zbiorowym w podziemiach gdzie było pełno wody i gdzie jego czcigodne szczątki nie mogły być odpowiednio przechowane. Pod nieobecność superiora wikariusz klasztoru zdecydował, że wyjątek ten byłby niezgodny z regułą zakonu, a Szarbel, jeśli naprawdę jest świętym, zadba sam o zachowanie swojego ciała. Został więc pochowany w podziemiach. W miejscu przeznaczonym na wspólny pochówek mnichów od wschodniej strony klasztoru w pobliżu ołtarza. Ostatni pogrzeb w świętym Maronie miał miejsce około czterech lat temu, gdy otwarto podziemia. Okazało się, że z pokrywającego je tarasu przeciekała woda. Ze względu na szarbela ułożono w błocie kamienie, na których oparto dwie drewniane deski. Pokryte kozią skórą. W ten sposób próbowano sprawić, by przez ciągłe kapanie ciało nie znalazło się całkowicie pod wodą. Wszystko wydawało się dokonane. Cichy eremita przestał być widoczny dla świata. Po pogrzebie Szarbela ojciec Elias L. El Bechmerani wszedł nocą do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Po odmówieniu różańca i innych modlitw wybiegł nagle z kościoła i obudził ojca François As-Sabriniego. Trząsł się jak liść. Zobaczyłem rzecz niezwykłą. Wstańcie, chodźcie ze mną. Z tabernakulum emanuje światło, krąży wokół ciała Szarbela Zatrzymuje się przy katafalku i powraca do tabernakulum. Ojciec François pobiegł do kościoła, lecz gdy ojciec Elias pokazywał mu palcem przebieg, światła niczego nie zobaczył i uznał, że mnich doznał halucynacji. Nocą po pogrzebie Szarbela wielu mieszkańców okolic klasztorów widziało światło, które pulsowało w miejscu pochówku eremity. Zjawisko to powtarzało się regularnie przez 45 nocy. Wieśniacy informowali mnichów o niezwykłym wydarzeniu, lecz ich entuzjazm spotykał się z lodowatym sceptycyzmem zakonników. Pomimo to jeden z nich, ojciec Antoine al Mesmeshani, postanowił osobiście zbadać sprawę i udał się nocą do domu jednego z wieśniaków. W ten sposób przekonał się o występowaniu zjawiska. Świadkami niezwykłego światła byli też okoliczni Muzułmanie, Mudir, czyli prefekt prowincji, Mahmud Chemade, wraz z grupą żandarmów przeprowadzał zwiat w okolicach klasztoru świętego Marona w poszukiwaniu zbiegłych bandytów. Gęsty las otaczający klasztor był doskonałą kryjówką dla uciekinierów. Żandarmi zostawili konie u Saby Tannusa Mousy, który przekazał nam tę opowieść i udali się pomimo ciemności w kierunku klasztoru. Kilka metrów przed budynkiem ujrzeli światło, początkowo słabe, a z czasem coraz silniejsze. Sądzili, że dochodzi ono z ogniska, przy którym znajdują się bandyci. Podążyli w tym kierunku, jednak nie znaleźli nikogo. Zapukali wówczas do bram klasztornych, przesłuchali mnichów i przeszukali wszystkie klasztorne zakamarki w poszukiwaniu przestępców. Nie dawali się przekonać. Światło musiało coś oznaczać ktoś niewątpliwie musiał je zapalić. Opowiedzieli wszystko superiorowi mnich odparł. Od dłuższego czasu, mieszkający w pobliżu ludzie opowiadają nam o pojawiającym się świetle, dokładnie tam, gdzie i wy je widzieliście w miejscu pochówku ojca Szarbela. Mudir Mahmud był mniej sceptyczny niż zakonnicy i z łatwością uwierzył w cudowne zjawisko, zobowiązując się, że przy najbliższej okazji zawiadomi jego błogosławioność patriarchę maronickiego. Częste pojawienie się tajemniczego światła, wzrost sławy szarbela, niebezpieczeństwo wykradzenia ciała świętego eremity, jak czyniono w dawnych czasach z ascetami zmarłymi w opinii świętości, skłoniło władze kościelne do interwencji. Superior klasztoru świętego marona zwrócił się do generała zakonu, który uzyskał od patriarchy zgodę na otwarcie grobu Szarbela i przeniesienie szczątków w bezpieczne miejsce niezwykłe wydarzenia związane z ciałem świętego zaczęły się 15 kwietnia 1899 roku w obecności superiora mnichów i grupy osób świeckich spośród których kilka było obecnych przy pochówku Cztery miesiące wcześniej otwarto ponownie grobowiec. Przed oczami obecnych pojawiło się bagno, na powierzchni którego pływało ciało szarbela. Choć pokryte warstwą pleśni, pozostawało nienaruszone, delikatne i giętkie. Nietknięte były też włosy, i posiwiała broda. Na bokach Widoczne były jeszcze ślady po włosienicy i łańcuchu, które remita skrzętnie ukrywał. Ciało wydzielało dziwny, krwisty płyn. Podziemia zostały zamknięte, a sporządzona relacja wysłana do patriarchy, który polecił przenieść ciało w odizolowane miejsce, aby uniknąć przedwczesnego kultu zabronionego przez prawo kościelne. Ciało zostało ubrane w nowe suche szaty i złożone w otwartej drewnianej trumnie, którą umieszczono w małym pomieszczeniu, gdzie mnisi gromadzili węgiel, zużyte szaty liturgiczne i inne niezbędne przedmioty. Miejsce to zwane było Mambashe, co znacza schowek. W maju 1901 roku Ciało przeniesiono ponownie do innego pomieszczenia na parterze, tuż obok wejścia do klasztoru, poza obszarem klauzury. Z ciała wypływał nieustannie płyn podobny do krwistego potu. Sabatanous mousa, który rościł sobie pretensje do znajomości medycyny, Długo i w godny pożałowania sposób bezskutecznie próbował zjawisko to powstrzymać. Ciało Szarbela osłonięte było szklaną płytą, i co dwa tygodnie mnisi zmieniali mu szaty. W sprawie tajemniczego płynu odwołano się do lekarzy libańskich i specjalistów z Europy. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić zjawiska, tym dziwniejszego. Że trwającego bez przerwy. Doktor Elias L. Onaisi w 1921 roku stwierdził: Widziałem w klasztorze w Annaya ciało sługi Bożego Ojca Szarbela. Zbliżywszy się do trumny, czułem zapach podobny do tego, który normalnie wydziela żywe ludzkie ciało. Po dokładnej obserwacji i zbadaniu zwłok, Zauważyłem, że skóra wydziela substancję zbliżoną do potu. Zjawisko dziwne i nie mające wyjaśnienia, bowiem od wielu lat ciało to pozostaje bez życia. Wielokrotnie powtórzyłem badania, za każdym razem wynik był identyczny. Słynny libański lekarz Georges Szukrallach po zbadaniu ciała szarbela. 34 razy w ciągu 18 lat napisał Po wielokrotnym zbadaniu tego nienaruszonego ciała za każdym razem zadziwiał mnie stan jego zachowania, a przede wszystkim czerwonawy płyn, który zeń wypływa. Osobiście skonsultowałem się ze znanymi lekarzami w Bejrucie i podczas moich licznych podróży również w Europie. Nikt nie potrafił mi tego wyjaśnić. Jest to zjawisko zupełnie wyjątkowe, jakiego żaden lekarz dotychczas nie spotkał, a historia medycyny nigdy wcześniej nie odnotowała. Nie zaprzestanę starań, by stwierdzić, czy kiedykolwiek na świecie zaistniał przypadek zachowania zwłok w podobnym stanie. Ten sam lekarz zamieścił następujące rozważanie. Przypuśćmy, że płyn wypływający w ciągu jednego dnia nie waży więcej niż gram. Przez 54 lata suma stanowi 19 kg i 764 gramy. Tymczasem średnia ilość krwi w ludzkim ciele wynosi 5 litrów. Mniej nie daje więcej. Zasada naukowa oczywista. Czerwonawy płyn wylewający się z ciała szarbela o wiele przewyższa gram na dobę. Nawet źródło, jeśli nie zasilane, wyschłoby w przeciągu pół wieku. Według mojej osobistej opinii, opartej na nauce i doświadczeniu, ciało to zachowuje się dzięki nadprzyrodzonej sile. Najwyższe władze kościelne. Nie zajęły stanowiska wobec niezwykłego zjawiska, bowiem to, co czyni święty, jest przede wszystkim krwawieniem duszy, ofiarą codzienną z siebie samego, heroicznym poświęceniem wszystkich duchowych i fizycznych sił dla chwały łaski Bożej. Okazji powołania Trybunału do spraw beatyfikacji ojca Szarbela, o co zwrócono się z prośbą w 1925 roku, podjęto decyzję o pochówku ciała Szarbela w miejscu utajnionym, aby uniknąć przedwczesnego kultu. 15 października 1926 roku zwłoki poddano nowym, dokładnym badaniom. Od stóp do ramion mierzyły 149 cm. Skóra w wielu miejscach pozostawała świeża, a stawy giętkie, co sprawiało wrażenie, jakby Szarbel umarł niedawno. Widoczne były jeszcze ślady po włosienicy, a na kolanach odciski od nieustających modlitw. Skóra nadal wydzielała tajemniczy płyn. Ciało Szarbela. Ubrano w białe szaty liturgiczne, i w niedzielę po południu 24 lipca 1927 roku złożono je do nowego grobu wykutego w murze krypty Kościoła Świętego Marona. Przy tej okazji odbył się uroczysty pogrzeb, w którym wziął udział niezliczony tłum przybyły z daleka. Przyprowadzono także Wiele dzieci by ucałowały dłoń świętego. Grób został zamurowany i oznaczony prostą inskrypcją: Ojciec Szarbel z beka kafra, eremita. Druga płyta z podstawowymi datami z jego życia umieszczona została w pomieszczeniu przeznaczonym na celebrację Mszy Świętej. W lutym 1950 roku. Zauważono po raz pierwszy, że z płyty grobowej wypływa płyn. 25 lutego superior klasztoru w obecności mnichów otworzył grób i stwierdził, że trumna jest w idealnym stanie, ale wypływa z niej płyn, który przecieka aż do krypty. 22 kwietnia patriarcha maronicki polecił otworzyć grób w obecności władz i komisji lekarskiej. Zwłoki zostały zbadane w klasztornym kościele i stwierdzono, że płyn wypełnia całe ciało, aż szaty liturgiczne, w które święty był odziany, były nim przesiąknięte. Ręce i nogi były nadal giętkie. Przy zamknięciu grobu zadbano, by dokładnie go zacementować, aby uniknąć nierozważnych gestów pielgrzymów, którzy przekonani byli o cudzie. 7 sierpnia 1952 roku odbyła się tajna ekshumacja w obecności trzech komisji. W skład komisji kościelnej wchodzili kardynał Gabriel Tapuoni, patriarcha syrokatolicki, biskupi i inni maroniccy dostojnicy. Komisję medyczną. Reprezentowało pięciu lekarzy na czele z profesorem francuskiego Wydziału Medycyny w Bejrucie. Trzecia komisja złożona była z obserwatorów i reprezentantów władz, wśród których był minister zdrowia Syrii. Szaty szarbela uległy rozkładowi, ale ciało pozostało, jak zawsze, zanurzone w krwistej cieczy. Od 7 do 25 sierpnia. Ciało świętego Eremity zostało wystawione na widok publiczny. Przy grobie Szarbela nigdy nie brakowało wiernych, mimo że starano się unikać wszelkich oznak kultu. Od pierwszych dni po śmierci Eremity krążyły już opowieści o cudach przypisywanych jego wstawiennictwu, podobnie jak opowiadano o cudach dokonanych jeszcze za jego życia. Ograniczymy się tutaj tylko do jednej opowieści, w której odnajdujemy Szarbela w całej jego postaci. Pewien wieśniak z okolic klasztoru świętego Marona, Tannous Shechade z Echmege, cierpiał na bóle gardła, boków i pleców. Ktoś, kto odwiedził wcześniej grup Szarbela, zasugerował mu, by się do niego zwrócił. Ja mam prosić o uzdrowienie tego głupca? Nie wierzę w jego świętość i już wolałbym prosić o uzdrowienie moją oślicę niż jego. Tej samej nocy, gdy wieśniak próbował zasnąć, ujrzał nachmurzonego ojca Szarbela, który trzymał kij w kształcie litery T, na którym opierał się, gdy czytał w chórze brewiarz. Mężczyzna nie spał jeszcze. Rzucił się z łóżka, by prosić Szarbela o wybaczenie. Upadł na kolana, a Szarbel dotknął go trzy razy kijem po bokach, piersiach i plecach. Za każdym razem powtarzał. Ojciec Szarbel jest osłem. Potem zniknął, a wraz z nim zniknęły bóle wieśniaka. Rozdział 18. Gwiazda świecąca ze wschodu. W sierpniu 1950 roku autor tej książki, w drodze powrotnej z Grecji, Turcji i Syrii, znalazł się w Bejrucie. Celem podróży były obiekty archeologiczne, szczególnie związane z Biblią. Pomimo trudnych warunków każde, nawet najbardziej odległe i niedostępne miejsce, Warte było zwiedzania. Obiektem zainteresowania był Liban biblijny, Fenicjanie, Muzeum w Bejrucie, fascynujące ruiny w Byblos, Tyże i Sydonie. Annaja nie miała żadnego znaczenia z historyczno-naukowego punktu widzenia, nie była nawet zaznaczona na mapie. Pomimo to, w owym czasie była w centrum entuzjastycznego zainteresowania Libańczyków, ze względu na tak zwane wydarzenia w Annaja, także nie sposób było uniknąć wizyty w klasztorze św. Marona. Na każdym kroku słychać było rozmowy o szarbelu, nawet na słynnym Jezuickim Uniwersytecie Świętego Józefa, gdzie surowi profesorowie, dla których wschód nie miał żadnych tajemnic, pytali z ciekawością. Byliście w Annaja? Każdy miał coś do powiedzenia, wielu mówiło o niezwykłych wydarzeniach. Na ulicach Bejrutu, w luksusowych i podrzędnych hotelach, wszędzie widoczny był wizerunek Szarbela. Niewybaczalne byłoby uniknięcie fali entuzjazmu i sugestywnych dyskusji, które toczyły się wśród duchownych. Intelektualistów i prostych ludzi. Tak więc my również, pięciu przyjaciół w podróży w kierunku Palestyny i Egiptu, wśród rozgrzanych słońcem pustynnych i kamiennych terenów, podjęliśmy drogę do Annaya. Tymczasem każda próba zdobycia bliższych informacji o słynnym Szerbelu kończyła się niepowodzeniem. Nie zdołaliśmy dowiedzieć się więcej ponad to. Że był on pustelnikiem z gór, świętym Maronitą. Każde pytanie prowokowało lawinę przykładów cudów, które dokonywały się codziennie, a nawet wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Niemalże każdy rozmówca był naocznym świadkiem choćby jednego cudownego zdarzenia, a jeśli nie, to przynajmniej poinformowany był z pierwszej ręki. Wszyscy podkreślali fakt, że z niezwykłej siły wstawiennictwa Szarbela korzystali nie tylko katolicy, lecz również prawosławni i nawet muzułmanie. Wzdłuż drogi spotkaliśmy wszelkiego typu pojazdy. Niemal wszystkie jechały do Annaja, lub właśnie stamtąd wracały. Gdy dotarliśmy do klasztoru, ujrzeliśmy olbrzymi tłum ludzi, którzy Ochraniali się parasolami przed silnie grzejącym słońcem. Tłum wchłonął nas i znaleźliśmy się wśród ludzi, którzy opowiadali o uzdrowieniach, demonstrowali ewidentne oznaki cudów. Mówiono nawet o muzułmańskim dziecku, które odzyskało wzrok, a wokół wielu miało charakterystyczne nakrycia głowy wskazujące na wyznawców Mahometa. Grub szarbela Otoczony był wiernymi, którzy głośno modlili się i wzywali wstawiennictwa świętego z Annaja we wszystkich dialektach arabskich. Sława Szarbela przekroczyła granice państw Bliskiego Wschodu i pielgrzymi przybywali nie tylko z Libanu, ale z miast, wiosek i pustyni Syrii, Jordanii, Egiptu, Turcji i Iranu. Wielokrotnie przygraniczni żandarmi zmuszeni byli przymknąć oko na brak dokumentów. Pielgrzymi bowiem nie dbali o formalności, cóż mogła policja wobec cudotwórcy? Superiors Anenaya był wobec nas niezwykle uprzejmy. Poinformował szczegółowo o niezwykłym poruszeniu wiary i miłości oraz cudach Szarbela. Pokazał nam, Niektóre dokumenty, a także pewną fotografię, o której od kilku miesięcy wiele mówiono. Zdarzenie miało miejsce 8 maja 1950 roku. Grupa maronickich misjonarzy z Kraim, założona w 1866 roku przez libańskiego księdza Johana Habiba, Przybyła z pielgrzymką do Annaja. Na pamiątkę wyjątkowego dnia czterech misjonarzy wraz z ojcem opiekującym się grobem zrobiło tradycyjne zdjęcie grupowe. Gdy zdjęcie zostało wywołane, oprócz pięciu wymienionych osób, na środku widoczna była postać czcigodnego mnicha z siwą brodą, którego nikt z obecnych nie zaprosił do zdjęcia ani też nie widział w tym miejscu. Zdjęcie przywieziono do Ananaya i poddano badaniu przez ekspertów, którzy wykluczyli możliwość fotomontażu. Najstarsi wiekiem mnisi, pamiętający jeszcze ojca Szarbela, zapewnili, że intruzem na fotografii był eremita we własnej osobie. Wszystko zaczęło się od ekshumacji 22 kwietnia roku świętego 1950. Podczas gdy badano ciało szarbela, tłumy pielgrzymów napływały do Anaya, a wśród nich wielu było dotkniętych chorobą. Ślepych, głuchoniemych, sparaliżowanych, chorych na raka. Zanim oficjalna komisja skończyła pracę miało miejsce wiele cudownych uzdrowień tego samego dnia mnisi musieli utworzyć rejestr dla dokumentacji otrzymywanych łask annaia stała się ośrodkiem wiary i nadziei dla tysięcy cierpiących którzy koczowali wokół klasztoru i czuwali przy słynnym grobie dotykali i całowali zimny kamień który oddzielał ich od eremity modlitwy nie miały końca, a dniem i nocą, odprawiano Msze święte i nabożeństwa, procesje z najświętszym sakramentem i obrazami Matki Bożej i świętego Marona. Wokół Mnicha, który całe życie ukrywał się przed wzrokiem innych, gromadzili się ludzie z Europy i Bliskiego Wschodu: katolicy i prawosławni, muzułmanie i druzi, przybywający z pustyni malowniczy Beduini. Dniem i nocą kapłani udzielali sakramentu pokuty, bowiem wielki był głód wiary. Olbrzymi dąb, pod którym ojciec Szarbely zwykł pogrążać się w medytacji, został zniszczony przez wiernych, którzy za wszelką cenę chcieli uzyskać jakąkolwiek relikwię. Początkowo łamano gałęzie, a potem drzewo, włącznie z pniem. Superior ofiarował mi w darze zachowany kawałek dębu. Klasztor zapełniał się licznymi darami, wotywami, które przekazywali uzdrowieni. Od 22 kwietnia do 14 lipca 1950 roku, księgi klasztorne w Annaja. Odnotowały 350 przypadków cudownych uzdrowień, które dotyczyły 31 niewidomych, 37 głuchoniemych, 163 paralityków i kalek, 119 nieuleczarnie chorych. Wśród tych, którzy odzyskali radość życia, było 20 muzułmanów. Prasa Bejrutu jak również całego Bliskiego Wschodu i w końcu Europy zdominowana była przypadkiem Szarbela, który odbił się echem na całym świecie. 4 lipca 1950 roku żona prezydenta Libanu podczas wakacji w Evian oświadczyła belgijskiemu tygodnikowi Vivre Jestem wstrząśnięta wydarzeniami przy grobie mnicha Szarbela. Dwa miesiące temu byłam tam osobiście świadkiem cudownego uzdrowienia. Kilka lat wcześniej, podczas transmisji radiowej z Paryża, syn prezydenta Libanu przytaczał dowody cudownych uzdrowień z Annaja. Były minister Libanu przy Stolicy Apostolskiej, Charles Hellu. Następnie prezydent republiki, w maju pisał dla gazety arabskiej Al-Shirah. Za wszystkie duchowe i moralne łaski, za zapał i upojenie klęczących tłumów, niech będzie błogosławiona pamięć o mnichu szarbelu. Zaskakujące, że cud nikogo już nie dziwi. Ludzie się przyzwyczaili. Ci, którzy zagłębiają się w tajniki nauk doświadczalnych, zatrzymują ciekawość na granicy zjawisk nadprzyrodzonych. Ponadto nie interesują się ich widoczną manifestacją. Jak usprawiedliwić ów brak konsekwencji? Dlaczego zjawisko nadprzyrodzone jest samo w sobie niemal cielesne? Przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Tylko brzydota i rozczarowania są realne i codzienne. To, co w Lurd na przykład zostało nazwane śpiewem Bernadette, jako zjawisko nadprzyrodzone i boskie, jest hymnem samego życia. Stara zasada nie traci na aktualności. Zamknij oczy, a ujrzysz prawdę. Co do wrażenia, jakie cuda Wannaya wywarły na muzułmanach, przytaczane są pewne znaczące epizody. Jeden z nich był naocznym świadkiem cudownego uzdrowienia siostry Marie Abel Kamari, uzdrowionej natychmiastowo 12 lipca 1950 roku przy grobie świętego. Uzdrowienie zostało uznane za cudowne, i istotnie dla beatyfikacji Szerbela. Gdy ujrzał zakonnicę, która szła o własnych siłach, podczas gdy dzwony świętego Marona ogłaszały cud, krzyknął – chcę zostać chrześcijaninem. Oto jak muzułmanin Muhammad Ali Murue opowiada o swoim uzdrowieniu. 9 listopada 1948 roku Zostałem uwięziony. Byłem zrozpaczony, gdyż zostawiłem rodzinę. Dokuczały mi bóle reumatyczne i artretyzm. Powoli w lewym oku traciłem wzrok. Leczyli mnie lekarze Józef Farhat i Albert Zebuni, lecz bez sukcesów. Oślepłem na lewe oko. Byłem opuchnięty. Usłyszałem wówczas o cudach sługi Bożego Szarbela. Początkowo budziły we mnie śmiech, sądziłem, że jest to propaganda, by wyłudzać pieniądze. Tym niemniej, gdy zobaczyłem w gazetach zdjęcia ludzi cudownie uzdrowionych, uwierzyłem w jego świętość i obiecałem przekazać pięćdziesiąt lirów libańskich, gdybym został uzdrowiony. Poprosiłem pielęgniarkę Avduka Saliba aby w moim imieniu udała się do grobu Szarbela i zaniosła datek wraz z listem, który miał być złożony na grobie. W liście pisałem. Przebywam niesłusznie w więzieniu, straciłem wzrok i zdrowie. Proszę Boga i ojca Szarbela o uzyskanie zdrowia i wolności. Jeśli jestem winny, obym wyszedł z więzienia ślepy i kaleki. Dołączam pięćdziesiąt lirów, które przekażę pani Awduka. Pielęgniarka w towarzystwie siostry zakonnej i przełożonego wyruszyła w drogę. Powrócili wieczorem i przynieśli mi kadzidło, wodę i ziemię wraz z kawałkiem waty, którym dotknięto grób ojca Szerbela. Przytarłem oko i bolące części ciała watą umoczoną w wodzie święconej. Po dwóch godzinach... Oko było pełne łez, choć nie uzawiło od trzech miesięcy. Gdy obudziłem się na zajutrz, bóle zniknęły. Dzień po dniu stan oka się poprawiał. Obecnie mogę czytać duże litery. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą moje oko wyzdrowieje. Działo się to 11 maja 1950 roku. Dr Farhad... Lekarz szpitala chorób zakaźnych i lekarz więzienny, który stwierdził u Muhammada chroniczne zapalenie stawów, wrzut na żołądku, a po konsultacji z doktorem Zebuni, specjalistą w okulistyce, zanik siatkówki w lewym oku z 85% utratą wzroku, stwierdził ustąpienie obrzęków rąk i nóg, powrót ruchomości palców i całkowite cofnięcie się zaniku siatkówki. Co zdaniem doktora Zebuni było nieuleczalne i zagrażało również prawemu oku. Z medycznego punktu widzenia dodał, wiemy, że zanik, zwłaszcza po upływie kilku miesięcy, jest bezpowrotny. Niezwykle ciekawe są reakcje niektórych przedstawicieli tajemniczej sekty druzów wobec uzdrowienia 24-letniej Hosn Mansur El Mohair. Od urodzenia miała prawą nogę krótszą o około dwa do trzech palców i żałośnie kulała. Gdy udała się z wizytą do grobu Szarbela, przyniosła do domu wodę święconą i garstkę ziemi z grobu, którymi zaczęła nacierać nogę. Matka, nie widząc żadnego rezultatu tej dziwnej kuracji, mówiła: Nie nalegaj w modlitwach, gdyby Szarbel chciał cię uzdrowić. Już by to uczynił. Dziewczyna odrzekła: Nie powinnaś się dziwić, moja wiara jest głęboka. Z Bożą pomocą wyzdrowieje. Z czasem noga wydłużyła się i dziewczyna mogła chodzić normalnie. Czterech przedstawicieli władzy w wiosce druzów, którzy znali Hosn osobiście, złożyło oświadczenie pod przysięgą o zadziwiającym uzdrowieniu. Jeden z nich, Emir Malik Erselan 14 maja 1950 roku napisał: Uwierzyłem w świętość ojca szarbela. Ja, który nie wierzyłem w żadną religię. A oto kolejna niezwykła deklaracja z 11 czerwca 1950 roku. Ja niżej podpisany, Munir Taki Generalny Dyrektor Obrony Narodowej zamieszkały w Bejrucie, stwierdza mi wyznaje, że ojciec Szarbel jest świętym. Oby Bóg przysporzył dzięki niemu błogosławieństw dla naszego ukochanego Libanu. Mój brat Nadin na skutek wypadku stracił słuch na lewe ucho. Lekarze Diab i Olivier z amerykańskiego szpitala w Bejrucie Stwierdzili perforację błony bębenkowej i nie dawali żadnej nadziei na powrót do zdrowia. Na szczęście brat mój wysłuchał porad przyjaciół, udał się do Annanaya i odwiedził grup Szerbela, po czym powrócił do Bejrutu. Od tego czasu słyszy normalnie. Uznajemy, że to, co zasadnicze dla owego zdarzenia, to fakt, że jesteśmy niewierzący, a cud ten zdarzył się nam, abyśmy uzyskali wiarę, która tak bardzo potrzebna jest na tym świecie. Sheikh Nadim był bratem ówczesnego ministra Libanu w Moskwie, Kachalila Taki Eddin. Uzdrowienie, którego żywe było wspomnienie podczas naszej wizyty u grobu Szarbela, dotyczyło Moontaha Dacherbulos, młodej dziewczyny, która opowiada, W 1901 roku miałam roczek i zachorowałam na gorączkę tyfusową, która zostawiła mi rosnący z roku na rok garb na prawej łopatce. Gdy odwiedziłam grup szarbela 11 maja 1950 roku, z powodu tłumu stałam w oddali i mówiłam, nie chcę nalegać jak inni. Odmówię, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, prosząc Was o pomoc dla moich dziewięciu siostrzeńców, którzy są sierotami. Nie proszę o nic dla siebie, gdyż mam już prawie pięćdziesiąt lat i moje życie zbliża się do końca. Ochroncie moje oczy, abym mogła kontynuować mój zawód krawcowej. Wróciłam do Bejrutu. Niczego nie odczuwając. 15 maja, to jest trzy dni później, śniło mi się, że byłam w kościele w pobliżu domu, parafia świętego Marona, w otoczeniu rodziny, którą prosiłam o wspólną modlitwę. Odmówili, gdyż byli zajęci, zaczęłam więc modlić się sama. Obudziłam się o 4.30 i ubrałam się przed lustrem. Z ogromnym zdziwieniem odkryłam, że mój garb. Zniknął. Przed moim uzdrowieniem prosiłam panią Kaukab, nasyr, by natarła mi garb wodą święconą z grobu ojca Szarbela. Odparła: msza zaczyna się za trzy minuty, później cię natrę. Wówczas szczęśliwa zawołałam: Jestem zdrowa, patrzcie, mój garb zniknął. Następnie poszłam na mszę do kościoła i gdy wróciłam do domu, pobiegłam do matki Badi Shibli, która mieszkała w tym samym domu, wołając: „Jestem zdrowa”. W wieku pięciu lat byłam leczona przez wielu lekarzy. Później nie leczyłam się więcej. Wiedziałam, że było to bezskuteczne. Doktor Szedit z Libańskiego Czerwonego Krzyża zaświadczył, że garb wyraźny, klatka piersiowa i plecy zdeformowane zdecydowanie uległy poprawie, niemal w 90%, także wygląd był prawie normalny. Nie sposób przytoczyć nam wszystkich przypisanych w stawiennictwu świętego uzdrowień, które spisane są w licznych tomach w klasztorze w Podobnie nie jest możliwe Przejrzenie niezliczonych listów, które napływają ze wszystkich stron świata do Annaja z prośbą o pomoc Szarbela, lub z podziękowaniami za otrzymane łaski. Kościół Boży uznał już cnoty i moc wstawienniczą Eremity z Annaja, wobec czego nikną wszelkie wahania czy wątpliwości co do świętości ojca Szarbela. Zresztą nikt nie jest w stanie wyliczyć opatrznościowych, duchowych skutków wielkiego światła, które lśni w Libanie. Nikt, pisał ojciec Gaston funnier w paryskim La Croix z 28 marca 1953 roku, podsumowując cykl artykułów, nie może już okazać braku zainteresowania. Ani teolog, ani mistyk, ani historyk, a tym bardziej. Dziennikarz. Przede wszystkim nie może nie wykazać zainteresowania ten, kto miłuje świętych, którzy są na jego ziemi, kto widzi w nich wspaniałe świadectwo wszechmocy i miłości Bożej, chwały jego łaski, manifestację świętości, która jest atrybutem jedynego i prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Rozdział dziewiętnasty Szarbel i my Słuchacz, który dobrnął do końca opowieści o świętym szarbelu, początkowo zaciekawiony, a w miarę czytania, mamy nadzieję, coraz bardziej pochłonięty historią o Eremicie Zannaia, z pewnością podziwiał heroizm jego cnót, jednocześnie czując się niezdolnym do ich naśladowania. Zresztą, ten rodzaj świętości zdaje się, nie przynależeć już do naszej epoki. W samym zakonie Szarbela nie spotyka się już prawdziwych eremitów, a nieliczni chętni naśladowcy zmuszeni byli zrezygnować z powodów zdrowotnych. Oczywiście istnieją nadal pustelnicy, a kanonizacja Szarbela. Proponuje jego przykład bynajmniej nie tylko nielicznej mniejszości, lecz całemu chrześcijańskiemu światu. Sobór Watykański II uroczyście oświadcza, Zgodnie z tradycją, Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich autentyczne relikwie i wizerunki. Uroczystości i święta świętych pańskich. Głoszą cuda Chrystusa w Jego sługach, a wiernym poddają przykłady do naśladowania. Każdy święty głosi cudowność Chrystusa, bowiem starał się zrealizować w swoim życiu, w sposób indywidualny i najdoskonalszy, życie i nauczanie Chrystusa. Niestety, istnieje tendencja do postrzegania świętych. Wyłącznie jako potężnych wstawienników, a wyolbrzymiając tę ich niewątpliwą charakterystykę, popada się w dewotyzm i przesadną pobożność, co nie służy duchowemu życiu chrześcijan. Święci są przede wszystkim wzorami dla naszego uświęcenia, mistrzami wskazującymi drogę do osiągnięcia pełni w Chrystusie który jest wzorem wszystkich świętych jak również są najaktywniejszymi członkami jego mistycznego ciała poszczególni chrześcijanie poprzez żywoty świętych powinni uczyć się jak łączyć z Chrystusem naszą naturę aby ulec przemienieniu wszyscy z Boga narodzeni wszyscy synowie i córki kościoła są wezwani do świętości poprzez chrzest Dzięki któremu, stając się uczestnikami boskiej natury, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A obowiązkiem naszym jest dążenie do doskonałości, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski, co możliwe jest dzięki obfitym łaskom udzielanym nam szczodrze od Niego. Kościół jest święty. Bowiem Chrystus umiłował go jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić. Złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem ducha świętego na chwałę Bożą. Ale bowiem wolą Bożą, jak pisze święty Paweł, jest wasze uświęcenie, bowiem Jezus głosił uczniom swoim, Jakiegokolwiek stanu, wszystkim razem i każdemu z osobna, świętość życia, której sam jest sprawcą i dokonawcą. Na wszystkich zesłał ducha świętego, który miał ich wewnętrznie pobudzić, aby miłowali Boga z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkiej siły swojej. I aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus ich umiłował. Wszyscy chrześcijanie winni żyć, jak przystoi świętym, jak wybrańcy Boży, święci i umiłowani. Wszyscy wierni, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości. Dzięki czemu w społeczności ziemskiej rozwija się sposób życia bardziej godny człowieka. Starożytna tradycja chrześcijańska łączyła pojęcie doskonałości z ideą zbawienia. Święty Ignacy Antiocheński, następca świętego Piotra na biskupstwie w Antiochii, wykształcony w szkole świętego Jana i świętego Pawła, twierdził, że męczeństwo. Pozwoliłoby mu zostać prawdziwym uczniem Chrystusa. Dla starożytnych chrześcijan męczeństwo było najpewniejszą i w pewnym sensie jedyną drogą do osiągnięcia ewangelicznej doskonałości, stanowiło bowiem najwyższe świadectwo miłości doskonałej, która wymaga wiary doskonałej i zarządza wszystkimi cnotami miłości, która jest więzią doskonałości. Formą i treścią całego chrześcijańskiego życia. Wszyscy zatem winniśmy być pożerani ogniem świętości. Odrzucenie łaski i miłości Boga, który pragnie, byśmy jako Jego dzieci byli doskonali, jest zdradą własnego powołania chrześcijańskiego. Na firmamencie świętości inny jest blask słońca, a inne księżyca i gwiazd. Jednak gwiazda różni się jasnością od drugiej ale wszystkie świadczą o chwale Boga wyjątkowość pewnych powołań pewnych niezwykłych przejawów cnót heroicznych które święci osiągają dzięki szczególnej łasce nie wymaga naśladowania lecz służy zachęceniu wszystkim do praktyki cnót kardynalnych w odpowiedni sposób dla różnych kondycji stanów Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak jak chce. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Szarbel był mnichem, a życie zakonne jest zasadniczym elementem życia chrześcijańskiego, nawet jeśli nie wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć potrzebę szczególnych wyrzeczeń. Ojciec wszystkich mnichów, święty Antoni, pustelnik jak opowiada święty Anastazy chciał być po prostu posłuszny poleceniu Chrystusa. Porzucić wszystko i wszystkich, aby być doskonałym i nie troszczyć się zbytnio o jutro. Mnisi są chrześcijanami, którzy dzięki szczególnej łasce znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji, dzięki czemu chrzest przynosi w nich wyjątkowo obfity plon, stokrotny, obiecany tym, którzy czynią największy czyn miłosierdzia. Święty Jan Chryzostom analizując osiem błogosławieństw ogłoszonych przez Jezusa w Galilei stwierdza: Myli się bardzo ten, kto sądzi, że obowiązki człowieka żyjącego w świecie różnią się od obowiązków mnicha. Różnica polega na tym, że jeden się żenia, drugi nie. Podobnie dzieje się z innymi wyrzeczeniami przyjętymi wraz ze świętym zobowiązaniem ślubów. Wszyscy zobowiązani są wspólnym przekazaniem Boga do czystości myśli, mowy i uczynków, do nieprzywiązywania się do dóbr materialnych. Nikt nie może dwóm panom służyć. Od czasu powołania Abrahama i jego przykładowej odpowiedzi, posłuszeństwo wobec Boga, Chrystusa Kościoła i legalnej ludzkiej władzy jest podstawowym elementem historii zbawienia. Posłuszeństwo zakonników rozwija się stopniowo wewnątrz form zwykłego posłuszeństwa wszystkich chrześcijan w imię konieczności naśladowania Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby spełnić wolę Ojca w niebie i aby ogłosić błogosławionymi tych, którzy, będąc posłuszni, stają się Jego braćmi, siostrami i matkami. Ojcowie pustyni, ci Atleci ascezy oraz ich naśladowcy, jak szarbel, poprzez ich zaangażowanie, stały i heroiczny wysiłek na drodze do świętości, są ostrzeżeniem dla naszych czasów, gdy za wszelką cenę usiłuje się wytłumaczyć, usprawiedliwić, a nawet uprawomocnić słabość woli i ducha. Człowiek zawsze był słaby, ale też zawsze, z pomocą łaski Bożej, mógł wszystko pod warunkiem, by łaska ta nie okazała się daremna. Dzisiejszy świat potrzebuje życia monastycznego, powiedział Paweł VI, ogłaszając świętego Benedykta patronem Europy. To pragnienie autentycznego życia osobistego, dzięki któremu ideał monastyczny zachowuje aktualność. W dawnych czasach człowiek uciekał do ciszy klasztoru. Ucieczka ta wówczas uzasadniona była dekadencją społeczeństwa, upadkiem moralnym i rozpadem kultury świata, który dla ducha nie oferował więcej świadomości, rozwoju, dialogu. Potrzebne było schronienie, aby odnaleźć spokój, naukę, modlitwę, pracę, przyjaźń i zaufanie. Dziś do podobnego schronienia nie skłania brak społecznego współżycia, lecz jego nadmiar. Życie wewnętrzne człowieka zagrożone jest przez zgiełk, pobudzenie, gorączkowość, powierzchowność i tłum brak mu ciszy z jej naturalnym głosem wewnętrznym, brak mu porządku, modlitwy, brak mu pokoju, brak mu samego siebie. Aby odzyskać panowanie nad sobą i rozkoszować się własną duchowością, człowiek potrzebuje klasztoru. Samotność szarbela powinna wzbudzić w nas potrzebę bycia, trwania w Bogu, odnalezienia siebie w samotności duszy oczyszczonej, aby usłyszeć głos ducha. Życie pustelnicze, któremu poświęcił się szarbel, jest ostatnią konsekwencją chrześcijańskiego pojęcia doskonałości i środków, które umożliwiają jej osiągnięcie. Święty Bazylii Wielki twierdzi, że oprócz materialnej samotności istnieje anachoreza, niezbędna dla wszystkich chrześcijan, ucieczka od grzechu, uwolnienie się od własnej woli i potrzeb, przeszkadzających woli Bożej, która pragnie, Naszej świętości. Eremityzm jest najskuteczniejszą ucieczką od świata, który utrudnia osiągnięcie doskonałości. Wszyscy jednak musimy unikać zepsucia świata ze względu na jego zdolność przenikania do najbardziej żarliwych dusz i poprzez tajemne wspólnictwo, które w nich znajduje. Duch tego świata jest szczególnie niebezpieczny dla chrześcijan, którzy dążą do doskonałości, w pewnym sensie bardziej szkodliwy od prostych kuszeń, jak złość czy nieczystość. Faktycznie, bardziej niż cokolwiek innego, duch naturalny, ludzki i ziemski wpływa na utrzymywanie dusz tych w przeciętności, niszczy. Powstrzymuje ich zapał i poryw ku pełni Bożej miłości. Osłabia, ducha wiary, ducha prawdziwie nadprzyrodzonego, zachęca do ufności w siły ludzkie, wsparcie ziemskie; wzmacniając delikatnie formy miłości własnej, która hamuje wzrost miłości chrześcijańskiej, uniemożliwiając prawdziwą wolność wewnętrzną, prawdziwe oddalenie się. Od stworzenia. Aby zbawić świat, aby zdobyć go duchowo, koniecznym jest, jak chce Chrystus, być w świecie, ale nie przynależeć do tego wszystkiego, co w świecie oddala od Boga, służyć światu, nie będąc jego niewolnikiem, lecz z powołania miłości. Fakt, że Szarbel był mnichem i jeremitą Kościoła Wschodu, Powinien wzbudzić w nas tęsknotę, zapał do modlitwy i czynów ku zjednoczeniu podzielonych braci Kościołów Wschodnich w jedności Kościoła Chrystusowego, jedynego i jednego. We wschodnich chrześcijańskich wspólnotach, dziś podzielonych, wśród których licznie ufundowane były przez samych apostołów Chrystusa, znajdują się niezliczone skarby z których wiele zapożyczył Kościół Zachodni w zakresie liturgii, duchowej tradycji i porządku prawnego. Podstawowe dogmaty chrześcijańskiej wiary określono na soborach powszechnych, które odbyły się na wschodzie. Kościół Wschodni z głębokim przywiązaniem i miłością sprawuje liturgiczne obrzędy, przede wszystkim obrzęd eucharystyczny. W tym liturgicznym kulcie chrześcijanie wschodni Wysławiają przepięknymi hymnami Maryję, zawsze dziewicę, choć podzielone, kościoły te posiadają prawdziwe sakramenty, a w nich czyste bogactwa tych tradycji duchowych, które wyraziły się zwłaszcza w monastycyzmie. Tam faktycznie od chwalebnych czasów świętych ojców zakwitła duchowość monastyczna, która z czasem przeniknęła na Zachód. Z niej to, jak ze źródła, wzięła początek reguła mnichów łacińskich, a następnie, od czasu do czasu, czerpała zeń nową energię. Z rządzeniem opatrzności pierwsze świadectwo świętości w czasach nowożytnych, na katolickim wschodzie, uroczyście uznane według norm prawa kanonicznego, złożył wielki i wierny Kościół maronicki którego kolebką jest Liban. Jego szacowne i wiekowe tradycje religijne Paweł VI, podczas przystanku w Bejrucie, w drodze powrotnej do Indii, określił jako godne pamięci, pochwały i uznania. Ojciec święty, wynosząc na ołtarze szarbela, podziwianego przez wszystkie wspólnoty chrześcijańskiego wschodu, w osobie i w świętym życiu mnicha Zannaja, zatwierdza wartość wschodniej tradycji monastycznej. Niechże to uroczyste uznanie będzie ojcowskim zaproszeniem i czułą zachętą dla wszystkich braci podzielonego Wschodu, by chwalić Boga Ojca i Syna Jego, abyśmy się zespolili w jedno, tak aby świat uwierzył, że Ojciec nas wszystkich posłał Jezusa na ziemię, byśmy stali się doskonali w jedności. I szczęśliwi w miłości, którą on umiłował syna i nas. Epilog. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Szarbela rozpoczął się 28 lat po jego śmierci procedurą zwyczajną, którą przeprowadzał patriarcha Maronicki od 21 kwietnia 1926 roku. Do 20 czerwca 1928 roku podczas Pontyfikatu Piusa XI. Dekret w sprawie beatyfikacji został podpisany 15 października 1954 roku przez papieża Piusa XII. Następnie od 26 stycznia 1955 roku. Do 19 lipca 1956 roku odbywał się proces apostolski. Dekret z 15 lipca 1965 roku uznał heroiczność cnót szarbela. Po uznaniu dwóch cudów 23 listopada 1965 roku odbyła się uroczysta ceremonia beatyfikacyjna szarbela. 5 grudnia 1965 roku, tuż przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Po południu, w obecności 39 kardynałów, wielu dygnitarzy kościelnych, zwłaszcza ze wschodu, przedstawicieli kleru i wiernych oraz wysłanników obserwatorów Soboru, Paweł VI. W odpowiedzi na przemówienie kardynała Meuchi, patriarchy maronickiego, powiedział: Wielka jest dzisiaj radość nieba i ziemi z powodu beatyfikacji Szarbela Maklufa, zakonnika i pustelnika z libańskich maronitów. Wielka jest radość wschodu i zachodu z tego syna Libanu, godnego uwielbienia, kwiatu świętości kwitnącego na pniu starodawnych klasztornych tradycji Wschodu, czczonych obecnie przez Kościół w Rzymie. Jakże mogłaby ta radość nie przepełnić najpierw serc synów świętego Marona? To właśnie zostało silnie uwypuklone przez naszego szanownego brata, kardynała patriarchę Pawła Piotra Meuchiego, w wyczerpujących słowach, za które jesteśmy mu wdzięczni. Dla zachodu libańskich maronitów i dla libańskich katolików dzień to szczególny i wyjątkowy. Dlatego miło nam powitać członków delegacji, którą rząd libański przysłał na tę okazję, jak również inne delegacje. Jesteśmy głęboko poruszeni tym miłym gestem, a obecność ta przywołuje na myśl ciepłe powitanie całego Libanu. Bez względu na rasę czy religię, którym przyjęto nas podczas niedawnej wizyty, wszystkim z serca dziękujemy. Zgromadzenie wielu synów i córek szlachetnego Libanu, uprzywilejowanego miejsca skrzyżowania kultur i narodów pomiędzy Afryką, Azją i Europą wokół grobu chwalebnego Piotra podkreśla wagę beatyfikacji dokonanej dzisiaj przez Kościół. Na zakończenie Soboru Watykańskiego II, pustelnik z libańskich gór został włączony w poczet błogosławionych, pierwszy wyznawca Wschodu, wyniesiony do chwały ołtarzy według obecnej procedury Kościoła katolickiego. Cóż za znak jedności Wschodu i Zachodu? Cóż za znak eklezjalnego braterstwa pomiędzy chrześcijanami na całym świecie? Cóż za cześć z radością oddana Kościołowi Maronickiemu przez Kościół Rzymski, a poprzez niego wszystkim Kościołom Wschodu. Nowy, wybitny przedstawiciel świętości zakonnej, poprzez swój przykład i wstawiennictwo wzbogaca wszystkich chrześcijan. Jego przykład i wstawiennictwo są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Błogosławiony szarbel. Urodził się w wielodzietnej rodzinie i bardzo szybko został sierotą. Po pierwszych latach spędzonych w domu i rodzinnej wiosce poczuł naglący głos Pana. Nocą opuścił rodzinę i wstąpił do klasztoru w Majfuk, a następnie w Annaja. Po około 20 latach doskonalenia cnót we wspólnocie zakonnej, za pozwoleniem superiora poświęcił się życiu pustelniczemu. W tym okresie życia religijnego jego egzystencja skoncentrowana była całkowicie na celebracji Mszy Świętej, na cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na heroicznej praktyce cnót posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Po niedawnej beatyfikacji rzaka Bartie, misjonarza jezuity i męczennika. Jesteśmy szczęśliwi, że dziś przewodniczymy beatyfikacji mnicha, całkowicie oddanego kontemplacji. Podczas gdy sobór dobiega końca i wielu wiernych troszczy się o to, jak Kościół zamierza przyspieszyć nadejście Królestwa Chrystusowego, jakże słusznie błogosławiony mnich z Annaja przypomina nam o niezbędnej roli modlitwy, ukrytych cnót i umartwienia. Do zadań apostolskich kościół musi dodać ośrodki życia kontemplacyjnego, stąd chwała i wstawiennictwo unoszą się do Boga jak woń o wspaniałym zapachu. Na koniec nauka wypływająca dla każdego z nas z dzisiejszej ceremonii. Oby święty Szarbel poprowadził nas za sobą drogą świętości. Gdzie życie w ciszy przed obliczem Boga ma swoje własne, szczególne miejsce, obyśmy dzięki niemu zrozumieli, w świecie zafascynowanym wygodą, bogactwem, niezastąpioną wartość ubóstwa, pokuty i ascezy, aby uwolnić duszę, by swobodnie wzniosła się ku Bogu. Praktyka cnud. Jest oczywiście różna w zależności od stanu naszego życia i odpowiedzialności każdego z osobna, lecz żaden chrześcijanin nie może ich ignorować, jeśli chce podążać za naszym panem. Takie są nauki płynące z przykładu, który pozostawił nam Szarbel Maklów. Podczas konsystorza 24 maja 1976 roku. Paweł VI ogłosił bliską kanonizację błogosławionego szarbela. Datę ustalono na 9 października 1977 roku. Kanonizacja jest najsubtelniejszą gloryfikacją wiernego, bowiem najwyższy pasterz Kościoła proponuje go jako wzór dla ciała mistycznego Chrystusa i zezwala na kult publiczny w naszym kościele. Kanonizacja jest orzeczeniem dogmatycznym, w którym przejawia się nieomylność papieska, bowiem aktem tym papież proponuje całemu Kościołowi wzór świętości do naśladowania, czczenia i wzywania jako wstawiennika. W formułach i bullach kanonizacyjnych znajdują się te same sformułowania, jakich papieże używają dla ogłoszenia dogmatów, i przy zatwierdzaniu aktów soborowych. Od roku 1969 ceremonia kanonizacji odbywa się przy ołtarzu głównym Bazyliki Świętego Piotra pod kopułą Michała Anioła. Obecnie ryt został uproszczony w stosunku do wystawnego ceremoniału z zeszłych stuleci. Nie stracił jednak nic ze znaczenia teologicznego i duchowego. Formuła kanonizacji obowiązująca od 1658 roku do 1967 roku została poprawiona, aby podkreślić, że gloryfikacja świętych służy umocnieniu życia chrześcijańskiego. 9 października 1977 roku Szarbel Gwiazda wschodu zabłysną w całym swoim blasku na firmamencie kościoła Chrystusowego.